Antoni Kępiński, Psychopatia. Pojęcie psychopatia system wartości. W psychiatrii współczesnej terminu psychopatia używa się rzadziej niż przed kilkudziesięciu laty. Nie oznacza to bynajmniej, jakoby problem ten stał się mniej aktualny w psychiatrii. Psychopatów nie brak na świecie. Tylko nazywa się ich dziś inaczej. W psychiatrii istnieją mody na pewne określenia i modne niegdyś określenie psychopatia lub neuropsychopatia zastępuje się dziś często pojęciem przewlekłej nerwicy, nerwicy charakteru, dystonii wegetatywnej, utrwalonych zmian osobowości, niedojrzałości emocjonalnej. I temu podobna. Prawdopodobnie ta zmiana w terminologii dokonała się pod wpływem szkół psychodynamicznych, które większą wagę przywiązują do dynamiki rozwoju i wpływów środowiskowych. Podczas gdy dawniej popularne szkoły konstytucjonalne kładły nacisk na niezmienność natury ludzkiej, wynikłą z działania czynników natury genetycznej. Na ogół. Niezmienność kojarzy się z wpływami genetycznymi, a zmienność z wpływami środowiskowymi, gdy się wychodzi z niecałkiem słusznego założenia, że środowisko jest bardziej zmienne niż plan genetyczny. Tymczasem plan genetyczny jest raczej bardzo plastyczny. Modeluje się pod działaniem środowiska. Jedne geny zostają zahamowane. A inna aktywowana. Natomiast środowisko może być mało plastyczne. Na przykład pewne normy społeczne mogą być zupełnie niedopasowane do zmienionych warunków życia. Odczuwa się powszechnie ich nieaktualność, ale zmienić ich nie można. Dopiero gwałtowny przewrót niszczy starą strukturę, a w miejsce jej tworzy nową. Na ogół lepiej dopasowaną do zmienionych warunków życia. Cechą życia jest dialektyka zmienności i niezmienności. Życie polega na ustawicznej zmianie. Wynika to choćby z jego charakteru metabolicznego. Istoty żywe są tak zwanymi układami otwartymi, to znaczy, istniejącymi dzięki stałej wymianie metabolizmowi. Energetyczno-informacyjnej ze środowiskiem. Bez swego środowiska nie mogą one istnieć. Autor przedstawił swą teorię metabolizmu najpełniej w dziele Melancholia. Z metodologicznego punktu widzenia jest więc błędem rozpatrywanie struktury i funkcji żywego ustroju niezależnie od jego środowiska. Niestety, Często musimy tak postępować, gdyż nie jesteśmy po prostu w stanie objąć jednym spojrzeniem żywej jednostki i jej otoczenia. Wydzielamy ją z całości, gdyż wydaje się nam, że jest ona w ten sposób łatwiej dostępna obserwacji. Drugim błędem wynikającym z niedoskonałości umysłu ludzkiego jest skłonność do unieruchamiania lub Wyrażając się drastyczniej, z zabijania przedmiotu obserwacji. Dziecko zainteresowane motylem stara się przede wszystkim go uchwycić, unieruchomić. Poza chęcią posiadania i władania odgrywa tu rolę ciekawość, a ta jest lepiej zaspokojona, gdy przedmiot obserwacji ma się w ręce, ma się nad nim władzę. Poza tym łatwiej obserwować przedmiot, Unieruchomiony niż będący w ruchu. Obserwacja ruchu jest dalszym etapem naszego poznawania otaczającego świata jest czymś trudniejszym. Najpierw percepujemy świat w jego formie niezmiennej, a dopiero później w zmiennej. Dziecko najpierw unieruchamia motyla nieraz w sposób dość okrutny to jest zabijając go. A dopiero potem stara się zobaczyć, jak on się zachowuje w ruchu? Ponieważ wtedy przedmiot obserwacji jest już często martwy, nadaję mu ruch w sposób sztuczny, na przykład poruszając motylem, machając jego skrzydełkami i temu podobne. Studia medyczne zajmujące się obserwacją tak skomplikowanego przedmiotu, jakim jest człowiek, zaczyna się od obserwacji trupów. Anatomia Histologia. Wychodząc ze słusznego założenia, że obserwacja przedmiotów bez ruchu, czyli uśmierconego, bo cechą życia jest ruch, jest łatwiejsza niż przedmiotów w ruchu. W obserwacjach naszych bliźnich, a one stanowią główną treść naszego życia psychicznego, gdyż naszym środowiskiem jest przede wszystkim środowisko społeczne, staramy się unieruchomić nasz przedmiot obserwacji. Już przy pierwszym zetknięciu określamy go z pomocą różnego rodzaju skali wartości: Ładny, brzydki, mądry, głupi, dobry, zły, sympatyczny, niesympatyczny, łagodny, gwałtowny i temu podobne. Jakby sam człowiek nie mógł być raz ładny, a raz brzydki, zależnie od stanu swych uczuć i od tego, z jakim uczuciem ktoś na niego patrzy: raz mądry, a raz głupi. Zależnie od trudności sytuacji, w jakiej się znalazł. Raz dobry, raz zły i temu podobne. Kontakt z drugim człowiekiem wymaga jednak natychmiastowej orientacji to jest przyjęcia postawy do lub od nie można wobec drugiego człowieka przyjąć postawy neutralnej, gdyż środowisko społeczne jest zbyt zagrażające emocjonalnie. By można być wobec niego obojętnym. Wprawdzie często się mówi, jestem w stosunku do niego obojętny, neutralny, bezstronny i temu podobna. Twierdzenie takie jednak jest niezgodne z subiektywną rzeczywistością. Wobec człowieka obojętnego, neutralnego żywimy w rzeczywistości uczucia nieprzychylne gdyż staramy się traktować go jako obojętny przedmiot, przejść obok niego, uniknąć z nim kontaktu. Przyjmujemy więc zasadniczo postawę od. Dlatego człowiek już od najmłodszych lat stara się sklasyfikować otaczających siebie ludzi, by móc z miejsca do nich się zbliżyć lub od nich uciekać. Już niemowlę do jednych osób wyciąga rączki i się uśmiecha a przed innymi w strachu się cofa i krzyczy kryteria klasyfikacyjne są bardzo różnorodne i zmieniają się w ciągu życia a także w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb danego człowieka gdy człowiek jest głodny to najmilszą dla niego osobą jest ta która da mu jeść i temu podobna w klasyfikacji ludzi innymi kryteriami posługuje się lekarz-somatyk, innymi psychiatra inne stosuje pracownik aparatu wymiaru sprawiedliwości, a inny artysta i temu podobne. Kryteria zależą więc również od celu, jaki przyświeca naszemu zetknięciu z drugim człowiekiem. Klasyfikacja jest pierwszym krokiem w naszym poznawaniu otaczającego świata. Dziecko, zbierając muszelki na plaży, stara się je poklasyfikować według wielkości, kształtu, koloru i temu podobne. Każda nauka zaczyna się od systemu klasyfikacyjnego i często system ten wywołuje najwięcej dyskusji zwłaszcza w naukach dość młodych i nie mających dostatecznych podstaw teoretycznych. Klasyfikując, stawiamy na niezmienność życia. Cecha klasyfikowania musi być względnie niezmienna. Trudno na przykład byłoby klasyfikować ludzi wedle ich wysokości, gdyby się ona zmieniała każdego dnia. Jeśli więc klasyfikujemy danego człowieka i mówimy o nim, to jest człowiek porządny lub to jest łajdak, przystojny lub brzydki. Bogaty lub biedny i temu podobne, to zakładamy niezmienność danej cechy, mimo że ktoś w jednej sytuacji może się zachować uczciwie, a w innej nieuczciwie. Dla jednych może być bogaty, a dla innych biedny, dla jednych piękny, a dla innych brzydki i temu podobne. Ewangelia św. Jana zaczyna się od słów in principio erat verbum Na początku było słowo U ludów polinezyjskich dopiero nazwanie przedmiotu nadaje mu byt Gdy przedmiot nie ma nazwy to dla nich nie istnieje Magiczne działanie słowa polega m.in. na tym że jest w nim siła Fiat Niech się stanie pod wpływem słowa mogą w naszym obrazie otaczającego świata powstać przedmioty, które w rzeczywistości w świecie tym nie istnieją. Nasz metabolizm informacyjny ma charakter społeczny, ponieważ w komunikacji między ludźmi słowo odgrywa najważniejszą rolę, więc społeczne u człowieka oznacza praktycznie sprawę traktując słowne. Nasz obraz świata jest zatem obrazem słownym, pojęciowym. Istnieje w nim przede wszystkim to, co ma swoją nazwę. W naukach nawet ścisłych istniało i prawdopodobnie nadal istnieje, tylko nie zawsze z tego zdajemy sobie sprawę, wiele przedmiotów czysto słownych, pojęciowych, które w rzeczywistości nie istnieją, ale za istniejące są uważane. Gdyż istnieje słowo, na przykład w chemii i fizyce. W logiston eter. W psychologii i psychiatrii, a więc naukach, które zajmują się przede wszystkim subiektywnym aspektem rzeczywistości, to jest tym, jak człowiek przeżywa siebie i swój świat, sprawdzenie realności terminu jest nieraz bardzo trudne. Gdyż opiera się na subiektywnym obrazie rzeczywistości. Sprawdzam za pomocą własnego przeżycia. Nigdy na przykład nie dowiem się, co oznacza miłość, lęk, nienawiść, piękno i temu podobne, gdy sam tego nie przeżyłem. W takiej sytuacji łatwo powstają przedmioty słowne. To znaczy istniejące wyłącznie dzięki. FIAT. Słowa, stworzone przez słowo. Wskutek tych fikcyjnych przedmiotów psychologia i psychiatria sprawiają nieraz wrażenie nauk niezwykle tajemniczych i skomplikowanych, choć w rzeczywistości powinny być proste i jasne. Bo dotyczą podstawowych spraw ludzkich. Tendencje klasyfikacyjne wynikają z potrzeby porządku. Świat, w którym się poruszamy, nie może być chaotyczny. Staramy się narzucić mu własny porządek, który jednak nie jest tylko własny, ale też jest porządkiem otoczenia. W metabolizmie informacyjnym Ścierają się z sobą porządek własny i porządek otoczenia. Obraz świata jest wypadkową obu tych porządków. W bardzo rozmaity sposób można klasyfikować otaczający nas świat. Rodzaj klasyfikacji zależy od aktualnej hierarchii wartości, od tego, jaki jest cel naszego kontaktu z otoczeniem. Inaczej ludzi będzie klasyfikował: malarz, portrecista inaczej psychiatra, inaczej milicjant, i tak Każdy z nich stawia sobie inne cele, stykając się z ludźmi, ma inną hierarchię wartości. Te cechy ludzkie, które są ważne dla milicjanta, mogą być nieistotne dla artysty, i temu podobne. W hierarchii wartości psychiatry Najważniejszą sprawą jest przynieść pomoc w cierpieniach psychicznych tym, z którymi się on styka na gruncie zawodowym. Słowo psychopatia oznacza cierpienie psychiczne, patos cierpienie. Powinno więc odnosić się ono do wszystkich pacjentów psychiatrycznych, ale odnosi się do tej grupy chorych, u których cierpienie to. Utrwaliło się od młodych lat i nie wykracza jeszcze poza granice wspólnego świata to znaczy, nie ma charakteru psychotycznego. Popularna definicja psychopatii, podana przed laty przez jednego z wybitnych psychiatrów niemieckich Kurta Schneidera, podkreśla ten moment cierpienia. Psychopata to człowiek, który sam cierpi i lub u innych cierpienie wywołuje. Jego kolec psychopatyczny jest skierowany jednocześnie na wewnątrz i na zewnątrz. Ale w definicji tej jest jednocześnie ujęty zasadniczy cel psychiatrii to, co jest najważniejsze w hierarchii wartości każdego psychiatry badanie i leczenie ludzi, którzy sami cierpią. I u swego najbliższego otoczenia cierpienia wywołują. Jak wspomniano, charakterystyczną cechą odróżniającą psychopatię od innych cierpień psychicznych jest utrwalenie, niezmienność. Kolec psychopatyczny jest jakby skostniały, wymknął się on spod ogólnego rytmu życia, procesów niszczenia i budowy, rytmu śmierci i zmartwychwstania. Dialektyka niezmienności i zmienności życia jest z jednej strony następstwem rytmu śmierci i zmartwychwstania, a z drugiej tendencji perseveracyjnych to jest powtarzania stale tych samych struktur czynnościowych. W psychopatii tendencje perseveracyjne biorą górę nad tendencjami do niszczenia i zmiany struktur czynnościowych. Tendencje perseveracyjne są często wynikiem organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje pytanie: w jakim stopniu psychopatia jest uwarunkowana takimi zmianami? W Polsce profesor Tadeusz Bilikiewicz był pierwszym, który zwrócił na to zagadnienie uwagę i jego a także jego uczniów badania w wielu przypadkach psychopatii wykazały Ewidentne zmiany organiczno-środkowego układu nerwowego. W ten sposób powstało pojęcie charakteropatii, które w polskiej psychiatrii ogólnie się przyjęło. A zatem w psychopatii dialektyczna równowaga między zmiennością życia a jego niezmiennością jest przesunięta w kierunku niezmienności. Skutek tego, szczególnie charakterystyczna dla życia ludzkiego nieprzewidywalność, wynikająca z niezwykłego u człowieka bogactwa struktur czynnościowych, psychopatii ulega redukcji. Można często trafnie przewidzieć, jak psychopata w danej sytuacji się zachowa, gdyż jego sposoby zachowania i przeżywania częściej się powtarzają niż u osób niewykazujących cech. Psychopatycznych. Element niezmienności istnieje jednak u każdego człowieka, ale w nie tak silnym stopniu jak u psychopatów. Dzięki temu elementowi możemy ludzi klasyfikować wedle różnych typów osobowości. W tym ujęciu psychopatie byłyby tylko silniej zaznaczonymi i bardziej utrwalonymi różnego rodzaju wariantami. Typów osobowości Typ osobowości jest tym, co ogranicza zakres możliwości tworzenia różnorodnych struktur czynnościowych. Na przykład człowiek z natury nieśmiały nie będzie się zachowywał w sposób pewny siebie, buńczuczny i temu podobne. Choćby nawet chciał być takim, to nie potrafi. Proces formowania decyzji ukształtował się u niego w ten sposób. Że z wielu możliwych sposobów zachowania wybiera on z reguły nieraz automatycznie, sposoby charakteryzujące się nieśmiałością i niepewnością. Struktury czynnościowe przeciwstawne zostają stłumione, stanowią one jungowski cień psychiki danego człowieka, który może ujawnić się w marzeniach sennych pod wpływem zamroczenia alkoholowego w psychozach, a nawet w wyjątkowych sytuacjach. Człowiek zawsze nieśmiały, okazuje się wówczas nadspodziewanie śmiały. Każda cecha ma swoją cechę przeciwną. Cechy charakteru, osobowości, a także cechy psychopatyczne składają się ze struktur czynnościowych o większym współczynniku prawdopodobieństwa realizacji. Człowiek nieśmiały to taki, u którego struktury czynnościowe Charakteryzujące się nieśmiałością i niepewnością, zostają łatwiej zrealizowane niż struktury o przeciwnej charakterystyce. Człowiek nieśmiały potencjalnie może być bardzo śmiały, ale realizuje się w formie nieśmiałej. Istotną sprawą jest tu decyzja, która struktura czynnościowa zostanie wybrana. To, co zostanie raz zrealizowane, ma większą szansę powtórzenia przy następnym wyborze niż to, co nie zostało wybrane. Każda decyzja ogranicza zakres możliwości, gdyż następna decyzja idzie często śladami poprzedniej. Jest to proces określany w neurofizjologii jako torowanie. Rozpoczynając partię szachów, mamy prawie nieograniczone możliwości wykonania różnorodnych ruchów i kombinacji. Z każdym ruchem jednak możliwości te się zmniejszają. Aż w końcu zostaje tylko jedna: mat. Na to, że proces formowania decyzji kształtuje się w określonym kierunku, dzięki czemu zarysowują się pewne cechy osobowości, a inne pozostają w ukryciu, bez wątpienia wpływa plan genetyczny, ale też warunki środowiskowe, które mogą wykluczać formowanie się innych decyzji, a wreszcie wpływa sama decyzja. Jak wspomniano, każda decyzja zmniejsza szansę wyboru wariantu zachowania odrzuconego. Trzy więc czynniki wpływają na kształtowanie się naszej osobowości: genetyczne, środowiskowe i czynnik wolnej woli decyzji. Ten ostatni sprawia, że jesteśmy do pewnego stopnia. Odpowiedzialni za to, co z siebie zrobiliśmy. Forma naszej osobowości w pewnej mierze od nas samych zależy. Istnieją różne podziały typów osobowości i różne podziały typów psychopatii. Istnieje pewna zależność między obu systemami klasyfikacyjnymi. Typologia osobowości jest szersza, obejmuje ona różnorodne cechy zachowania się i przeżywania ludzkiego. Typologia psychopatii natomiast jest nieco węższa, gdyż koncentruje się na tych cechach, które są przyczyną cierpienia danego człowieka i lub jego otoczenia. Typologię psychopatii można jednak traktować jako swoistą typologię zaostrzonych cech osobowości. W kontaktach międzyludzkich konieczna jest szybka orientacja. Jak już wspomniano, trzeba z miejsca określić, z kim się ma do czynienia, gdyż od tego zależy pojęcie postawy do lub od i wybór odpowiednich form zachowania się, które są najlepiej dostosowane do danej osoby. Jak już wspomniano, hierarchia wartości zależy od celów. Jakie w danym kontakcie sobie stawiamy. Inaczej klasyfikujemy ludzi, gdy chodzi nam o miłe spędzenie czasu, a inaczej, gdy zależy nam na dobrym wykonaniu pracy i temu podobne. Zadaniem psychiatry, jak i każdego lekarza, jest ulżyć choremu w jego cierpieniach. W psychiatrii jednak, w znacznie większym stopniu niż w somatycznych, w dyscyplinach medycyny pomoc ta sprowadza się do bezpośredniego wpływu człowieka na człowieka. Wpływ ten ma być, jak już wspomniano, dodatni, przynoszący ulgę choremu. Określamy go jako oddziaływanie psychoterapeutyczne. W psychiatrii, wprawdzie, dzięki powstaniu psychofarmakologii. Możemy ulżyć choremu za pomocą różnego rodzaju środków chemicznych, oddziaływanie psychoterapeutyczne pozostaje jednak w niej najważniejszą częścią terapii. Oddziaływanie psychoterapeutyczne musi być dostosowane do osobowości pacjenta. W przeciwnym razie bowiem nie odniesie ono spodziewanego skutku. Inaczej musimy podejść do psychastenika, a inaczej do histeryka, inaczej do schizoida, a inaczej do anankasty i temu podobne. Psychiatra musi szybko klasyfikować osobowość swego chorego i odpowiednio do tego w stosunku do niego się zachowywać. Często przy pewnym doświadczeniu robi to prawie automatycznie, nie zastanawiając się zbytnio nad metodą klasyfikacji. Ta łatwość klasyfikacji wynika prawdopodobnie stąd, że psychiatra ma przeważnie do czynienia ze zaostrzonymi i utrwalonymi cechami osobowości. U jego pacjentów typ osobowości zmienia się w typ psychopatii. Istnieje wiele sposobów klasyfikowania ludzi wedle typu ich osobowości. Wybór takiego czy innego systemu klasyfikacyjnego zależy od wielu czynników nie zawsze obiektywnych i naukowych. Zależy na przykład od typu osobowości badającego. Zazwyczaj badający zwraca przede wszystkim uwagę na te cechy osobowości, które sam w nadmiarze posiada, a więc psychastenik na psychasteniczne, histeryk na historyczne i temu podobne. Zależy też od tak zwanego ducha epoki. Do niedawna, bo jeszcze na początku bieżącego stulecia. W klasyfikacji psychopatii i typów osobowości zwracano przede wszystkim uwagę na cechy odbiegające od przeciętnej normy. Stopień dziwactwa stanowił główne kryterium klasyfikacyjne. Była to jeszcze epoka, w której normy i wzory społeczne twardo się utrzymywały. Nie można ich było bezkarnie łamać. Wszelkie próby innego życia, nie mieszczącego się w obrazie norm społecznych, działały na otoczenie szokująco. Człowiek taki zyskiwał sobie etykietę psychopaty. Od tego czasu w życiu społecznym wiele się zmieniło. Autorytet norm społecznych uległ wyraźnemu zachwianiu. Tolerancja na formy zachowania odskakujące od przeciętnej normy stała się znacznie większa, gdyż w ogóle nie wiadomo, jaka jest ta norma. Dziwaczność przestała odgrywać rolę najwyższego kryterium klasyfikacyjnego, gdyż nieraz trudno nawet określić, co jest dziwaczne, a co nie jest. Poza tym, zagęszczenie społeczne to znaczy, Ograniczenie wolnej przestrzeni człowieka, uzależnienie od wielu ludzi i instytucji, stałe odzieranie się od drugiego człowieka i temu podobne, prawdopodobnie utrudnia powstawanie psychopatycznych dziwaczności. Cechy psychopatyczne, jak się zdaje, bujniej rozwijają się w spokojnych i ustabilizowanych warunkach społecznych. W tak zwanych czasach gorących, na przykład podczas wojny, psychopaci zaczynają dominować w społeczeństwie. Jeden z klasyków psychiatrii, Ernst Kretschmer, wyraził się, że psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my bywamy ich ekspertami, a w czasach gorących oni panują nad nami. Psychopata musi mieć więcej wolnej przestrzeni, by mógł spokojnie swe dziwactwa hodować. Dziś w terminologii psychologicznej i psychiatrycznej pierwsze miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację typów osobowości, zajmuje termin niedojrzałej osobowości lub uczuciowej niedojrzałości. Termin to trudny do zdefiniowania, gdyż nie wiadomo, kiedy u człowieka proces dojrzewania się kończy. Są tacy, co twierdzą, że dopiero z chwilą śmierci. Nie wiadomo też, jakie cechy stanowią o dojrzałości. Jako cechy niedojrzałości psychicznej najczęściej podaje się. Przewagę postawy biorę nad daję. Zwłaszcza w sferze uczuciowej oraz brak poczucia odpowiedzialności. Jak łatwo się domyśleć, wybór właśnie tych cech w znacznej mierze zależy od współczesnych warunków społecznych. Utrudniają one przyjęcie postawy twórczej i wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności. Dlatego przeważa dzisiaj postawa konsumpcyjna, a poczucie odpowiedzialności rozpływa się w gąszczu powiązań społecznych i ekonomicznych. Powyższe uwagi mają uzmysłowić fakt, iż naukowa obiektywność systemów klasyfikacyjnych typów osobowości i typów psychopatii jest sprawą raczej problematyczną i nie można odrywać jej od potrzeb i typu osobowości badającego, jak też od warunków społecznych, w których on żyje. W psychiatrii i w psychologii istnieje przytłaczająca mnogość klasyfikacyjnych systemów osobowości. Na ogół każdy poważniejszy autor stara się stworzyć swój własny system. W codziennej jednak praktyce psychiatrycznej i psychologicznej, psychologii klinicznej, posługujemy się na ogół wspólnym i dość jednolitym językiem, jeśli chodzi o klasyfikację osobowości czy psychopatii. Ten pospolity system klasyfikacyjny jest zwykle zlepkiem różnych systemów bardziej naukowych. I prawdopodobnie jest on najlepszy, gdyż spełnia swoją rolę w codziennej praktyce psychiatrycznej czy psychologicznej. Dlatego, przedstawiona tu próba klasyfikacji będzie się przede wszystkim na nim opierać. Pominięto natomiast próbę przedstawienia piśmiennictwa przedmiotu, gdyż jej obfitość przerasta możliwości autora dokonania choćby. Najbardziej skrótowego streszczenia. Przypis książka ta została napisana w ostatnich miesiącach życia ciężko chorego autora. Zagadnienia te są zresztą rozpatrywane w każdym podręczniku psychologii i psychiatrii. Klasyfikacja naszych bliźnich dokonuje się jakby w dwóch etapach: w pierwszym ocena na pierwszy rzut oka. Zwraca się uwagę na ogólny charakter ruchu danego człowieka. Autor, jak wynika z jego uwagi na marginesie tego miejsca rękopisu, miał na myśli gesty, mimikę, mowę. Zagadnieniem ekspresji człowieka zajął się w napisanym w 1962 roku, a nie wydanym dotychczas dziele pod roboczym tytułem metoda badania psychiatrycznego. Ukaże się ono pod tytułem Poznanie chorego. Czy ruch ten jest zwrócony na zewnątrz czy do wewnątrz? Jungowska Ekstrawersja i Introwersja. Bleurerowska Postawa Syntoniczna i Autystyczna. Kretschmerowski Typ Cyklotymiczny i Schizotymiczny. W drugim etapie zwraca się uwagę na hierarchię wartości danego człowieka, na to, co w jego życiu jest najważniejsze, a więc na opinię otoczenia u histeryka i psychastenika, nakazy i zakazy u anarkasty, obsesyjny typ osobowości, własny świat przeżyć u schizoida, świat otaczający u cyklotymika, syntonika i temu podobne. Człowiek wyraża się swoim ruchem, ruchem w formie najszerszej, obejmującym przede wszystkim postacie zewnętrznego zachowania się człowieka, a więc postawę ciała, mimikę, sposób wysławiania się, sposób ubierania się i temu podobne. Doświadczony psychiatra czy psycholog kliniczny nieraz na podstawie tylko obserwacji postawy ciała, mimiki, tonu głosu, sposobu ubierania się potrafi bardzo trafnie charakteryzować danego człowieka, i nierzadko ta klasyfikacja dokonana na pierwszy rzut oka jest znacznie lepsza niż klasyfikacja tak zwana naukowa, oparta na baterii rozmaitych psychologicznych testów osobowości. Testy te nie są jednak pozbawione znaczenia. Często zwracają one uwagę na. Cechy osobowości wymykające się spod bezpośredniej obserwacji. W codziennej pracy praktyczniejsza jest jednak klasyfikacja na pierwszy rzut oka. Analogicznie jak w życiu każdego człowieka, pierwsza decyzja w zetknięciu się ze światem otaczającym dotyczy przyjęcia zasadniczej postawy emocjonalnej do lub od. Tak, i w ocenie drugiego człowieka najpierw zwracamy uwagę na to, Jaką on postawę względem nas zajmuje, identyfikując często własną osobę ze światem otaczającym danego człowieka. Jeśli on wobec nas przybiera postawę wycofującą, to skłonni jesteśmy przyjąć, że taką właśnie postawę ma w stosunku do całego świata. Hipoteza raczej błędna, gdyż ten sam człowiek wobec jednych może być syntonikiem, a wobec innych autystyczne. Na ogół jednak zasadnicze postawy emocjonalne powtarzają się, ich współczynnik perseveracji jest duży. I jeśli u kogoś obserwujemy przewagę postawy od czy do, to przewaga ta występuje niezależnie od aktualnej sytuacji, choć o takiej sytuacji nie powinno się zapominać przy próbach klasyfikacji osobowości człowieka. Ta zasadnicza decyzja do lub od wpływa na całą motorykę człowieka i na jego stosunek do świata otaczającego. Przy dominacji postawy do człowiek jest zwrócony ku otaczającemu go światu, wychodzi naprzeciw. Odczuwa, że ma wolną przestrzeń przed sobą, w której może realizować swoje plany aktywności. Dlatego przeważają u niego struktury czynnościowe zrealizowane nad potencjalnymi. Człowiek taki jest realistą. Współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych jest u niego duży. Człowiek taki jest uczuciowo związany z otoczeniem, współbrzmi z nim syntonia, co daje wrażenie miłego i swobodnego kontaktu. Niebezpieczeństwo ekstrawertywnego stylu życia polega na tym, że człowiek, za bardzo żyjąc otoczeniem, traci do pewnego stopnia swoją indywidualność. W skrajnych przypadkach może dojść do powstania osobowości, którą Erich Fromm w swych dziełach określał jako. Marketing personality. Osobowość rynkowa to jest taka, w której na pierwszy plan Wysuwają się cechy popularne w danym środowisku społecznym. Według Kretschmera przewaga postawy do wiąże się na ogół z kulistą budową ciała pykniczą, ze skłonnościami do choroby zawałowej i nadciśnieniowej, cukrzycy oraz cyklofrenii. Na razie nie wiemy, dlaczego właśnie taki typ budowy ciała i pewne choroby somatyczne i psychiczne. Korelują z przewagą postawy do. Przy przewadze postawy od, człowiek wycofuje się z kontaktów z otoczeniem, zamyka się w sobie przed światem otaczającym. Jego świat wewnętrzny jest ważniejszy od świata zewnętrznego. Świat zewnętrzny nieraz służy jedynie jako teren, w którym realizuje się własne plany i marzenia. Nie ma się z nim kontaktu uczuciowego. Granica między ja a światem otaczającym jest często nie do przebycia. Ludzie oddzieleni są od swego otoczenia szklaną szybą. Wieje od nich chłód. Nie stwarzają ciepłej atmosfery typowej dla ludzi z kręgu przeciwnego, cyklotymicznego, syntonicznego, ekstrawertywnego. Zasadnicza postawa emocjonalna odbija się na motoryce. Przy przewadze postawy do ruchy, gestykulacja, postawa, sposób mówienia, mimika itd. są zgrane z sytuacją zewnętrzną. Dzięki temu są harmonijne, nie rażą. Tego typu zgranie ruchowe ze światem otaczającym daje się obserwować na ogół u wszystkich zwierząt. Syntonia jest u nich regułą, a nie tylko cechą jednego z typów, jak u człowieka. Natomiast przy przewadze postawy od ruchy są kanciaste, odstają od otoczenia, nigdy nie są do niego w pełni dostosowane. Wyraźnie odczuwa się przedział między daną jednostką a jej otoczeniem. Na utrwalenie się przewagi postawy od lub do otoczenia. Wpływa wiele czynników, przede wszystkim natury genetycznej, a dalej wiele wczesnych czynników środowiskowych. Klimat uczuciowy lat dziecinnych łatwo prowadzi do utrwalenia się jednej z tych postaw. Nie należy też zapominać, że między jednostką a jej środowiskiem wytwarza się relacja typu błędnego koła, powodując, że jedna z postaw ma większe szanse utrwalenia. Jeśli u jednostki przeważa postawa do, to na ogół jej otoczenie też taką postawę w stosunku do niej przyjmuje, co wzmacnia z kolei jej postawę do. Odwrotnie, przy przewadze postawy od, otoczenie na ogół odsuwa się od takiego człowieka, co z kolei wzmacnia u niego też postawę. Łatwiej nawiązać kontakt z osobą z przewagą postawy do. Minusem tego typu kontaktów jest to, że są one na ogół dość powierzchowne. Człowiek taki zbytnio żyje światem zewnętrznym, by jego świat wewnętrzny mógł się w pełni rozwinąć i nabrać cech pełnej indywidualności i oryginalności. Z ludźmi, z przewagą postawy od, znacznie trudniej jest nawiązać kontakt. Ale gdy uda się nam przełamać pierwsze lody, gdy nabiorą oni do nas zaufania, wówczas nierzadko odsłania się przed nami świat przeżyć niezwykle bogaty, nieraz powikłany i skomplikowany. Psychiatra musi się bronić przed odpowiadaniem tą samą postawą na postawę chorego. Odnosi się to do postaw negatywnych. Jeśli pacjent demonstruje wobec niego postawę od Nieraz wynikłą ze swoistości badania psychiatrycznego, które zazwyczaj nie jest dla chorego przyjemnością, to psychiatra nie powinien odpowiadać analogiczną postawą od, gdyż to by pogłębiło przepaść między nim a chorym, ale starać się przyjąć postawę do. Dlatego w psychiatrii tak ważne jest, by lekarz lubił swoich pacjentów i chciał się zawsze do nich zbliżyć. Drugi etap klasyfikacji jest znacznie bardziej skomplikowany. Każdy bowiem człowiek ma inną hierarchię wartości. Hierarchia ta może zresztą zmieniać się z wiekiem i zależnie od warunków środowiskowych, jest więc czymś znacznie bardziej zmiennym i różnorodnym niż przewaga postawy do lub od. Prawdopodobnie w jej genezie odgrywają większą rolę czynniki środowiskowe niż genetyczne. Hierarchia wartości odgrywa decydującą rolę przy formowaniu się decyzji. Struktury czynnościowe stojące wysoko w hierarchii wartości danego człowieka mają większą szansę, by zostać wybrane w momencie decyzji i one są przede wszystkim realizowane. Ich współczynnik prawdopodobieństwa realizacji jest większy niż struktur stojących niżej w hierarchii wartości. Nierzadko jednak się zdarza, że postępujemy całkiem przeciwnie, niż byśmy chcieli, i za powtarzamy. deteriora Widzę i uznaję co lepsze, ale postępuję gorzej. Istniałyby więc w człowieku jakby dwie hierarchie wartości. Jedna idealna takim chciałbym być. A druga realna, takim jestem naprawdę. W formowaniu się decyzji ważniejszą rolę odgrywa ta druga hierarchia wartości. Nieraz wytężamy wolę by być dobrymi, szlachetnymi, odważnymi i temu podobne, a w ostatecznej decyzji wybieramy sposób zachowania przeciwny naszemu ideałowi. Proces formowania się decyzji, jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym. Tylko drobna jego część dociera do naszej świadomości. Odczuwamy to jako wahanie, wysiłek woli i temu podobne. W świetle świadomości znajduje się też idealna hierarchia wartości, takimi chcielibyśmy się widzieć. Ostateczny wybór struktury czynnościowej nie zależy jednak od części świadomej procesu decyzji w tym stopniu, co od tych jego mechanizmów, które znajdują się poniżej progu świadomości. Na skutek częstego powtarzania się wiele decyzji dokonuje się automatycznie, bez udziału świadomości. Również działanie podstawowych potrzeb biologicznych rozgrywa się najczęściej poniżej progu świadomości. Ktoś na przykład chce przestać palić. Ten cel. Zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w jego idealnej, świadomej hierarchii wartości, ale dotychczas był on namiętnym palaczem. To znaczy, gdy miał do wyboru zapalić lub wstrzymać się od palenia, zawsze wybierał to pierwsze. W jego realnej hierarchii wartości, działającej przeważnie na zasadzie stale powtarzających się wyborów, a więc przeważnie zautomatyzowanych, i niedocierających nawet do świadomości, pierwsze miejsce zajmowało palenie papierosów. Gdy człowiek taki zdecyduje z tych czy innych względów rzucić palenie, dochodził niego do walki między idealną, to jest świadomą hierarchią wartości, a realną hierarchią, z której często sam nie zdaje sobie sprawy. I zdarza się, że choć bardzo chce rzucić palenie, to jednak ostateczna decyzja jest zapalić. Inny znów człowiek postanowił być dobry, altruistycznie nastawiony do innych ludzi. Ale zawsze był on raczej egoistą i sobkiem, i mimo pięknych zamierzeń, takim nadal pozostaje. Gdyż realna hierarchia wartości działa zwykle silniej od idealnej. Człowiek głodny, zajęty innymi sprawami, może nie myśleć o głodzie, lub myśl tę stara się od siebie odsunąć. Coś innego zajmuje naczelne miejsce w jego aktualnej, świadomej hierarchii wartości. W hierarchii realnej, podświadomej, najważniejszym celem jest jednak zaspokojenie głodu. I ostateczny wybór formy aktywności jest w końcu zdeterminowany przez podstawową potrzebę biologiczną. Gdyby w człowieku istniała tylko jedna hierarchia wartości, proces decyzji przedstawiałby się prosto. Zwyciężałyby zawsze te struktury czynnościowe, które by miały wyższą pozycję w hierarchii wartości. Człowiek nie byłby paskalowskim zbiegiem sprzeczności, ale tworem monolitycznym. Zbliżonym do dobrze zaprogramowanego automatu. W ogólnym schemacie nerwica można traktować jako niemożność dokonania wyboru, jak u Pawłowowskiego psa, który nie mógł zadecydować między kołem a elipsą. W przypadku nerwicy rozbieżność między idealną, realną hierarchią wartości staje się tak duża, Iż może utrudniać dokonanie jakiegokolwiek wyboru. Dlatego cierpiący na nerwice ma często uczucia, że znalazł się w ślepej uliczce, bez wyjścia, że kręci się w koło i stoi w miejscu. Normalnie jednak między obu hierarchiami wartości istnieją powiązania jedna wpływa na drugą, i ostateczna decyzja jest wynikiem działania obu. Dzięki temu możemy wpływać na nasze własne zachowania i do pewnego stopnia kształtować je według naszej woli, idealnej hierarchii wartości. Postępowanie człowieka nie jest tylko rezultatem jego nawyków, biologicznych potrzeb i tym podobnych czynników, które mieszczą się w realnej i w przeważnej swej części nieświadomej hierarchii wartości, ale też wynika z jego świadomych dążeń ideałów, modeli kulturowych i temu podobne, a więc idealnej, świadomej hierarchii wartości. W uformowaniu się świadomej hierarchii wartości odgrywają niemałą rolę czynniki natury społecznej i kulturalnej. Człowiek pod wpływem swego otoczenia społecznego, odgrywającego rolę sprzężenia zwrotnego, zwierciadło społeczne, koryguje wciąż swój system wartości, Stara się go udoskonalić. I ten świadomy, przeważnie wyidealizowany obraz samego siebie w pewnym stopniu wpływa na formowanie się decyzji, tak że nie są one wyłącznie automatyczne i nieświadome. Na tym polega współdziałanie idealnej hierarchii wartości z realną. Oceniając samego siebie, człowiek widzi przede wszystkim idealną hierarchię wartości. Ta jest bowiem świadoma, i tym samym dostępna introspekcji. Natomiast często nie dostrzega swojej realnej hierarchii wartości, gdyż ta uplasowana jest po większej części poniżej progu świadomości, a tym samym introspekcji niedostępna. Natomiast obserwując zachowanie się drugiego człowieka, widzimy przede wszystkim to, co on rzeczywiście wybiera, a nie to, co chciałby wybrać. To jest jego realną hierarchię wartości. Stąd bierze się tak częsta rozbieżność między tym, jak ja sam widzę siebie, a tym, jak widzą mnie inni. Psychiatra stara się ujrzeć obie hierarchie wartości. Z rozmów z chorym zyskuje teraźniejszy obraz jego idealnej hierarchii wartości. Dzięki temu nie patrzy zwykle tak krytycznie na swego pacjenta, jak inni ludzie. Którzy stykają się przede wszystkim z jego realną hierarchią wartości. Kierkegaard w sposób barwny i dosadny następująco określa opisaną rozbieżność między idealną a realną hierarchią wartości. Myśliciel tworzy potężną budowę, cały system obejmujący istnienie i historię świata, obejmujący wszystkie tym podobne rzeczy a kiedy przyjrzeć się jego osobistemu życiu, odkrywamy ku naszemu wielkiemu zdumieniu okropne i śmieszne zjawisko. On sam osobiście bynajmniej nie zamieszkuje w tym ogromnym, wyniosłym pałacu, ale w szopie obok albo w psiej budzie albo co najwyżej w stróżówce. Jak łatwo można się domyśleć, u ekstrawertyków rozszczepienie międzyidealną a realną hierarchią wartości jest mniejsza niż u introwertyków. Ekstrawertyk bardziej żyje światem otaczającym i jego hierarchia wartości jest bardziej do niego dostosowana niż do introwertyka. Który, zamknięty w sobie, oddzielony od otaczającego świata, swój niedosyt kontaktu z rzeczywistością kompensuje budowaniem. Nieraz bardzo skomplikowanego i wyidealizowanego systemu wartości, jakiemu nie jest w stanie sprostać w życiu codziennym. Między realnym a idealnym systemem wartości istnieje różnica czasowa. Realne obejmuje odcinek przeszłości i teraźniejszości na współrzędnej czasu, a idealny odcinek przyszłości. W idealnej hierarchii wartości widzi się siebie w przyszłości, takim chciałbym być. To dla mnie powinno być ważne i temu podobne. W realnej widzi się siebie w teraźniejszości i przeszłości taki naprawdę jestem. To było naprawdę dla mnie ważne i temu podobne. W życiu musimy iść stale naprzód. Nie możemy zatrzymać się ani cofać. Wysiłek nasz. Koncentruje się przede wszystkim na przyszłości. A ponieważ świadomość oświetla to, co jest najtrudniejsze, co wymaga całościowego zaangażowania układu nerwowego, przeto odcinek przyszłości jest silniej oświetlony niż przeszłości. Z przeszłości w świadomości utrzymuje się przede wszystkim to, co wiąże się z teraźniejszością i przyszłością. Wiele struktur czynnościowych dokonanych, a więc przeszłych, na skutek powtarzania się ulega automatyzacji, przestają one docierać do świadomości. Natomiast otoczenie przede wszystkim na nie zwraca uwagę, choćby dlatego, że są stare i że wciąż się powtarzają. Dlatego człowiek często nie dostrzega tego, co widzi w nim otoczenie. Widzi on przede wszystkim swoją idealną hierarchię wartości, cele, do których chciałby zmierzać, a często nie widzi swojej realnej hierarchii wartości, to znaczy kryteriów, wedle których dokonał takich, a nie innych wyborów, kryteriów warunkowanych jego genetyczną konstytucją, warunkami życia i podjętymi decyzjami, od których już odwrotu nie ma, a każda dokonana decyzja, jak wspomniano. Zawęża zakres ludzkich możliwości. Bogactwo systemów wartości uzależnione jest od możliwości tworzenia struktur czynnościowych. Większe więc jest ono u człowieka niż u zwierząt. Istnieje odwrotna korelacja między współczynnikiem prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych, a ich mnogością. Gdy struktur jest raczej niewiele. Prawie wszystkie mają szanse realizacji, ich współczynnik prawdopodobieństwa jest wysoki. Gdy ich jest bardzo wiele, jak u człowieka, u którego liczba ich przekracza prawdopodobnie najwyższe wartości astronomiczne, wówczas stosunek między strukturami zrealizowanymi a tylko potencjalnymi układa się wyraźnie na korzyść tych ostatnich. Współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych jest niski. Dlatego, obserwując zwierzęta, nie spostrzegamy u nich tych wewnętrznych sprzeczności, które na każdym kroku spotykamy u człowieka. Żyją one prawdopodobnie tylko jednym realnym systemem wartości. System wartości zbudowany jest z wielu czynników. Można by je podzielić na trzy warstwy: biologiczną, emocjonalną, społeczną, kulturową. Warstwa biologiczna obejmuje to wszystko, co mieści się w pojęciu biologicznego zaprogramowania, z czym człowiek przychodzi na świat i czym tylko w nieznacznym stopniu może kierować. Mieszczą się tu dwa prawa biologiczne: zachowania własnego życia i życia gatunku. I zależnie od ugruntowania się tych dwóch praw w życiu jednostki. Możemy mówić o jej większej czy mniejszej dynamice życiowej. Zwykle warstwa biologiczna jest najsilniejsza, i gdy dochodzi do starcia między poszczególnymi warstwami, ona najczęściej zwycięża. Największy filozof, odczuwając głód, myśli o chlebie, a nie o systemach filozoficznych. W każdym uświadomionym zagrożeniu życia. Występuje lęk przed śmiercią, choćby w systemach wartości danego człowieka, inne wartości były od życia ważniejsze i temu podobne. Warstwa emocjonalna obejmuje nasz stosunek uczuciowy do otoczenia, przede wszystkim otoczenia społecznego. Co tu jest dla mnie najważniejsze: czy kochać, czy być kochanym, czy ludzi mieć u swych stóp? Czy kontakt z nimi traktować jako swoistą zabawę, czy też jako obowiązek, mniej lub bardziej przykry? Czy ludzie akceptować takimi, jakimi ich Pan Bóg stworzył, czy starać się ich naturę poprawić, czy traktować ich jako swoiste instrumenty do zdobycia celu lub pokonania przeszkody stojącej nam na drodze, czy też podchodzić do nich z ciekawością dziecka? W każdym z nich starać się zobaczyć coś nowego i ciekawego, i temu podobne. W warstwie tej jednak decyduje uczuciowy stosunek do drugiego człowieka przewaga postawy do lub od. Charakterystyczne dla tej warstwy hierarchii wartości jest tworzenie się kompleksów, jakby uczuciowych ognisk krystalizacyjnych, wokół których skupiają się nasze relacje uczuciowe z otoczeniem jak w ogniskowej soczewki skupiają się tu struktury czynnościowe i ulegają swoistemu dla danego kompleksu wypaczeniu. Często taki kompleks tworzy się wokół tak zwanej postaci znaczącej lub kluczowej z dzieciństwa, a więc matki, ojca, kogoś z rodzeństwa i temu podobna. Stosunek uczuciowy do tych osób kształtuje stosunki uczuciowe rozwijające się w dalszym ciągu życia w kontaktach z otoczeniem społecznym. W ten sposób człowiek widzi, w sensie emocjonalnym, otaczający go świat poprzez swój związek uczuciowy z ważną osobą z wczesnego okresu rozwoju. To promieniowanie uczuć z ogniska kompleksu może obejmować cały świat. Zdarza się tak często z kompleksem uczuciowym w stosunku do matki, bądź odnosi się tylko do pewnej grupy osób lub do pewnych sytuacji. Na przykład, uczucia do matki można przenosić na wszystkie kobiety, z którymi dany człowiek jest emocjonalnie związany, uczucia do ojca, na swoich przełożonych lub na społeczny system norm, uczucia do rodzeństwa. Na wszystkich realnych i potencjalnych rywali w życiu, i temu podobne. Kompleks czuciowy może powstać w związku z jakąś sytuacją urazową z dzieciństwa, na przykład z odrzuceniem uczuciowym przez jednego z rodziców, poczuciem, że człowiek jest niekochany, niepotrzebny, że na rodzicach nie można polegać. Z poczuciem, że jest do niczego, że nic sam nie potrafi dokonać i temu podobne. Takie utrwalone postawy uczuciowe wpływają na proces formowania się decyzji. Wpływ ten dokonuje się przeważnie poniżej progu świadomości. Człowiek, na przykład, sam nie wie, dlaczego w ten sam sposób zrywa stale ze swoimi partnerami erotycznymi lub dlaczego zawsze doprowadza do konfliktu ze swoim szefem. Dopiero analiza jego przeżyć dziecięcych może wykazać, że jego stosunki z kobietami modelują się na stosunku do matki, a stosunek do szefa jest odbiciem stosunku do ojca. Kompleksy tworzą się w różnych okresach życia, nie tylko w dzieciństwie i często w skutek utrwalenia postaw emocjonalnych wypaczają one dalszy bieg życia. Przykładem mogą być złe małżeństwa, niepowodzenia w pracy, przeżycia wojenne czy z obozów koncentracyjnych i temu podobne. Kompleks można zaliczyć do grupy zagadnień związanych z psychopatią, gdyż jego istotą jest utrwalenie. Utrwalenie postaw uczuciowych ma znacznie większe znaczenie, gdy dokonuje się w dzieciństwie, niż gdy wystąpi w późniejszym już okresie życia. Utrwalona w dzieciństwie postawa uczuciowa ma bowiem szansę wpływania na znacznie większą liczbę decyzji niż postawa uczuciowa utrwalona w późniejszym okresie życia. Na skutek powtarzania się tych samych czynników działających na proces decyzji, w końcu ich działanie ulega automatyzacji i dokonuje się poniżej progu świadomości. Dlatego często dziwimy się, że właśnie w taki sposób postępujemy. Choć nieraz chcielibyśmy całkiem inaczej. Obie warstwy hierarchii wartości, biologiczna i emocjonalna, mieszczą się przeważnie poniżej progu świadomości. Odnoszą się one bowiem do czasu przeszłego. Są to warstwy historyczne, przy czym historia może sięgać poza początek życia danej jednostki plan genetyczny, który mieści w sobie. Wysiłek ewolucji całego świata ożywionego. Utrwalone są one dzięki stałemu powtarzaniu. Wybieramy właśnie te formy interakcji z otoczeniem, bo tak wybierali nasi przodkowie ludzcy i zwierzęcy, i tak nauczyliśmy się wybierać w ciągu pierwszych lat naszego życia, gdy tworzył się nasz metabolizm informacyjny ze środowiskiem. Ta hierarchia wartości jest nam Bardziej dana niż przez nas wypracowana, trudno nam ją zmienić, gdyż tak silnie związana jest z naszą naturą. Człowiek jednak nigdy nie jest całkowicie przez swą przeszłość zdeterminowany. Jego dążenie do nowej formy w przyszłości może uwolnić go w znacznej mierze od balastu przeszłości. Stary człowiek umiera. A rodzi się nowy. Nie wiemy, jak daleko sięga wolność ludzka, w jakim stopniu człowiek może wyzwolić się z niewoli swego biologicznego dziedzictwa i wcześniej nabytych stereotypów decyzji. W porównaniu ze światem zwierzęcym jest ona bardzo duża, co wynika z niezwykłych u człowieka możliwości tworzenia struktur czynnościowych, a tym samym możliwości różnorodnych decyzji. Stopień bogactwa. Wyposażenia w struktury czynnościowe koreluje ze stopniem wolności. Zwierzęta obdarzone ubogim układem nerwowym nie mają dużych możliwości wyboru. Ich zakres decyzji jest ograniczony i dlatego nie mogą wyzwolić się spod utrwalonych genetycznie i we wczesnych okresach rozwoju systemów wartości. Mogą tylko w określony sposób zadecydować, gdyż innych możliwości nie mają. To ograniczenie zakresu decyzji określamy zwykle pojęciem instynktu, podkreślając w ten sposób wyższość człowieka, gdyż on tylko ma być szczęśliwym posiadaczem wolnej woli, czyli zdolności świadomej decyzji, której zwierzęta rzekomo są pozbawione. Różnica między zwierzętami a człowiekiem jest tu raczej ilościowej natury. Nie ma powodu przypuszczać, jakoby zwierzęta były całkowicie pozbawione świadomej części procesu wartościowania i decydowania. Część ta jest tylko bez porównania mniejsza niż u człowieka. Z kolei u człowieka proces wartościowania i decydowania nie jest wyłącznie świadomy. Całkiem przeciwnie, znaczna jego część dokonuje się poniżej progu świadomości na zasadzie różnego rodzaju automatyzmów. Głęboko przekonani jednak o wyższości człowieka, na ogół nie określamy jego wyborów jako instynktowne. Zdolność wyboru jest zasadniczą cechą wszystkich urządzeń samosterujących, zarówno technicznych, jak i biologicznych. W urządzeniach technicznych system wartości, wedle którego dokonują się wybory takiego czy innego sposobu zachowania się struktury czynnościowej, jest zaprogramowany, to jest z góry przewidziany przez konstruktora. Natomiast w biologicznych urządzeniach samosterujących kształtuje się on dzięki działaniu pamięci zarówno filogenetycznej dziedziczności, jak i ontogenetycznej doświadczeń nabytych w ciągu jednostkowego życia. Poza tym istnieje w nim część niezdeterminowana przeszłością gatunkową i indywidualną. Pole wolności – i nieprzewidzialności stykające się z przyszłością. Pole to jest tym szersze, im więcej istnieje w danym ustroju możliwości tworzenia struktur czynnościowych. Tylko wówczas mogą one oderwać się od konkretności życia i swobodnie poruszać się w czasie i przestrzeni. Tylko układ nerwowy wyposażony w duży potencjał tworzenia struktur czynnościowych może pozwolić sobie na luksus oderwania się od konkretnych potrzeb ustroju, na przyjęcie postawy abstrakcyjnej. Ta właśnie możliwość oderwania się jest, jak się zdaje, istotą wolności. Wydaje się, że pojęcie systemu czy hierarchii wartości należy do pojęć raczej abstrakcyjnych, niezwiązanych bezpośrednio z funkcjami ustroju. Przekonanie takie wynika z braku dostatecznych wiadomości o funkcjonowaniu tegoż systemu. Na razie możemy tylko hipotetycznie założyć, iż taki system musi istnieć, jeśli istnieje proces decyzji. A proces decyzji, jak już podkreślono, jest zasadniczą cechą każdego urządzenia samosterującego, a więc też każdej żywej komórki. Komórka decyduje, czy przyjąć dany bodziec, czy go odrzucić czy przyspieszyć czy też zwolnić swój metabolizm czy wejść w proces reprodukcji czy jeszcze z tym zaczekać i temu podobne szczególnie działalność komórki nerwowej koncentruje się na procesie decydowania z wielu informacji do niej dochodzących jedne przyjmuje ona a inne odrzuca przybiera pozytywną depolaryzacja lub negatywną hiperpolaryzacja wobec nich postawy. Na setki informacji dochodzących do komórki nerwowej z różnych receptorów i innych neuronów musi ona dać jednoznaczną odpowiedź – tak lub nie i temu podobne. Czy decyzje te są wynikiem tylko przypadku i opierają się wyłącznie na działaniu prawa wielkich liczb praw statystycznych? Czy też układają się węgle swoistej a nam nieznanej hierarchii wartości, obowiązującej już na poziomie komórkowym? Dlaczego z tysięcy sygnałów docierających w każdym momencie do siatkówki czy innej powierzchni receptorycznej tylko pewne docierają do naszej świadomości, a inne zostają z miejsca lub w drodze do wyższych ośrodków nerwowych odrzucone? Mówimy, że do naszej świadomości docierają sygnały dla nas ważne. Ale co oznacza słowo ważne? Od czego zależy, że jedne są bardziej ważne, a inne mniej ważne? Nie jest to nic innego, jak właśnie hierarchia wartości. Ona powoduje, że percypujemy otaczający nasz świat w określony sposób i w określony sposób nań reagujemy. Potrafimy ją do pewnego stopnia zmienić za pomocą środków chemicznych czy zabiegów neurochirurgicznych. Ale dotychczas nie wiemy, na czym polega jej istota. Dopóki nie poznamy mechanizmów neurofizjologicznych i neurochemicznych, warunkujących funkcjonowania systemu wartości, system ten ma charakter hipotezy roboczej, koniecznej do wytłumaczenia procesu decyzji. Do świadomości naszej docierają decyzje i związane z nimi systemy wartości działające na najwyższym poziomie integracji, a więc obejmujące całościowo układ nerwowy. Proces całościowy powstaje jednak z poziomów niższych, obejmujących aktywności tylko części, a nawet pojedynczych komórek układu nerwowego. A to wszystko dzieje się poniżej progu naszej świadomości. Poczucie wolnej woli należy do świadomych aktów psychicznych. Uważamy, prawdopodobnie niesłusznie, że jest ono atrybutem wyłącznie człowieka. W rzeczywistości jednak, w każdej decyzji, nawet tej dokonywanej na poziomie pojedynczej komórki istnieje pewien margines nieprzewidywalności, margines swobody, który, jak się zdaje, nie da się ująć w karby praw przyczynowych. Możliwe, że rządzą tu prawa statystyczne, ale nie jest też wykluczone, że nawet na tym najniższym poziomie integracji działa jakiś system wartości dla nas zupełnie nieznane. I trudny do zrozumienia, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy do systemów globalnych, obejmujących funkcje całego ustroju, docierających przynajmniej częściowo do naszej świadomości. Od naszych decyzji, a tym samym od naszego systemu wartości zależy, jakimi się w ciągu życia stajemy, jak percypujemy otaczający nas świat i jak nań reagujemy. Każdy człowiek. Inaczej swój świat widzi i inaczej na nie reaguje, a więc należy przypuszczać, że dysponuje też innym systemem wartości, gdyż od niego zależy rodzaj decyzji. Wydaje się więc, że różnice między ludźmi sprowadzają się głównie do różnic w ich systemach wartości, według których decyzje się formują. A każda decyzja jest krokiem w określonym kierunku. Jest wyżłobieniem drogi w nieskończonym chaosie możliwości tworzenia najrozmaitszych struktur czynnościowych. Dlatego wydawało się celowe omawianie różnych typów osobowości i psychopatii, jako wynik utrwalenia się określonej hierarchii wartości. Istnieją różnego rodzaju decyzje, i nie można między nimi stawiać znaku równości. Czym innym jest decyzja na poziomie neurofizjologicznym, a czym innym na poziomie psychologicznym? Inny charakter ma decyzja zautomatyzowana, powstająca poniżej progu świadomości, na przykład decyzje związane z aktem chodzenia, mówienia, pisania i innymi funkcjami zautomatyzowanymi, a inny decyzja świadoma, tak zwany akt woli. Wszystkie jednak rodzaje decyzji mają cechę wspólną. Są aktami wyboru między przynajmniej dwiema możliwościami. By takiego wyboru dokonać, musi istnieć określony system hierarchia wartości. To, co znajduje się wyżej w tej hierarchii, ma większe szanse wyboru. Zdajemy sobie na ogół jasną sprawę z tego, czym jest hierarchia wartości na poziomie psychologicznym. Dla każdego z nas, Jedne sprawy są ważniejsze od innych. Ich ważność zmienia się zależnie od sytuacji, ale są też pewne sprawy, które utrzymują się stale na pierwszym miejscu w hierarchii ważności. Gorzej już jest z określeniem hierarchii ważności na poziomie funkcji zautomatyzowanych. Dlaczego na przykład chodząc wybieramy właśnie ten ruch nogi, a nie inne? Na ogół obowiązuje tu zasada ekonomii, Wybierane są ruchy najprostsze, najlepiej dostosowane do danej sytuacji. Jeśli wybrane są ruchy zbędne, niecelowe na przykład, chodząc ktoś jednocześnie wyrzuca ramiona, kręci głową, nogi stawia do boku zamiast do przodu i temu podobne, to chód taki sprawia wrażenie dziwacznego, niezwykłego. To samo odnosi się do form zachowania się bardziej skomplikowanych ale również zautomatyzowanych, na przykład naszych reakcji emocjonalnych. Jeśli ktoś na przykład śmieje się, gdy trzeba raczej płakać, lub na odwrót, ma smutną minę, gdy inni się weselą, jeśli robi minę niedostosowaną do sytuacji, jeśli jego mimika lub gestykulacja są zbyt skąpe lub zbyt obfite, to jego zachowanie się sprawia na otoczeniu wrażenie niezwykłości i dziwaczności. Hierarchia wartości w funkcjach zautomatyzowanych kształtowałaby się zatem wedle zasady przystosowania do sytuacji. Wybierane byłyby te formy aktywności, struktury czynnościowe, które najlepiej w danej sytuacji prowadzą do celu, a więc w wypadku chodzenia ruchy, które najprostszą i najszybszą drogą prowadzą nas do określonego celu i które przeciwdziałają sile ciężkości. W wypadku reakcji emocjonalnych ruchy mimiczne, gestykulacyjne, sposób mówienia i temu podobne, które najlepiej wyrażają nasze wewnętrzne przeżycia, a te z kolei powinny być dostosowane do sytuacji zewnętrznej. Zasada ekonomii polega na tym, że w trakcie ewolucji ontogenetycznej, rozwoju osobniczego, danej funkcji wszelkie zbyteczne Niecelowe struktury czynnościowe zostały wyeliminowane. Jeśli tak się nie stało, świadczy to zwykle o tym, że w jakimś momencie rozwoju proces eliminacji został zahamowany. Zahamowanie takie może być wywołane przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Na przykład, ruchy przy chodzeniu mogą być niezręczne i małosprawne na skutek wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Lub noszenia zbyt ciasnego obuwia. Wybór odpowiedniej formy ruchowej w takich wypadkach musi uwzględniać utrudniające warunki wewnętrzne, zwichnięcie stawu lub zewnętrzne, ciasne obuwie. Każda decyzja ruchowa musi uporać się z tym problemem. Jest to swego rodzaju kompleks, tylko na niższym poziomie integracji. W życiu codziennym często rozpoznajemy charakterystyczne cechy osobowości czy psychopatii danego człowieka na pierwszy rzut oka, z jego mimiki, gestykulacji, sposobu mówienia i temu podobne a więc na podstawie funkcji przeważnie zautomatyzowanych. Stale utrzymujący się na twarzy grymas pogardy, zniechęcenia, zatrwożenia, gniewu, służalstwa i temu podobne pozwala nam nieraz z miejsca trafnie określić sylwetkę psychiczną danego człowieka. Analogicznie jak w wypadku funkcji lokomotorycznych, przeszkoda wewnętrzna czy zewnętrzna wpływa na każdą decyzję ruchową. Tak i w przypadku reakcji emocjonalnych. Na skutek takich czy innych czynników natury wewnętrznej i lub zewnętrznej decyzje emocjonalne ulegają zakłóceniu, Skutek czego maleje ich dostosowanie do sytuacji zewnętrznej. Kompleks emocjonalny byłby taką przeszkodą, która interweniuje w każdorazowym procesie decyzji. Decyzja emocjonalna musi uwzględniać sytuację wewnętrzną i zewnętrzną ustroju. Z różnych form ekspresji emocjonalnej wybrana zostaje ta, która najlepiej do obu sytuacji pasuje. Ponieważ sytuacje te bez ustanku się zmieniają, przeto na skutek powtarzania rychło ulegają automatyzacji i tym samym wyłączeniu z pola świadomości. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie miny robimy. Można przypuszczać, że naczelne miejsce w hierarchii ważności, dotyczącej naszych reakcji emocjonalnych, Zajmuje ich stopień dostosowania się do sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, analogicznie jak w wypadku funkcji chodzenia. Funkcje zautomatyzowane powstają na skutek powtarzania się określonych relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Zasada ekonomii wymaga, by struktury czynnościowe w tych relacjach, zbyteczne i niepotrzebne, zostały w procesie ewolucji wyeliminowane. Gdy jednak w hierarchii wartości na pierwszym miejscu pojawi się inny niż dostosowanie czynnik, np. zwichnięcie stawu biodrowego lub cias na obuwie w funkcjach lokomocyjnych, a jakieś utrwalone uczucie lęku, nienawiści, pogardy i temu podobne w reakcjach emocjonalnych, wówczas ten czynnik wpływa w sposób wyraźny na formowanie się decyzji i każda decyzja musi przejść przez tę swoistą przeszkodę. Każda decyzja zostaje jakby naznaczona przez istniejący kompleks emocjonalny, co odbija się na ekspresji uczuć. Na podstawie powtarzającego się ruchu emocjonalnego, wyrazu twarzy, gestu, postawy ciała i temu podobne, z łatwością nieraz możemy określić, co u danej osoby zajmuje naczelne miejsce w jej hierarchii wartości dotyczącej stosunku uczuciowego wobec otaczającego świata. To zapiekłe uczucie, kompleks i temu podobne, plasuje się na naczelnym miejscu w hierarchii wartości i wpływa na proces każdej decyzji, zwłaszcza dotyczącej związków uczuciowych z naszym otoczeniem. Proces decyzji na poziomie neurofizjologicznym można by przy obecnym stanie wiedzy w tej dziedzinie przedstawić następująco. Decyzja neurofizjologiczna formuje się w dwóch etapach. W pierwszym, analogowym, decyzje nie są pełne, jakby próbne, przebiegające równolegle, analogowo, ze zmianami zachodzącymi w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym komórki nerwowej. Potencjał generacyjny wzrasta proporcjonalnie do siły bodźca. W drugim etapie, cyfrowym. Obowiązuje prawo. Wszystko lub nic to jest język dwójkowy tak lub nie. Tutaj decyzja jest już pełna. Obejmuje całą komórkę nerwową i w pewnym stopniu, niezależna od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej komórki. Jest to ostateczna odpowiedź, której już żadna zmiana sytuacji nie może odmienić. Pierwszy etap można traktować jako przygotowanie do etapu drugiego. Nie potrafimy jednak wyobrazić sobie, na czym może polegać hierarchia wartości w formowaniu decyzji na poziomie neurofizjologicznym. Dlaczego raz komórka reaguje depolaryzacją, a raz hiperpolaryzacją swej błony komórkowej? Dlaczego właśnie taki, a nie inny neurotransmiter jest przez nią wydalane. Dlaczego na ten sam neurotransmiter może ona zareagować zupełnie odwrotnie i temu podobne? Trudno przypuścić, by rządziły tu tylko przypadek i prawa statystyczne. Decyzje pojedynczych komórek nerwowych w końcu tworzą razem na ogół bezbłędną decyzję sumaryczną. Objawiającą się odpowiednim do sytuacji ruchem, zarówno zewnątrzustrojowym, jak i wewnątrzustrojowym. Warstwa społeczno-kulturowa systemu wartości odpowiadałaby najlepiej temu, co określono tu jako idealną hierarchię wartości w przeciwstawieniu do hierarchii realnej, zbudowanej przede wszystkim z warstwy biologicznej i emocjonalnej. W tej trzeciej warstwie człowiek rzutuje w przyszłość. Takim chciałby być. Takie wyznacza sobie cele. To wydaje mu się w życiu najważniejsze. Tu koncentruje się jego wysiłek, by obraz realny dorównał idealnemu. Ponieważ to, co najtrudniejsze, wymaga zwykle największego wysiłku i całościowego zaangażowania układu nerwowego. Procesy decyzji zachodzące w trzeciej warstwie hierarchii wartości, w przeciwieństwie do procesów pierwszej i drugiej warstwy, prawdopodobnie rozgrywają się przeważnie powyżej progu świadomości. Wszystkie trzy warstwy hierarchii wartości są z sobą ściśle powiązane i ostateczna decyzja jest całką decyzji powstałych w poszczególnych warstwach. Ostateczna forma decyzji zależy jednak od warstwy społeczno-kulturowej. Ona nadaje jej ostateczną formę, stanowi jakby jej opakowanie. Warstwy biologiczna i emocjonalna hierarchii wartości są bardziej indywidualne, a warstwa społeczno-kulturowa bardziej kolektywna. W tej warstwie, najbardziej powierzchownej, decyzja musi być tak sformułowana, by została przyjęta przez otoczenie społeczne. Człowiek bowiem nie może oderwać się od swego społecznego otoczenia, i choćby w warstwach hierarchii wartości działających głównie poniżej progu świadomości buntował się przeciw społeczno-kulturowej warstwie hierarchii wartości, to jednak jego ostateczna decyzja musi tę warstwę uwzględniać. W sposób jaskrawy fakt ten, Uwidacznia się, gdy człowiek dla jakiejś ze swoich decyzji wypływającej z tak zwanych niskich pobudek, stwarza wzniosłą motywację, w którą sam często wierzy. Człowiek może się realizować tylko przez swą aktywność w świecie otaczającym, który jest przede wszystkim światem społecznym. Chcąc więc, by struktura czynnościowa potencjalna, Zmieniała się w strukturę zrealizowaną, na czym w istocie polega proces decyzji, człowiek musi liczyć się z warunkami przestrzeni, środowiska społecznego, w której jego struktura potencjalna ma się zrealizować. Musi ją dostosować do warunków środowiska. Siebie też widzi na tle tego środowiska. Bez tego tła większość jego aktywności. Nie miałaby sensu. Dlatego w kształtowaniu osobowości odgrywa niemałą rolę hierarchia wartości otoczenia społecznego. Z czasem, pod wpływem kontaktów z tymże otoczeniem, staje się ona własną hierarchią wartości danego człowieka. Jest to tak zwany proces internalizacji. Internalizacja dokonuje się przeważnie w świetle pełnej świadomości. Trzeba zdawać sobie sprawę z hierarchii wartości reprezentowanej przez otoczenie, by móc ją przyjąć lub odrzucić. Proces internalizacji nie jest bierny, ale czynny. Trzeba samemu zadecydować, co zasługuje na przyjęcie, a co lepiej odrzucić z tego, co otoczenie człowiekowi demonstruje. Przebieg internalizacji. Może dwojako przebiegać. Dana wartość od początku może być przez jednostkę akceptowana. Internalizacja przebiega wówczas bez większych oporów. Wartość ta może być z początku przez jednostkę odrzucana. Pod naciskiem otoczenia jednostka ją jednak przyjmuje, ale jest to tylko zewnętrzna akceptacja. W istocie człowiek ją odrzuca i z nią walczy. Z czasem bunt słabnie i wartość otoczenia staje się stopniowo wartością danej osoby. Jest to tak zwana postawa konformistyczna, polegająca w istocie na zakłamaniu pozornie bowiem z lęku przed otoczeniem społecznym akceptuje się to, co wolałoby się odrzucić. Z czasem kłamstwo zmuszające do noszenia maski w stosunku do otoczenia. Przestaje być kłamstwem. Człowiek akceptuje to, przeciw czemu dawniej się buntował. W wypadku postawy konformistycznej decyzje, przynajmniej w pierwszej fazie, zanim dojdzie do pogodzenia się z systemem wartości otoczenia, są wymuszone. Dokonują się pod presją otoczenia. Lęk społeczny jest głównym czynnikiem, który determinuje przebieg procesu decyzji. Konformista nie ma odwagi przeciwstawić się otwarcie swemu otoczeniu społecznemu. Gdy człowiek zdobędzie się na odwagę i nie akceptuje ani wewnętrznie, ani zewnętrznie systemu wartości narzuconego mu przez jego środowisko społeczne, wówczas mówimy o postawie buntowniczej. Niekiedy udaje się człowiekowi pokonać presję otoczenia, zwłaszcza w tych wypadkach. Gdy połączy się on z innymi osobami demonstrującymi postawę buntowniczą, w grupie człowiek zawsze czuje się silniejszy. Wówczas z łatwością akceptuje się hierarchię wartości tej grupy, i walka rozgrywa się już nie między jednostką a jej społecznym otoczeniem, ale między dwiema grupami społecznymi. Walka ta na ogół mocno jednoczy z sobą członków grupy, a proces internalizacji przebiega szybciej i ze znacznie słabszymi oporami niż wówczas, gdy jednostka występuje sama wobec swego społecznego otoczenia. Wszelkie rewolucyjne systemy wartości, rewolucyjne w sensie ostrego przeciwstawiania się utrwalonym społecznym systemom wartości, na ogół łatwo się przyjmują i są bardzo emocjonalnie przeżywane przez wyznawców. System wartości swej grupy odniesienia, to jest wyznawców, staje się dla nich ideą nadwartościową. Gotowi są nieraz dla tej idei wszystko poświęcić, nawet własne życie. Proces decyzji w takich wypadkach przebiega zatrważająco gładko. Nie ma się nad czym zastanawiać. Akceptowany, rewolucyjny system wartości. Jest jedynym możliwym. Znika tak typowe dla każdego człowieka wahanie i niepewność. Wszystko w świetle tego nowego systemu staje się jasne i oczywiste. Jest to właściwie urojeniowe uproszczenie obrazu rzeczywistości, redukujące niepokój związany zwykle z podejmowaniem decyzji. Nowy system wartości jest pozornie bardzo silnie utwierdzony w świadomości wyznawcy. Często wyznawca taki nie potrafi o niczym innym mówić ani myśleć. Spala się w ogniu swej idei. Zwrócony jest całkowicie ku przyszłości, ku nowemu światu Jerozolimie wyzwolonej, rajowi ziemskiemu czy pozaziemskiemu a przeszłość, tradycje nieraz brutalnie przekreśla na przykład rewolucja kulturalna w Chinach. Czy jednak w rzeczywistości nowy system jest tak silnie ugruntowany w psychice wyznawców? Już sam fakt, że zajmuje on tak naczelne miejsce w świadomości wyznawców, każe powątpiewać o sile jego utrwalenia. Świadomość bowiem zwraca się przede wszystkim w kierunku tego, co niepewne, trudne, wymagające maksymalnego wysiłku, a więc w teren mniej lub bardziej nieznany. Tam, gdzie człowiek czuje się pewnie, łatwo jego decyzje ulegają automatyzacji i znikają z pola świadomości. System wartości, który zbyt silnie tkwi w świadomości, budzi zawsze wątpliwości pod względem swej siły utrwalenia. Proces decyzji nie jest bowiem wyłącznie świadomy, raczej przeciwnie w większej swej części rozgrywa się on poniżej progu świadomości. I działa na podstawie systemów wartości tylko częściowo uświadomionych. Walka z tradycją, typowa dla wszelkich grup buntowniczych, jest poniekąd dowodem przemawiającym za słabością utrwalenia rewolucyjnego systemu wartości. Systemy wartości związane z tradycją, a więc z przeszłością, na ogół są silniej utrwalone w psychice wyznawców niż system rewolucyjny. Tylko działają one przeważnie już poniżej progu świadomości. To też świadome i gwałtowne nieraz przekleślenie tradycji jest proporcjonalne do ich działania podświadomego. Nowy system opiera się na przyszłości, a stare systemy wartości na przeszłości. Im bardziej chce się przeszłość wymazać, tym zwykle jej działanie przeważnie podświadome jest silniejsze. Za słabym ugruntowaniem rewolucyjnych systemów wartości przemawia też ich dalszy rozwój historyczny. Łatwo ulegają one rozpadowi, gdy zostanie rozbita grupa wyznawców, gdy zabraknie wodza, gdy sukcesy są zbyt nikłe i temu podobne. Do podtrzymania ognia wiary zwykle konieczna jest atmosfera walki. W atmosferze bowiem lęku i agresji system rewolucyjny spełnia rolę integrującą. Nadaje on sens walce, a wyznawcom dodaje odwagi do niej. Natomiast w atmosferze pokojowej to hiperintegrujące działanie systemu wartości jest na ogół zbyteczne. To, co jest możliwe do osiągnięcia w pełnym zespoleniu z grupą społeczną i jej wodzem, jest przeważnie niemożliwe dla pojedynczego człowieka. Nie może on jawnie buntować się przeciw obowiązującemu w jego środowisku społecznym systemowi wartości. Musi go przynajmniej pozornie i choćby częściowo akceptować. Środowisko społeczne jest bezwzględne wobec każdego, kto narusza obowiązujący w nim system wartości. Zwykle ludzi takich izoluje w więzieniu lub szpitalu psychiatrycznym. Zależnie od aprobaty środowiska społecznego, ten sam czyn może być raz karany więzieniem, a innym razem nagradzany. Przykładem jest mord i rabunek, które w czasach pokoju spotykają się z silną desaprobatą społeczną, a w okresie wojny są aprobowane i nawet nagradzane. Postawa buntownicza jest dość typowa dla schizofrenii. Chory na schizofrenię nie może strawić społecznych systemów wartości, przeciwstawia im swój własny, może często chaotyczny, ale prawdziwy. System ten często przybiera formę idei nadwartościowej lub urojenia. W schizofrenii człowiek walkę swą z systemem wartości otaczenia społecznego zwykle przegrywa. Nikt jego systemu nawet nie bierze poważnie. Traktując go jako objaw choroby, mimo że niejednokrotnie stoi on na wyższym poziomie niż obowiązujące społeczne systemy wartości. Chory na schizofrenię, podobnie jak wyznawcy rewolucyjnej hierarchii wartości, przekreśla swą przeszłość, swą tradycję, rozpoczyna nowe życie w psychotycznej postaci. Ma wstręt do tego, co jest za nim. Przeszłość jest dla niego równoznaczna z szarą pustką i konformizmem. Ma wrażenie, że dopiero teraz, to jest w psychozie, naprawdę się wyzwolił, że dopiero teraz jest wolny. Byłoby oczywiście niepoważne porównywać wyznawców rewolucyjnych systemów wartości ze schizofrenikami. Istnieją jednak pewne analogie, prawdopodobnie wynikające stąd, że zarówno jedni, jak i drudzy nie potrafili zinternalizować istniejących systemów wartości i tym łatwiej poddają się nowym rewolucyjnym systemom, wypracowanym przez samego chorego, jak w schizofrenii, lub przez grupę i jej wodza, jak u wyznawców. W warstwie społeczno-kulturowej hierarchia wartości ma charakter społeczny. Bo nawet w tych wypadkach, gdy jest ona w wyraźnej sprzeczności z istniejącymi w otoczeniu społecznym systemami, nowa, rewolucyjna hierarchia wartości nie jest tylko sprawą jednostki, ale całej grupy rewolucyjnej, przestępczej i temu podobna. Sprawą jednostkową pozostaje ona w schizofrenii. Ale z hierarchią wartości jednostki nikt na ogół się nie liczy. I odizolowanie poszczególnego buntownika nie jest sprawą trudną. W społeczno-kulturowej warstwie hierarchii wartości proces decyzji rozgrywa się głównie w jasnym polu świadomości. Wydaje się, że fakt ten ma pewien wpływ na społeczny charakter hierarchii wartości i procesu decyzji. Po prostu w pełnej świadomości decyzja staje się za trudna. Człowiek szuka wsparcia w swoim społecznym otoczeniu. Wybiera to, co jest społecznie akceptowane. Decyzje w warstwie biologicznej i emocjonalnej, w przeważnej swej części, dokonują się poniżej progu świadomości, często, całkiem automatycznie. Człowiek nie czuje tu ciężaru decyzji, nie zdaje sobie sprawy z jej wagi. Wszystko idzie tu sprawniej na zasadzie tradycji to jest. Utorowania pewnych decyzji w ciągu indywidualnego życia. W warstwie społeczno-kulturowej wybiega się w przyszłość. Wzory społeczno-kulturowe są modelami, do których staramy się dostosować. Wejście w przyszłość wymaga odwagi i wysiłku, dlatego świadomość nie zostaje tu wyłączona. Decyzja dokonuje się powyżej progu świadomości. I dlatego szuka się tu wsparcia grupy społecznej. My jest silniejsze i odważniejsze niż ja. Społeczny charakter hierarchii wartości i procesu decyzji w warstwie społeczno-kulturowej sprawia, że do pewnego stopnia zacierają się indywidualne różnice. Gdyby człowiek zachowywał w pełni swą indywidualność, wówczas klasyfikacja typologiczna, Byłaby utrudniona. Nie byłoby ludzi podobnych do siebie. Każdy z nich żyłby w swoim indywidualnym świecie. Tymczasem tak nie jest. Nawet w psychozie świat zachowuje pewne cechy wspólne dla danego kręgu kulturowego i danej grupy społecznej. Warstwa społeczno-kulturowa hierarchii wartości łączy ludzi z sobą. Nie są już sami. Należą do ludzkiej wspólnoty, mają podobne systemy wartości i podobnie przebiega u nich proces decyzji. Z drugiej jednak strony rozdziela ich od siebie, stwarza granice między grupami ludzkimi o różnych systemach wartości. W ten sposób tworzy się typologia systemów wartości, która jest ściśle powiązana z typologią osobowości i psychopatii. W swoim środowisku społeczno-kulturowym człowiek ma do wyboru wiele różnorakich systemów wartości. Dysponuje on nie tylko aktualnymi systemami, ale też tymi, które już należą do historii. Niemniej nadal mogą działać zapładniająco na psychikę ludzką. Wybór jednego z wielu systemów wartości łączy człowieka z grupą system ten wyznającą. W dawniejszych czasach, gdy możliwości komunikowania się między ludźmi były znacznie mniejsze niż obecnie, problem wyboru systemu wartości nie przedstawiał większych trudności. Ludzie bardziej skupiali się w jednym kręgu, w którym panował określony system wartości na przykład krąg rodzinny, zawodowy, klasowy, religijny, patriotyczny i temu podobne. To, co nie odpowiadało danemu systemowi wartości, było zazwyczaj określane jako barbarzyńskie, dzikie, prymitywne, heretyckie i temu podobne. W dobie współczesnej, dzięki rozwojowi środków komunikacji, a także dzięki rozwojowi nauk archeologicznych i etnograficznych, ma się łatwy dostęp do różnych kręgów kulturowych i do różnych systemów wartości. Jednocześnie wszędzie można zanotować, Dewaluację dawniej obowiązujących systemów wartości. Człowiek więc ma znacznie większą swobodę wyboru systemów wartości, a jednocześnie bardziej krytyczne do nich nastawienie. Jednocześnie nie ma tak silnej wiary jak dawniej w akceptowany przez siebie system wartości. Wiara jest istotnym czynnikiem dla umocnienia systemów wartości. W dawniejszych czasach, gdy możliwości komunikowania się między ludźmi były znacznie mniejsze niż obecnie, problem wyboru systemu wartości nie przedstawiał większych trudności. Ludzie bardziej skupiali się w jednym kręgu, w którym panował określony system wartości, na przykład krąg rodzinny, zawodowy, klasowy, religijny, patriotyczny i temu podobne. To, co nie odpowiadało dawnemu systemowi wartości, było zazwyczaj określane jako barbarzyńskie, dzikie, prymitywne, heretyckie i temu podobne. W dobie współczesnej, dzięki rozwojowi środków komunikacji, a także dzięki rozwojowi nauk archeologicznych i etnograficznych, ma się łatwy dostęp do różnych kręgów kulturowych i do różnych systemów wartości. Jednocześnie wszędzie można zanotować dewaluację dawniej obowiązujących systemów wartości. Człowiek więc ma znacznie większą swobodę wyboru systemów wartości, a jednocześnie bardziej krytyczne do nich nastawienia. Jednocześnie nie ma tak silnej wiary jak dawniej w akceptowany przez siebie system wartości. Wiara jest istotnym czynnikiem dla umocnienia systemu wartości. Gdy jej brak, system jest bardzo luźno, bo tylko na zasadzie racjonalnej. Związany z psychiką danego człowieka. Wiara jest czynnikiem emocjonalnym, który zespala system z ja. Wiara nadaje systemowi jego dynamiczną siłę w zdobywaniu czasu przyszłego poczucie, że w tym znaku przyszłość zwyciężamy. Bez niej przyszłość staje się całkowicie tajemnicza i zatrważająca. Lęk atomowy, typowy dla naszej współczesnej cywilizacji, jest przykładem utraty wiary w przyszłość i wszelkie systemy wartości. Jeśli warunki społeczne układają się w ten sposób, że istniejące w społeczeństwie systemy wartości ulegają zakwianiu i ludzie przestają w nie wierzyć, to na zasadzie równowagi większego znaczenia nabierają głębsze warstwy systemu wartości. To jest warstwa biologiczna i emocjonalna. W przeciwieństwie do warstwy społeczno-kulturowej, której charakter jest kolektywny, warstwy te mają charakter indywidualny. U każdego człowieka inaczej się kształtują i zwrócone są w przeszłość filogenetyczną i ontogenetyczną. Oczywiście, każda decyzja jest krokiem ku przyszłości. Zamienia ją w teraźniejszość i przeszłość. To, co potencjalne dzięki decyzji, staje się czymś rzeczywistym. Przyszłość jest zawsze potencjalna, teraźniejszość i przeszłość rzeczywista. W warstwie biologicznej i emocjonalnej hierarchii wartości decyzja formuje się na zasadzie zdobytego doświadczenia, nawyku, perseweracji. Pierwsze miejsce w systemie wartości zajmują te struktury czynnościowe, które już najczęściej były wypróbowane. Ich współczynnik prawdopodobieństwa realizacji jest największy. Dlatego mówimy, że te dwie warstwy psychiki hierarchii wartości zwrócone są ku przeszłości, a raczej na niej się opierają. Natomiast w warstwie najbardziej powierzchownej, to jest. Społeczno-kulturowej, hierarchia wartości opiera się na przyszłości, na wyimaginowanym obrazie świata. Warstwa biologiczna i emocjonalna, jakby mówi człowiekowi, trzymaj się mojego systemu wartości, bo dotychczas się go trzymałeś i wszystko było dobrze. A warstwa społeczno-kulturowa, wierz w swój system wartości, bo tylko w ten sposób. Osiągniesz szczęście w przyszłości. Warstwy biologiczna i emocjonalna działają na zasadzie nawyku. Decyzje powtarzające się są najlepsze właśnie dlatego, że się powtarzają. Stąd bierze się ich automatyzacja i zepchnięcie poniżej progu świadomości. Warstwa społeczno-kulturowa działa na zasadzie wiary. Wierzę, że dany system. Przyniesie mi szczęście. Decyzja podjęta wedle tego systemu daje największe szanse spełnienia moich marzeń. Nie opieram się tu na przeszłości, ale na obrazie przyszłości. Jeśli w warstwie biologicznej i emocjonalnej, czynnikiem wspierającym określony kierunek procesu decyzji jest liczba dokonanych analogicznych wyborów, to w warstwie społeczno-kulturowej. Czynnikiem tym jest liczba wyznawców tegoż systemu. Im ich jest więcej, tym wiara jest na ogół silniejsza. Przyszłość jest zawsze niepewna. Zdobycie jej wymaga maksymalnego wysiłku, stąd pełne zaangażowanie świadomości i stąd dążenie do kolektywnego wysiłku: My silniejsze niż ja. Nawyk jest często nieświadome, wiara zawsze świadoma. Nawyk opiera się bowiem na przeszłości, a wiara na przyszłości. Brak wiary powoduje, że trzecia warstwa społeczno-kulturowa systemu wartości rozpada się. Nie ma już ona siły mobilizującej do stawienia czoła przyszłości. Przyszłość staje się groźna i przerażająca. Człowiek cofa się przed nią, nie chce brać odpowiedzialności za swój los i za los swego społecznego otoczenia. Woli być wciąż niedojrzały, brać zamiast dawać, nie brać na siebie ciężaru odpowiedzialności. Brak wiary rozbija ludzką wspólnotę. Ta sama wiara łączy ludzi, wiedzą, o co walczą. I że w tej walce mogą na siebie liczyć. Gdy w nic nie wierzą, nic ich już nie łączy, czują się osamotnieni, wyalienowani. Na ogół psychologowie i psychiatrzy są skłonni rozpatrywać osobowość w płaszczyźnie biologicznej i psychologicznej, biologiczna i emocjonalna warstwa hierarchii wartości, a nie doceniają nieraz płaszczyzny socjologicznej. Warstwa społeczno-kulturowa, hierarchii wartości. Dwie pierwsze warstwy sięgają głębiej i są bardziej utrwalone niż warstwa trzecia, socjologiczna. A w klasyfikacji szuka się zazwyczaj tego, co sięga głęboko w strukturę klasyfikowanych przedmiotów i co stosunkowo jest najmniej zmienne. Nie znaczy to jednak, by warstwa społeczno-kulturowa systemu wartości była bez znaczenia dla formowania się osobowości. Presja otoczenia społecznego modeluje osobowość człowieka, wpływając nieraz bardzo dotkliwie na proces formowania jego decyzji. Pod wpływem presji otoczenia człowiek niejednokrotnie zmienia się do tego stopnia, iż trudno nam uwierzyć. Że mamy do czynienia z tą samą osobą. Obywatel porządny i dobrotliwy w czasach pokoju może stać się okrutnym, brutalnym potworem w czasie wojny, rewolucji lub klęsk żywiołowych. Rządza mordu stłumiona w czasach pokojowych, w czasie wojny dzięki aprobacie społecznej zostaje u niego wyzwolona. Pod wpływem różnego rodzaju instytucji którym człowiek musi się podporządkować. Decyduje on wedle hierarchii wartości tychże instytucji, postępując nieraz wbrew sobie i tracąc z czasem zdolność własnej i niezależnej decyzji. Wiemy, jak bardzo władza zmienia człowieka. Staje się on często bezwzględny, obojętny, bezuczuciowy. Pod wpływem władzy zmienia się bowiem jego hierarchia wartości. Najważniejsze staje się dla niego to, co wiąże się z zadaniami instytucji czy grupy, której władzę sprawuje. Wiemy, jak ludzie zmieniają się pod wpływem wyznawanych przez siebie ideologii, tracą nieraz własne zdanie i zdolność wyrażania własnego sądu, a ich decyzje są sterowane przez wodza lub przez grupę, do której przynależą. Psychopatologia wyznawców mogłaby stanowić osobny rozdział psychopatologii psychopatów. Wiemy też, jak zmienia się osobowość ludzka pod wpływem zmian społeczno-kulturowych. Na przykład u ludzi, którzy z jednego kręgu kulturowego przechodzą do innego. Gwałtowne zmiany tego typu, na przykład przejście z kultury tak zwanej pierwotnej do kultury tak zwanej nowoczesnej, Mogą spowodować poważną desintegrację osobowości, prowadząc nawet do psychos przeważnie urojeniowych. W wirze przemian społeczno-kulturowych, różnego rodzaju nacisków otoczenia, osobowość człowieka traci swój stabilny charakter, a czasem zmienia się nie do poznania. Trudno nam powiedzieć, co stanowi jądro osobowości, jego część najmniej zmienną. W każdym razie wydaje się, że warstwy biologiczna i emocjonalna są głębsze niż warstwa społeczno-kulturowa. Z drugiej jednak strony, wpływy natury społeczno-kulturowej mogą zmieniać formy zachowania, tak głęboko tkwiące w psychice ludzkiej, jak na przykład formy życia erotycznego i wyładowania agresji. Trudno więc nieraz określić, co jest warstwą powierzchowną. A co warstwą głęboką? Człowiek jest tak silnie związany ze swoim środowiskiem społecznym, że nie można odizolować jego biologii od wpływów tegoż środowiska, a życie uczuciowe człowieka koncentruje się wokół otoczenia społecznego. To też oddzielanie warstwy emocjonalnej od społeczno-kulturowej byłoby zupełną fikcją. Hierarchia wartości, która z tych trzech warstw, jak się zdaje, jest zbudowana, tworzy integralną całość i nieraz trudno nawet określić, co ma walor biologiczny, a co emocjonalny czy społeczno-kulturowy. Rozróżnienie tych trzech warstw ma znaczenie dla zrozumienia, jak bardzo skomplikowany jest proces decyzji. By decyzja zapadła, musi być przedtem określone znaczenie wybranej struktury czynnościowej. Dla ustroju, to znaczy musi być ona ustawiona w hierarchii ważności: ważniejsza jest wybrana, mniej ważna odrzucona. Różne są jednak cele i znaczenia. Cel biologiczny, na przykład zaspokojenie głodu, może okazać się silniejszy od celu uczuciowego lub społeczno-kulturowego, ale proces decyzji może też przebiegać odwrotnie i cel biologiczny zostanie odrzucony na rzecz uczuciowego czy Społeczno-kulturowego. Na przykład gdy głodna matka rezygnuje ze swego pożywienia, by nakarmić dziecko lub gdy mimo głodu człowiek nie tyka pokarmu, który w jego okręgu kulturowym jest objęty tabu. Czasem w sytuacjach konfliktowych, a jeszcze wyraźniej w sytuacjach granicznych, gdy człowiek jest w obliczu śmierci, wyjawia on swoją prawdziwą hierarchię wartości. Na przykład, w warunkach, tak zwanych normalnych, może on imponować otoczeniu swoją ustabilizowaną i społecznie akceptowaną hierarchią wartości, dobry obywatel i dobro ojciec rodziny, a w warunkach niespokojnych, dezintegracji lęku, zmienia się on nieraz w ludzką bestię. Czy bestia ta tkwiła w nim zawsze? Tylko w czasach pokojowych była stłumiona przez lęk społeczny. A wydobyła się na wierzch w czasach niespokojnych, pod wpływem lęku przed śmiercią i dzięki rozluźnieniu hamulców społecznych? Czy też człowiek nie jest ani bestią, ani aniołem, ale zlepkiem różnorodnych i przeważnie sprzecznych z sobą form przeżywania i zachowania się, struktur czynnościowych, których wybór zależy od nawyku, okoliczności, zewnętrznych i prawdopodobnie wielu czynników nie dochodzących do naszej świadomości? W takim wypadku trudno by mówić o osobowości człowieka, gdyż jego cechą najbardziej charakterystyczną byłaby zmienność, a ta jest antytezą osobowości. Jest to stare pytanie. Czy człowieka przedstawić w formie posągu stwardego i trudno zniszczalnego materiału, czy też w w formie oparu, który zmienia swe kształty i gęstość, lub trzciny na wietrze się chwiejącej. Hierarchia wartości, którą człowiek świadomie i podświadomie sobie stawia, jest czynnikiem stabilizującym zmienność ludzkiej natury, gdyż ona wyznacza kierunek naszych decyzji. Ale ona sama też jest zmienna, kształtuje się pod wpływem bardzo wielu czynników biologicznych. Emocjonalnych i społeczno-kulturowych, których znaczenie nie zawsze da się jasno określić. Ma ona swoje warstwy powierzchniowe, jakby na pokaz, i warstwy głębsze, które człowiek przed otoczeniem ukrywa, albo sam dobrze nie zdaje sobie z nich sprawy. Ma ona swoje pole archaiczne, sięgające swą historią do pierwszych lat życia. A prawdopodobnie też znacznie poza początek indywidualnego życia, w początki życia danego gatunku, albo jeszcze dalej, w początki życia w ogóle. Ale ma też pola najnowsze, powstałe na skutek aktualnej presji otoczenia i aktualnych potrzeb. Nie zawsze stare hierarchie wartości zwyciężają w walce z nowymi. Czasem bywa odwrotnie, choć teoretycznie sprawę traktując, Starsze powinny silniej determinować proces formowania decyzji, gdyż mają za sobą większe doświadczenie, więcej decyzji już dokonanych. Z codziennej obserwacji wiemy, jak najbliższe aktualne środowisko społeczne środowisko rodzinne środowisko pracy wpływa na kształtowanie się hierarchii wartości i tym samym osobowości człowieka. Człowiek zmienia się pod wpływem małżeństwa, pod wpływem pracy i temu podobna. Można nawet mówić o charakterystycznych cechach osobowości związanych z pracą, np. typ lekarza, księdza, nauczyciela, rejenta rolnika, marynarza i temu podobna. Analogicznie można by określić typy małżeńskie, w których pewne cechy charakteru ukształtowały się w ciągu lat dobrego czy złego pożycia. Szersze otoczenie społeczne, a więc krąg kulturowy, do którego się należy, wyraźnie wpływa na kształtowanie się hierarchii wartości, a tym samym na osobowość człowieka. Pojęcie charakteru narodowego nie jest, jak się zdaje, tylko czystą fantazją, ale właśnie wyrazem tych wpływów, które zresztą przy dłuższym okresie działania mogą odbić się na genotypie. Gdyż ludzie obdarzeni cechami aprobowanymi w danej grupie społecznej mają większe szanse prokreacji niż ci, którzy ich są pozbawieni. Inne cechy osobowości są aprobowane przez grupę względnie zintegrowaną i stabilną, a inne przez grupę zdezintegrowaną, labilną. I tak słusznie Kretschmer zauważył: W czasach pokojowych my izolujemy. I leczymy psychopatów, a w okresach burzliwych psychopaci nas izolują w więzieniach. Jak już wyżej zaznaczono, decyzje powtarzające mają większą szansę realizacji niż decyzje odrzucane. Zasada nawyku lub dorowania. Nie jest to jednak reguła bezwzględna zdarza się, że decyzje stale odrzucane w pewnych sprzyjających sytuacjach zostają wreszcie zrealizowane. Otoczenie jest wówczas zaskoczone, że dany człowiek zachował się w ten sposób, zupełnie niezgodny ze swoją dotychczasową linią życia i tymem osobowości. Jest to zwycięstwo pokonanego i tłumionego. Problem, jak się zdaje, Sprowadza się do tego, że w układzie nerwowym nic nie ginie, że struktura czynnościowa, odrzucona w momencie decyzji, tkwi gdzieś utajona, by ukazać się przy następnej okazji i swą obecnością zakłócać harmonijność przebiegu procesu decyzji. Im większej siły trzeba do stłumienia przeciwstawnej struktury czynnościowej, Przeciwstawnej do struktury wybranej i realizowanej, tym silniej będzie się ona pojawiać przy każdym następnym procesie decyzji. Warunki ludzkiego życia, szczególnie presja społeczna, bardzo tłumią ludzkie możliwości, zarówno w dobrym, jak i złym kierunku. Dynamika tych możliwości jest na ogół duża i nie dają się one całkowicie zniszczyć kwią gdzieś głęboko ukryte w człowieku, nieraz wystrzelą w formie wybuchu, jak się to dzieje w schizofrenii, lub wyjdą na powierzchnię w sprzyjających warunkach, Na przykład tendencja do zabijania w czasie wojny, w silnym podnieceniu emocjonalnym, gdy człowiek nie wie, co robi i mówi i temu podobne. W tych wypadkach istnieje zwykle wyraźna sprzeczność między oficjalną a nieoficjalną hierarchią wartości oficjalna to ta którą prezentujemy światu zewnętrznemu i do której staramy się nagiąć wszystkie nasze decyzje tak by struktury czynnościowe zrealizowane mogły być akceptowane przez otoczenie nieoficjalną natomiast hierarchię wartości chowamy głęboko w sobie Często nie zdajemy sobie z niej w pełni sprawy, a w żadnym razie nie chcemy, by otoczenie o niej coś wiedziało. Przy formowaniu się decyzji dochodzi zwykle do starcia między oficjalną i nieoficjalną hierarchią wartości. Człowiek taki jest wewnętrznie zakłamany, żyje wedle dwóch systemów wartości: oficjalnego na pokaz, i nieoficjalnego, jak najbardziej prywatnego i ukrywanego przed otoczeniem. Zintegrowanie systemów wartości działających w człowieku jest zadaniem bardzo trudnym, zwykle przekraczającym możliwości człowieka. Dlatego zawsze ma on w sobie tyle sprzeczności. Człowiek dąży jednak do scalenia siebie, do stworzenia porządku i harmonii. W swej egzystencji, a boleśnie odczuwa wewnętrzne rozbicie i wewnętrzne sprzeczności. Wewnętrzne zakłamanie jest najczęściej najpoważniejszą przeszkodą w tym dążeniu do wewnętrznej harmonii. Człowiek musi mieć odwagę spojrzeć na samego siebie i nie bać się odsłonić kłamstwa, które w nim tkwi, a które jest wynikiem niestalonych Sobą sprzecznych systemów wartości. Psychiatra powinien swemu pacjentowi dodać odwagi i ułatwić mu szukanie prawdy o sobie, gdyż wiele ze swego zakłamania jego pacjent sam nie widzi. Oczywiście nie może to być brutalne odsłonięcie prawdy, zresztą psychiatra nigdy nie powinien być pewien swej hipotezy co do struktury osobowości swego pacjenta i jego hierarchii wartości. Chodzi o to, by wspólnie z pacjentem miał odwagę wyruszyć w tak trudną podróż, jaką jest poznawanie ludzkiej natury. Podejmując próbę klasyfikacji natury człowieka, nie należy zapominać o jej nieoznaczoności to znaczy o tym, że nie mieści się w najlepszym nawet systemie klasyfikacyjnym. Zawsze coś z konkretnego człowieka wystaje poza ten system. I nie mieści się w szufladce, do której usiłujemy go wtłoczyć. Nie ma czystych typów osobowości, czystych typów psychopatii. Klasyfikujemy do określonego typu na podstawie przewagi pewnej grupy cech, nie wykluczając możliwości istnienia u danej osoby cech z innej grupy klasyfikacyjnej. Typologia ma charakter ilościowy, a nie jakościowy. Każdy człowiek mieści w sobie wszystkie typologie i one wcale jego nieoznaczoności nie wyczerpują. Świadczy o tym choćby fakt, że wciąż powstają próby typologiczne i wciąż dąży się do ulepszania klasyfikacji. Na przykład określenie kogoś jako ekstrawertyka, cyklotymika czy syntonika nie oznacza, że nie ma on cech z grupy przeciwnej, introwertyka, schizotymika czy osoby autystycznej. Cechy te są tylko słabiej zaznaczone. Występują jakby marginesowo w porównaniu z cechami kręgu cyklotymicznego. Cyklotymik może mieć swój bogaty świat przeżyć i wykazywać nawet pewne cechy rozszczepienne, na przykład urojeniowe. A schizotymik może, mimo braku pełnego kontaktu emocjonalnego ze swoim otoczeniem, znajdywać przyjemność w życiu wewnętrznym. Zwłaszcza we władzy i nieraz, podobnie jak cyklotymik, jest skłonny do znacznych wahań nastroju. Zresztą cyklofrenia i schizofrenia, a psychozy, które wedle Kreczmera stanowią szczytowy punkt kontinuum, ciągnącego się od normy, to jest cyklotymi lub schizotymii, poprzez psychopatię, cykloidia i schizoidia do psychozy, cyklofrenia i schizofrenia. Nigdy nie przebiegają w całkiem czystej postaci. Zwykle w jednej z nich jest nieznaczna, a czasem całkiem wyraźna, psychozis schizoafektiva domieszka psychozy z kręgu przeciwnego. Klasyfikacja jest czymś dynamicznym. Określa ona istniejące w człowieku tendencje i proporcje, jego możliwości i to, co zostało z nich zrealizowane. Ostrych granic między jednym przedziałem klasyfikacyjnym a drugim nie ma. Należy o tym pamiętać, gdyż w ten sposób oszczędza się sobie i swym kolegom niepotrzebnego wysiłku na jałowe spory. Autorzy poszczególnych systemów klasyfikacyjnych na ogół zdają sobie dobrze sprawę z nieoznaczoności natury ludzkiej i granicy ich klasyfikacji nigdy nie są dostatecznie ostre. Nieraz prowadzi to do pewnego pomieszania pojęć, gdyż te same cechy osobowości mogą być zaliczane przez jednych jako typowe dla danego typu osobowości, a przez drugich jako charakterystyczne dla innego typu. Twierdzenie, że hierarchia wartości stanowi jakby jądro systemów klasyfikacyjnych ludzkiej typologii, jest może uproszczeniem. Wydaje się jednak, że wpływając na proces decyzji, najlepiej oddają nas w sposób, w jaki się człowiek realizuje w ciągu swego życia. Oczywiście pojęcie osobowości powinno oddawać też tkwiące w człowieku możliwości, ale jak dotąd nie ma sposobu określenia struktur czynnościowych potencjalnych. Nie wiemy, co człowiek może, do czego jest zdolny, wiemy natomiast w przybliżeniu, jak ze swoich możliwości skorzystał. Znamy struktury czynnościowe zrealizowane. Ale nie znamy potencjalnych. Oczywiście są różne stopnie realizacji: realizacja w myślach, marzeniach, planach, realizacja w słowach i realizacja w czynach. Z chwilą realizacji struktura czynnościowa nabiera określonej formy. W fazie potencjalnej jest ona czymś nieokreślonym, chaotycznym. Nie wiadomo, co z niej wyniknie. Można by tu doszukiwać się pewnej analogii z procesami zachodzącymi w pojedynczej komórce nerwowej. W pierwszej fazie decyzji komórkowej, to jest potencjałów generacyjnych działających na zasadzie analogowej, sytuacja jest niepewna. Nie wiadomo, co z niej wyniknie pobudzenie czy hamowanie. W drugiej fazie decyzji komórkowej, to jest w fazie potencjałów iglicowych działających na zasadzie rachunku binarnego tak, nie. Czyli cyfrowej, sytuacja się wyjaśnia, zapada ostateczna decyzja, tak lub nie. Depolaryzacja błony komórkowej lub jej hiperpolaryzacja, pobudzenie lub hamowanie. W realizacji do świata otaczającego, największą wartość mają czyny. Dalej, słowa, a na ostatnim miejscu myśli. Traktując z tego punktu widzenia struktury czynnościowe, można za potencjalne uważać te. Które mieszczą się w obrębie własnego świata i nie wychodzą na świat zewnętrzny, a więc uczucia, plany, marzenia, myśli i temu podobne, a za struktury zrealizowane słowa i czyny. Gdy się jednak spojrzy na proces decyzji od strony przeżywającej ją jednostki, sformułowane przeżycie psychiczne, mimo że nie zostało jeszcze wyrzucone w świat otaczający, ma już charakter struktury czynnościowej zrealizowanej. Odczuwamy to najlepiej wówczas, gdy nad jakąś decyzją długo się wahamy. Odczuwamy wtedy niepokój, wątpliwości, wyobrażamy sobie w alternatywie następstwa jej jednej możliwości, a za chwilę drugiej. Nie możemy spać w nocy. W końcu jednak zapada decyzja, już wiemy, co mamy zrobić. I choć nic nie robimy, ogarnia nas spokój i determinacja. Każda decyzja jest wyznaczeniem określonej drogi. Mimo, że jeszcze nie zrobiło się ruchu w tym kierunku, już wiadomo, gdzie ma się iść. Z drugiej jednak strony, decyzje, które nie byłyby w ten czy inny sposób realizowane w świecie otaczającym, przestałyby być realne, stałyby się fikcją, Silnie przeżywanym marzeniem, i temu podobne. Tak więc pytanie, w którym miejscu struktura czynnościowa potencjalna przechodzi w strukturę zrealizowaną, pozostaje nadal bez odpowiedzi. Dla przeżywającego jest to moment ostatecznej decyzji, gdy sam sobie odpowiada tak lub nie. Dla obserwującego jest to moment zewnętrznej aktywności. A więc wyrażenia decyzji w otaczającym świecie. Oceniając charakter czy osobowość danego człowieka, oceniamy nie tyle jego samego, gdyż to bywa przeważnie niemożliwe, choćby ze względu na nieznajomość jego potencjalnych struktur czynnościowych, co jego odbicie w otaczającym świecie, powstałe przez wyrzucenie na zewnątrz zrealizowanych struktur czynnościowych. Jak się zdaje, pojęcie charakter oddaje dobrze to, to człowiek zostawia w swym otoczeniu. Jakiś ślad imprinting. Sam człowiek jest nieoznaczony. Da się jednak określić i oznaczyć to, co wyrzeźbił on swą osobą w otoczeniu, jaki ślad po sobie zostawił. Ślad ten jest zazwyczaj trwalszy od samego człowieka, a nieraz sięga w lata, nawet w wieki poza okres jego życia. Każda realizacja siebie. Ma w sobie coś z aktu twórczego. Wymaga wysiłku integracyjnego, odwagi, decyzji odwagi wyrzucenia tego, co tkwi w środku, w świat zewnętrzny. Odwagi potrzebnej do obrony tego, co zostało na zewnątrz wyrzuconej temu podobne. Słowa Horacego. Non omnis moriar. Nie wszytek umra. Można by odnieść do każdego człowieka, Gdyż każdy człowiek realizując siebie, tworzy też świat otaczający, i to, co tworzy, jest dostępne naszej obserwacji. Na tej podstawie określamy jego charakter czy osobowość. Dlatego może cechy charakteru czy osobowości wydają się nam stałe i niezmienne, mimo że człowiek jest w rzeczywistości niestały i zmienny. Niezmienny jest ślad, jaki w otaczającej rzeczywistości pozostawia. Ale on sam jest zmienny. Dlatego proces decyzji wydawał się tak istotny dla zrozumienia struktury osobowości. A ponieważ wynik tego procesu zależy od hierarchii wartości, która jest stosunkowo łatwiejsza do określenia niż sama osobowość, może słuszne jest, aby rozważania klasyfikacyjne dotyczące typów osobowości zredukować do analizy hierarchii wartości. Jak starano się szczegółowo przedstawić w książce poświęconej depresjom, interakcja z otoczeniem, tak zwany metabolizm informacyjny, przebiega w dwóch fazach. W pierwszej, filogenetycznie starszej i sterowanej przede wszystkim przez starsze części mózgu, diencefalon-rinencefalon, zapada decyzja co do postawy uczuciowej względem otoczenia i poziomu dynamiki życiowej. Nastroju. Decyzja ta zapada poniżej progu naszej świadomości i tym samym jest od woli niezależna. W drugiej fazie filogenetycznie młodszej i sterowanej przeważnie przez nową korę mózgu Neokorteks, zapadają już bardzo różnorodne decyzje dotyczące różnych form naszej interakcji w świecie otaczającym. Jeśli pierwsza faza dotyczy przede wszystkim postawy do i od to druga faza kieruje postawą nad, czyli tym, w jaki sposób działam na otoczenie. Zostawiam w nim jakiś ślad, próbuję go przekształcić na obraz i podobieństwo swoje. Obie fazy mają swoje hierarchie wartości. W pierwszej fazie przedstawia się ona prosto: świat ma wartość dodatnią lub ujemną. W pierwszym wypadku przyciąga on i jest źródłem przyjemności, w drugim odpycha, jest źródłem przykrości. W pierwszym wypadku człowiek dąży do ekspansji w świat otaczający, przyjmuje postawę ekstrawertywną, syntoniczną, cyklotymiczną. W drugim wypadku zamyka się on w sobie, ucieka przed światem, przyjmuje postawę introwertywną, autystyczną, schizotymiczną. Stawiając na świat otaczający, stawia się jednocześnie na drugie prawo biologiczne. Zachowanie gatunku zmusza bowiem do ekspansji tenże świat, zmusza do zespolenia się z nim. Miłość góruje tu nad lękiem i nienawiścią, gdy się ucieka przed światem otaczającym na pierwszy plan, wysuwa się pierwsze prawo biologiczne. Zachowanie własnego życia staje się wartością najważniejszą. Świat otaczający budzi lęk i nienawiść. Grozi on bowiem zniszczeniem. W pierwszej fazie hierarchia wartości przedstawia się prosto. Stawia się na świat otaczający i na drugie prawo biologiczne, lub na samego siebie i na pierwsze prawo biologiczne. Oceniając ludzi, staramy się jak najszybciej zakwalifikować ich do jednej z dwóch zasadniczych klas. Z przewagą postawy do lub postawy, od na klasę ludzi ciepłych, chcących się do nas zbliżyć, oraz na klasę ludzi zimnych, od nas uciekających. Klasyfikacji tej dokonuje się, jak już wspomniano, poniżej progu świadomości. Należy ona bowiem do pierwszej fazy interakcji z otoczeniem, a ta operuje poza zasięgiem naszej świadomości i wolnej woli. Dlatego Podział na typ ekstrawertywny, cyklotymiczny, syntoniczny i introwertywny, schizotymiczny, autystyczny jest zasadniczy. Na ogół najłatwiejszy do przeprowadzenia, gdyż dokonujemy go automatycznie, instynktownie, bez większego zastanawiania się, po prostu wyczuwamy daną osobę jako należącą do jednej z dwóch klas. W drugiej fazie metabolizmu informacyjnego hierarchia wartości przedstawia się znacznie bardziej skomplikowanie niż w fazie pierwszej. Tutaj bowiem tworzą się różnorodne formy interakcji z otoczeniem, które są tym bogatsze, im silniej rozwinięta jest nowa kora mózgu neokorteks. Z wielkością i różnorodnością struktur czynnościowych wiąże się wielość, i różnorodność decyzji, a tym samym systemów wartości, wedle których decyzje są podejmowane. Osobowość oczywiście nie zamyka się w systemie wartości, w jej określeniu wiele innych czynników odgrywa rolę, na przykład szybkość podejmowania decyzji, czyli szybkość reakcji, siła i równowaga procesów, pobudzenia i hamowania co stanowi podstawę typologii Pawłowowskiej. Przewaga procesów intelektualnych lub emocjonalnych i temu podobna. Wydaje się jednak, iż system wartości w typologii osobowości jest sprawą zasadniczą i że się właśnie na nim warto skoncentrować, próbując zaklasyfikować człowieka do jednej z klas typologicznych. Wydaje się też, że najpraktyczniej jest za Podstawową klasyfikację przyjąć tę, którą się ogólnie stosuje w codziennej praktyce psychiatry i klinicznego psychologa, zdając sobie sprawę oczywiście z faktu istnienia wielu innych systemów klasyfikacyjnych. Jak już wspomniano, ta praktyczna klasyfikacja mniej więcej pokrywa się z sobą, jeśli chodzi o podział typów osobowości i typów psychopatii. Różnica między typem osobowości a typem psychopatii ma charakter ilościowy, a nie jakościowy. W klasyfikacji tej będziemy mówić o typach schizotymicznych, introwertywnych, autystycznych i o typach cyklotymicznych, ekstrawertywnych, syntonicznych. Podkreślono już, że w tym rozdziale chodzi o zasadniczą postawę wobec otaczającego świata i że odnośna decyzja zapada w pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego. W drugiej fazie metabolizmu informacyjnego mogą istnieć różne hierarchie wartości, ale spróbujemy ograniczyć ich analizę do tych, które występują wyraźnie w innych typach osobowości czy psychopatii według podziałów stosowanych w praktyce psychiatrycznej i psychologicznej. Do typów takich należą: histeryczne, psychasteniczne, anankastyczne lub obsesyjne, eliptoidalne. Paranoidalne, impulsywne, despotyczne, emocjonalnie niedojrzałe i temu podobne. Podziały takie można mnożyć zależnie od cech osobowości, które wysuwają się na pierwszy plan. Trzy pierwsze typy osobowości czy psychopatii histeryczne, psychasteniczne, anarkastyczne, są spotykane w praktyce chyba najczęściej. Antoni Kępiński, Psychopatię. Typ Histeryczny. Pojęcie histerii należy do najstarszych w medycynie. Wywodzi się ono od słowa greckiego histerion, macica. Z końcem ubiegłego stulecia używano w polskiej medycynie rodzimego terminu maciczność, którym określa się dwie, właściwie odrębne, grupy zagadnień: osobowość lub psychopatię historyczną i objawy konwersji historycznej. Powiązanie z macicą wywodzi się ze starożytności, kiedy to uważano, iż choroba ta jest wywołana wędrowaniem macicy po całym ciele i zatykaniem przez nią różnych ważnych otworów, skutkiem czego nie mogły z ustroju wydostać się złe, wapory i fluidy. Do niedawna koniec ubiegłego stulecia przeważał pogląd, że zarówno objawy konwersji historycznej, jak i osobowości historycznej występują przeważnie u kobiet. Obecnie w ramach równouprawnienia kobiety nie są pod tym względem uprzywilejowane, choć dotychczas histeria kojarzy się bardziej z płcią słabą. Interesującym zjawiskiem jest to, że od początku swego istnienia pojęcie histerii, zarówno w sensie typu osobowości, jak i objawów konwersyjnych, miało pejoratywne znaczenie. Określenie kogoś jako histeryka uważa się powszechnie za obraźliwe. Prawdopodobnie pochodzi to stąd, iż wbrew znanemu powiedzeniu mundus vult decippi, świat chce być oszukiwany, ludzie na ogół nie lubią być wyprowadzeni w pole. Najwyraźniej to wywiedzenie w pole występuje w objawach konwersyjnych. Niejednokrotnie najpoważniejsze autorytety medyczne czuły się dotknięte tym, że pacjent, który demonstrował się im jako przypadek organiczny, okazał się w końcu przypadkiem czysto funkcjonalnym to jest, rzekome zmiany organiczne były histeryczną konwersją. Lekarz dał się zwieść objawom, dał się naprowadzić na fałszywy trop i jego niechęć do chorego jest w pewnym sensie zrozumiała. Nie ma w tym winy chorego, gdyż objawy jego nie są symulowane, to jest świadomie udawane, ale wynikają z nieuświadomionych mechanizmów emocjonalnych. Lekarz stara się myśleć przyczynowo. Nie zawsze mu się to wprawdzie udaje, i po kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu latach, dawne przyczynowe analizy genezy choroby wydają się nieraz śmieszne. Niemniej jednak irytuje się, gdy coś wymyka mu się spod próby ujęcia w związki logiczne, a tak się zwykle dzieje w wypadku histerii. Objawy histerii, a także cechy histerycznej osobowości wymykają się spod nacisku praw przyczynowych są czymś niespodziewanym, zaskakującym, nieprzewidzialnym, trudno je sobie wytłumaczyć. Człowiek wobec nich często czuje się bezradny. Widząc objaw historycznej konwersji lub historycznego zachowania się, stoi się jakby wobec tajemnych sił wydobywających się na zewnątrz z najgłębszych warstw człowieka. Próbujemy wprawdzie siły te w jakiś sposób sobie tłumaczyć dawniej działaniem demonów dawniej działaniem demonów dziś podświadomych kompleksów które w dobie obecnej spełniają rolę średniowiecznych diabłów dawniej w setkach wydań pojawiał się młot na czarownica który stanowił autorytatywne wyjaśnienie tajemniczych objawów dziś w tysiącach wydań pojawiają się psychoanalityczne dociekania nad tajemnicą nieświadomego tajemnica pozostaje jednak tajemnicą budzi lęk gdyż człowiek odczuwa że sam nie jest wolny od tego, co u histeryka na zewnątrz się wydobywa. Może nie bez przyczyny pozostaje fakt, że miano histerii raczej niesłusznie przylgnęło do kobiet. Kobiety zawsze pozostaną dla mężczyzn czymś tajemniczym, niepoznawalnym i nieodgadnionym. Wynika to może stąd, że ich rozwój psychobiologiczny sięga dalej niż rozwój mężczyzn obejmuje bowiem fazę macierzyństwa. Jeśli w czasach inkwizycji masowo ginęły historyczki na stosie, bo z nich przeważnie rekrutowały się ówczesne czarownice, to prawdopodobnie w ten sposób wyrażała się agresja nie tylko do sił tajemnych i nieczystych i męski lęk i nienawiść w stosunku do kobiet, ale też potępienie zachowania typu historycznego. Dziś nie pali się historyczek na stosie, ale niechęć pozostała. Negatywne nastawienie emocjonalne nie ułatwia oczywiście analizy zjawiska i dlatego dobrze jest na wstępie każdego badania zdać sobie sprawę ze swego uczuciowego stosunku do badanego przedmiotu, by z góry zabezpieczyć się przed emocjonalnymi wypaczeniami w percepcji przedmiotu. W objawach konwersji historycznej najbardziej irytuje ich nieprawdziwość, nieautentyczność. Chory ma porażoną rękę czy nogę, ale to nie jest prawdziwe porażenie to jest powstałe na skutek uszkodzenia określonych struktur anatomicznych. Chory nie może poruszać ręką czy nogą, podobnie jak w organicznym porażeniu ale przyczyna jest inna niepoważna jakieś tajemnicze mechanizmy emocjonalne, podświadome. Coś odczuwa bardzo silne bóle, ale trudno uwierzyć, że są to bóle prawdziwe, autentyczne, gdy nie mają one podłoża organicznego. W rzeczywistości chory taki może jednak nawet bardziej cierpieć niż ten, który jest dotknięty chorobą organiczną. Analogicznie, choć może mniej jaskrawo, przedstawia się sprawa z cechami osobowości czy psychopatii historycznej. Mówimy o historycznej teatralności. Histerek robi wszystko jakby na pokaz, afiszuje się, wszystko u niego jest jakby o pół tonu wyżej. Mówi za głośno lub za cicho, śmieje się zbyt hałaśliwie, płacze zbyt demonstratywnie, ubiera się zbyt jaskrawo, używa kosmetyków o zbyt ostrym zapachu lub kolorze. Jest to właściwie zły teatr, bo dobry polega na tym, że nie odczuwa się gra aktora. Że jego ekspresja jest autentyczna, a w histerii uderzają przede wszystkim fałsz, nieprawdziwość i nieautentyczność. Przesada jest cechą złego aktora, co pięknie przedstawił Szekspir ustami Hamlet'a, pouczając wędrownych aktorów. Przesada jest cechą histeryka. Obok teatralności, cechą znamienną historycznego charakteru. Jest burzliwość. Jest to przysłowiowa burza w szklance wody. Byle głupstwo wywołuje niewspółmierną reakcję emocjonalną, pozytywną lub negatywną. Rozpacz, płacz przechodzą łatwo w nieopanowaną radość, miłość w nienawiść, zachwyt w obrzydzenie i temu podobna. Powód często błahy wystarcza do wywołania burzy emocjonalnej. Wydaje się, jakby rozpiętość między skrajnymi uczuciami i nastrojami u histeryków była mała, i dlatego dochodzą oni łatwo do ekstremalnych punktów biegunów uczuciowych. Częściowo ta burzliwość emocjonalna wynika z przesady: gdy ktoś przesadza, to zawsze jego ekspresja jest zbyt silna. Prawdopodobnie pewną rolę. Odgrywa tu też niedojrzałość emocjonalna. Dzieci łatwo przechodzą z jednego stanu emocjonalnego do drugiego i osiągają ich ekstremalne bieguny. Dlaczego histeryk brzmi fałszywie? Ten fałsz odczuwa przede wszystkim otoczenie, i stąd prawdopodobnie bierze się niechęć do histeryków, ale też sam histeryk nieraz odczuwa własną jakby nieprawdziwość. Stąd bierze się może jego chęć zaczynania życia na nowo tego co było, a także wprawdzie znacznie rzadziej spotykana tendencja do podwójnego życia, tak zwanej podwójnej osobowości typu dr Jekyll i mr Hyde. Możliwe też, że tak typowa dla histeryków teatralna przesada wywodzi się również z tkwiącego w nich głęboko poczucia nieprawdziwości, nieautentyczności. Obserwuje się bowiem w życiu codziennym, że ludzie tym silniejszy nacisk kładą na ekspresję, im słabiej są wewnętrznie przekonani o słuszności swego stanowiska. Siła ekspresji do pewnych granic wzrasta proporcjonalnie z siłą przeżycia, a później stosunek między nimi staje się odwrotnie proporcjonalny to znaczy człowiek tym głośniej krzyczy, im mniej go boli. Histeryk przesadnie manifestuje swoje uczucia, bo czasem sam w nie prawdziwie nie wierzy. Często nie jest pewne, czy są to jego uczucia, czy z zewnątrz narzucona, jakby ktoś inny w nim siedział i nim kierował. Na tym zresztą polega historyczna dysocjacja. To wewnętrzne historyczne zakłamanie pochodzi prawdopodobnie z niemożności pogodzenia sprzecznych systemów wartości dla historyka mianowicie podobnie zresztą dla psychastenika pytaniem zasadniczym jest jak mnie widzą inni wokół tego pytania koncentruje się ich wysiłek życia pytanie to zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości pytanie takie stawia sobie każdy człowiek Zwłaszcza w okresie formowania się autoportretu, a więc w młodości. Pytanie to jest ściśle związane z działaniem układu samokontrolującego, sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu staramy się popatrzeć na siebie oczyma naszego otoczenia i pod wpływem takiego spojrzenia, zwierciadła społecznego, korygować nasze plany aktywności. Jest to na pewno pytanie ważne i zajmuje ono jedno z głównych miejsc w hierarchii wartości. Jest bowiem ściśle związana z układem samokontrolującym. Prawdziwa jednak problematyka człowieka, jak zresztą każdej żywej istoty, nie może polegać wyłącznie na samokontroli. Żywa istota jest układem samokontrolującym, ale nie tylko nim. Ma ona własne cele i zadania. Tym bardziej skomplikowana, im wyższy poziom osiągnęła w filogenezie, a funkcje samokontrolujące służą tylko do sprawniejszego osiągnięcia tych celów. Ustawienie więc problemu, który jest wprawdzie ważny, ale tylko pomocniczy na miejscu zasadniczego celu życiowego w hierarchii wartości, jest swoistym oszustwem w stosunku do samego siebie. Człowiek nie żyje dla otoczenia, to znaczy, tak, by się otoczeniu podobać, ale żyje dla siebie. Opinia otoczenia ma ważne działanie kontrolujące, ale nigdy nie może zastąpić celu życia. Może mieć jedno z pierwszych miejsc w hierarchii wartości, jak na przykład w młodości, ale nigdy pierwsze miejsca. Gdy tak czynimy, okłamujemy samych siebie, zaprzeczamy własnej indywidualności. Zasadniczy cel życia, swoiste dla danego człowieka charizma, które powinno zajmować pierwsze miejsce w jego hierarchii wartości, zostaje zastąpione ideałem wytworzonym przez otoczenie, a więc nie własnym. Człowiek nie ma odwagi wystąpić wobec świata takim, jakim jest i jaki czuje się naprawdę, a chce wystąpić takim, jakim jego zdaniem pragnie go widzieć otoczenie. Chce się zmienić w odbicie zwierciadła społecznego. Nigdy wszakże tym odbiciem stać się nie może. Jakaś jego część prawdziwa, często tajemnicza, nie mieszcząc się w tym wyidealizowanym obrazie własnej osoby jest wciąż spychana i tłumiona. Rodzi się jakby druga podziemna osobowość, której człowiek taki sam się boi gdyż nie ma nad nią władzy. Pod powierzchnią cnotliwego doktora Jackila rodzi się potwór Mr. Hyde. Zarówno objawy konwersji historycznej, jak i manifestacje charakteru historycznego mają w sobie coś z wulkanicznego wybuchu, coś z głębi wydobywa się na wierzch. To coś jest często dla samego chorego tajemnicze i niezrozumiałe, nie ma on nad tym władzy, gdyż nie jest to scalone w jeden system wartości. Oczywiście u każdego człowieka w mniejszym lub większym stopniu istnieje wewnętrzne rozbicie. Każdy ma w sobie coś za i diabła zarazem swego doktora Jekila i Mr. Hajda. Ta sprzeczność wewnętrzna wynika prawdopodobnie ze sprzeczności struktur czynnościowych i konieczności dokonania wyboru między dwiema wyłączającymi się możliwościami alternatywy. By jedna ze struktur mogła być zrealizowana, jej przeciwstawna struktura, antyteza, musi być stłumiona. By na zewnątrz wyskoczyła nią, diabeł musi być w głąb zepchnięty, albo vice versa. Ale siły integracyjne tkwiące w człowieku, podobnie zresztą jak... Innych żywych istotach, tylko u człowieka, ze względu na wielkość potencjalnych struktur czynnościowych, integracja jest bardzo trudna. Sprawiają, że przeciwstawne tendencje tworzą jakąś lepiej lub gorzej zintegrowaną całość. Poczucie wewnętrznej sprzeczności jest też wynikiem aktywności samokontrolujących. W każdym układzie samostarowniczym Strumień sygnałów zwrotnych, sprzężenie zwrotne, odgrywa rolę korektora, ulepsza pierwotny plan aktywności. Wynika stąd, że to, co własne, jest zawsze trochę gorsze niż to, co płynie jako odbicie własnej aktywności ze świata otaczającego. Model własny jest gorszy niż model zwierciadła społecznego. W psychoanalitycznym schemacie psychiki model własny odpowiadałby funkcjomit a model zwierciadła społecznego funkcją superego moje ja prawdziwe instynktowne pierwotne i temu podobne jest gorsze w porównaniu z ja społecznym tworzącym się pod naciskiem zwierciadła społecznego sama sprzeczność jest cechą ludzkiej natury prawdopodobnie głęboko w niej tkwiącą gdyż człowiek zarówno wartości wewnętrzne jak i zewnętrzne przyjmuje w kategoriach antynomii czarne, białe. Jego obraz otaczającego świata, jak i własnej osoby, jest zawsze dialektyczny. Teza, antyteza, synteza. W histerii dochodzi do zachwiania tej swoistej dialektyki. Jednej strony medalu człowiek stara się nie widzieć. Za własną przyjmuje tę, która jego zdaniem ma społeczną aprobatę. Ja odbite w zwierciadle społecznym. Natomiast odrzuca to, co jest bardziej własne i autentyczne, traktuje to jako obcą nieznaną część psychiki. Pacjenci Freuda, jak wiadomo, rekrutowali się przeważnie z histeryków. Może ten fakt w pewnej mierze wpłynął na wyolbrzymienie znaczenia podświadomości. Histeryk nie może bowiem sobie poradzić z tym wszystkim, co nie mieści się w jego wyidealizowanym obrazie własnej osoby który ma zyskać całkowitą aprobatę otoczenia i zbyt wiele swoich spraw musi spychać poniżej progu świadomości żyje jakby na wulkanie bo stale coś z głębi nieznanej i groźnej może wybuchnąć chciałby często życie zacząć na nowo gdyż czuje że najbardziej istotna część jego ja znajdująca się poza wyidealizowanym obrazem Marnuje się, jest niewykorzystana. Często histerycy irytują otoczenie tym, że nie potrafią dojrzeć prawdy ani o sobie, ani o otaczającym świecie. Ich obraz świata, ich samych siebie bywa często zafałszowany. Patologicznym przykładem takiego zakłamania jest pseudologia fantastika. Nie jest to kłamstwo. Ale podświadome zniekształcenie obrazu rzeczywistości, bardziej zbliżone do urojenia niż do kłamstwa. Tylko urojenie na ogół z miejsca jest przez otoczenie odbierane jako coś niezgodnego z obrazem rzeczywistości, a pseudologia fantastyka jest jakby lepiej wmontowana w obraz rzeczywistości, jest bardziej prawdopodobna niż urojenie, i dlatego przez otoczenie bywa częściej, przynajmniej z początku. Brana za prawdę. W kontaktach z histerykami, rytuje więc nieraz ich niemożność ujrzenia prawdy. Możemy na różne sposoby udowadniać ją, przytaczać namacalne dowody. Nic to nie pomaga. Historyk widzi zarówno siebie, jak i otaczający go świat w specyficzny dla siebie sposób i nie może sobie wyobrazić, że prawda może inaczej się przedstawiać. Może na przykład uważać siebie, za najlepszego męża lub żona czuje się pokrzywdzony, gdy otoczenie nie podziela jego punktu widzenia. Podobnie nieraz uważa się za najlepszego pracownika, choć w rzeczywistości często jest najgorszym. Najmniejsze słowa krytyki wywołują u niego oburzenie, poczucie krzywdy, niezrozumienia i temu podobne. Zafałszowania dotyczą nie tylko obrazu własnej osoby, choć w tym sektorze są najsilniejsze, ale też obrazu otaczającego świata. Jest to typowe dla histeryków. Pobożne życzenie. Myślą oni życzeniami. Świat jest taki, jakim chciałoby się, aby był, a nie taki, jaki jest rzeczywiście. Pragnienia stają się łatwo rzeczywistością. Normalnie człowiek dorosły odczuwa wyraźnie. A nieraz boleśnie granica między marzeniem a rzeczywistością, między strukturą czynnościową potencjalną a zrealizowaną. Dzieci, jak wiadomo, potrafią tak oddać się swym marzeniom, że przez chwilę ich świat marzeń staje się światem rzeczywistym. Możliwe, że ten dziecinny brak granicy między strukturą czynnościową potencjalną a zrealizowaną jest następstwem niezwykle intensywnego tworzenia struktury czynnościowych, które w tym okresie życia występuje przy dość niedużych możliwościach ich realizacji. Tworzące się niezwykle obficie struktury potencjalne nie mieszczą się jakby w świecie wewnętrznym dziecka i zostają wyrzucone w świat otaczający, który na moment zmienia się w świat marzenia czy baśni. Jest to jakby fikcyjna zmiana struktury potencjalnej w realizowaną. Przy tak znacznej przewadze struktur potencjalnych nad zrealizowanymi, jaką obserwuje się w dzieciństwie i wczesnej młodości, współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych byłby bardzo mały. Chwilowe przyjmowanie marzenia za rzeczywistość zwiększa w sposób sztuczny ten współczynnik. Stosunek struktur czynnościowych potencjalnych do struktur zrealizowanych. Gdyby tego mechanizmu fikcyjnej realizacji nie było, wówczas dynamika tworzenia struktur potencjalnych stawałaby się coraz słabsza. Nie ma bowiem sensu tworzyć w nadmiarze coś, co nie ma żadnych szans realizacji. Świat dziecka niezdolnego do marzeń na jawie, to znaczy tak silnych, że stają się one prawie rzeczywistością, byłby niezwykle ubogi. Z wiekiem słabnie dynamika tworzenia potencjalnych struktur czynnościowych. Tym samym dysproporcja między strukturami potencjalnymi a zrealizowanymi staje się mniejsza, nie ma potrzeby stwarzania fikcyjnej realizacji. Choć w pewnych sytuacjach, gdy rzeczywistość staje się szczególnie ciężka do zniesienia, marzenia mogą nabrać cech rzeczywistości. Tworzą się wówczas życzeniowe urojenia. Na przykład więźniowi wydaje się, że jest ułaskawiony, niekochanej kobiecie, że ma wielu adoratorów i temu podobne. Na tym zresztą polega spaczenie obrazu rzeczywistości, jakie obserwujemy u historyków. Chciałby być bardzo odważnym, dobrym, pracowitym, zdolnym, przystojnym, lubianym przez otoczenie i temu podobne. To są jego potencjalne struktury czynnościowe. Niestety rzeczywistość bywa nieraz odmienna. Histeryk nie może jednak pogodzić się z granicą, która istnieje między marzeniem a rzeczywistością, między strukturą czynnościową potencjalną a zrealizowaną. Świadomość jego jest jakby za ciasna, by zmieściły się w niej te dwa nieraz przeciwstawne obrazy świata i własnej osoby. Naginąc rzeczywistość do swego marzenia. Na tym polega jego łatwość realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, co u innego pozostaje marzeniem, u niego staje się rzeczywistością. Czuje się dotknięty czymś do żywego, nie może tego znieść, wolałby nie żyć, przestać istnieć, przynajmniej na moment i rzeczywiście traci świadomość, na chwilę jest z życia wyłączone. Jest wściekły na bliską sobie osobę, chętnie by ją zabił, ale wie, że to byłaby rzecz straszna, nie ominęłaby go kara i rzeczywiście ręka, która zamierzała się na tę osobę, staje się bezwładna. Kara się zrealizowała. Czuje się pokrzywdzony przez otoczenie, niezrozumiany, nieszczęśliwy, słaby i chory, i rzeczywiście staje się chory. Ma bóle, cierpi, ma wrażenie, że lada chwila umrze. Nie kocha swego męża, chciałaby mieć kochanka, ale do męża żywi wiele szacunku, wie, że nie potrafi go zdradzić. Za złe myśli wyznacza sobie karę, nie wyjdzie z domu i rzeczywiście nie może wyjść z domu, bo ogarnia ją paniczny lęk, uczucie duszności, zawroty głowy. Ma już dość swej żony, nudzi go, nie dorasta do jego poziomu. Chciałby od niej odejść. I rzeczywiście, dalsze życie z tą kobietą staje się niemożliwe. Jest taka zaniedbana, nieatrakcyjna, brzydka, głupia, choć niedawno była tak piękna, mądra, dobra itd. W domu wieczny nieporządek, jedzenie ohydne, choć nie tak dawno dom ich był rozkoszną przystanią nie przyjmuje zmiany swych uczuć, on jest stały, niezmienny, zmieniła się rzeczywistość i temu podobne itd. Przykładów tego rodzaju zarówno z zakresu zachowania historycznego, jak i historycznej konwersji można by przytoczyć znacznie więcej. Analogiczne zjawisko łatwego realizowania potencjalnych struktur czynnościowych obserwujemy w hipnozie. Tylko tu, Osobą indukującą niezwykłe formy zachowania i przeżywania jest hipnotyzer. Ale w histerii też ma się często wrażenie, że ktoś inny kieruje naszym postępowaniem. Jakaś tajemna siła, jakiś demon, który w środku siedzi, tajemnicze i IT, superego itd. Człowiek nie ma tu władzy nad sobą. Pod wpływem rozkazu hipnotyzera, Opadają powieki, ręka staje się bezwładna, traci się percepcję bólu lub przeciwnie, ból staje się niezwykle dotkliwy. Występują różnego rodzaju zmiany wegetatywne, normalnie niedostępne działaniu naszej woli, na przykład przyśpieszenie lub zwolnienie akcji serca, skurcz naczyń krwionośnych, tak, że można skórę przebijać, a nie pojawi się kropla krwi, lub odwrotnie, ich rozszerzenie. Także występują jak u świętych stygmaty i temu podobne. Hipnotyzer może wywołać u swego delikwenta różnego rodzaju stany emocjonalne. Miłości, zachwytu, wstrętu, lęku, rozpaczy i temu podobne. Może wywołać u niego zachowania typowe dla innych ludzi lub nawet zwierząt. Zahipnotyzowany będzie zachowywał się jak wielki uczony, święty, złoczyńca... I temu podobne, lub jak pies, lew, kot, jak dziecko, zakochany i temu podobne, itd. Tak Sugestia hipnotyzera może aktywować dawno zapomniane zapisy pamięciowe, które w hipnozie odtwarzane są zazwyczaj z fotograficzną dokładnością. Hipnoza ukazuje nam niezwykły zakres ludzkich możliwości. Zasugerowane struktury czynnościowe zostają zrealizowane mimo że wiele z nich w normalnych warunkach nigdy by nie miało szans realizacji. Na przykład kierowanie układem wegetatywnym, zapisami pamięciowymi i temu podobne. Hipnoza daje nam częściowy wgląd w problem realizacji tego, co w człowieku drzemie w formie potencjalnej. Mimo rozległych badań dotychczas nie wiemy, na czym polega mechanizm realizacji potencjalnych struktur czynnościowych który w hipnozie w sposób tak nieraz dramatyczny się ujawnia działa tu na pewno wpływ drugiej osoby wprawdzie można też samemu w stan hipnotyczny się wprowadzić jak na przykład czynią to derwisze za pomocą ekstatycznego tańca ale na ogół łatwiej jest dokonać tego z pomocą drugiej osoby hipnotyzera dotykamy tu drugiej tajemnicy hipnozy mianowicie wpływu drugiego człowieka codziennego doświadczenia wiemy, że wpływ człowieka na człowieka jest bardzo duży i że nie zamyka się on tylko we wzajemnych oddziaływaniach werbalnych czy manualnych. Ludzie wpływają na siebie bez słów, bez wzajemnego dotykania. Bezsprzecznie w tym pozawerbalnym oddziaływaniu odgrywa rolę postawa, gestykulacja, mimika i temu podobne. Ale jak się zdaje, to też nie jest wszystko. Wiemy, jak łatwo uczucia i nastroje przenoszą się z człowieka na człowieka. Wiemy, jak pewne aktywności są nieraz bezbiednie naśladowane i temu podobne. Wiemy, że jedne osoby samą swą obecnością wnoszą w otoczenie niepokój, a drugie spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie wiemy tylko, na jakiej zasadzie się to dzieje. W hipnozie człowiek może zmienić się nie do poznania. Pod wpływem sugestii hipnotyzera skromna niewiasta może zachowywać się jak rozpustna kurtyzana, czcigodny obywatel jak chuligan, dorosły człowiek jak małe dziecko i temu podobne. Aktorstwo, charakterystyczne dla histerii, jest tu doprowadzone do zenitu. Odnosi się wrażenie, że pod wpływem sugestii hipnotyzera rodzą się jakby nowe osobowości danego człowieka. Analogiczne uczucie mamy niekiedy w stosunku do histeryków. Nagle odsłania się przed nami ich zupełnie nowe, nieznane oblicze. Anielica zmienia się w diablice. Człowiek skromny w pyszałka. Tchórzliwy w bohatera. Cała nasza koncepcja osobowości zostaje zachwiana. Człowiek bowiem w histerii czy w hipnozie może jakby zmienić swoją osobowość, stać się kimś innym. Oczywiście możemy zmianę tę tłumaczyć aktywowaniem potencjalnych struktur czynnościowych, które w normalnych warunkach nie mają okazji wydobycia się na zewnątrz. Można też ją tłumaczyć nagłą zmianą maski. Życie ma zawsze w sobie coś z teatru, i wymaga noszenia maski i umiejętności aktorstwa. Złe aktorstwo historyków sprawia, że otoczenie wyczuwa ich grę, historyczny teatr, którego nie wyczuwa, w stosunku do osób dobrze swą rolę odgrywających. Obserwując życie ludzkie na dłuższej przestrzeni czasu, widzimy nieraz, jak dany człowiek zmienił się psychicznie i fizycznie. Dawny Astenik stał się pyknikiem. Nieśmiały psychastenik zmienił się w śmiałego syntonika lub odwrotnie, człowiek pełen werwy radości życia i syntonii. Stał się smutny, zamknięty w sobie, izolujący się od ludzi. Wiemy, jak ludzi zmieniają ciężkie przeżycia, na przykład obozy koncentracyjne. Przeżycia wojenne, złe małżeństwo. Ludzie zmieniają się pod wpływem pracy, roli społecznej. Honoris mutant mores. Zaszczyty zmieniają obyczaje, to jest człowieka, i temu podobne. W histerii i w hipnozie w sposób nieraz dramatyczny ujawnia się ta zmienność człowieka. I dochodzimy znów do pytania wyjściowego: czy natura ludzka jest zmienna i to, co utrwalamy z niej w naszej koncepcji osobowości czy charakteru, jest niezmienne dzięki przecięciu strumienia czasu w jednym punkcie? Gdy jednak dokonamy więcej takich przekrojów, obraz osobowości może okazać się bardzo labilny, czy też jest ona mimo swej zmienności niezmienna? Coś w człowieku pozostaje zawsze takie samo, i znając człowieka od dziecka, mówimy: On już taki był w młodości. Oddzielenie zmiennego od niezmiennego w człowieku jest niezwykle trudne, a często niemożliwe. Ujmując sprawę biologicznie, można by problem ten przedstawić następująco. Niezmienny jest plan genetyczny, ale plan ten zawiera różne możliwości realizacji. Tylko niektóre z nich będą mieć szansę spełnienia, zależnie od warunków interakcji ze środowiskiem. Z tego samego genotypu mogą powstać różne genotypy. W określeniu typu osobowości popełniamy często błąd uśmiercenia to jest, dokonujemy przekroju w jednym punkcie czasowym, zapominając o tym, że w innych punktach czasowych przekrój ten mógł przedstawiać się zupełnie inaczej. Nie uwzględniamy współrzędnej czasu, która jest współrzędną zmian. W histerii i w hipnozie mamy okazję obserwować zmiany na krótkim odcinku czasowym, co oczywiście uwypukla problem zmienności natury ludzkiej. To, co dzieje się w hipnozie, w większości wypadków, pokryte jest późniejszą niepamięcią są to bowiem procesy rozgrywające się poniżej progu świadomości. Świadomość jakby nie jest zdolna pomieścić tych wszystkich realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, które mogą się wydarzyć w transie hipnotycznym. Coś podobnego dzieje się w histerii. Świadomość histeryka jest płytka i obejmuje niewielką przestrzeń życia psychicznego. Na skutek tego z trudem mieszczą się w niej struktury czynnościowe przeciwstawne. Histeryk nie może być jednocześnie doktorem Jackilem i misterem Hyde'em, bo te dwie przeciwstawne struktury czynnościowe nie mieszczą się w jego świadomości. Tylko jedna z nich się w niej znaleźć może, druga zostaje zepchnięta do podświadomości. Człowiek o szerszej, i głębszej świadomości. Jest w stanie pomieścić w niej dwie sprzeczne struktury czynnościowe. Odczuwa sprzeczność swojej natury, wie, że jest dobry i zły zarazem, mądry i głupi, kocha i nienawidzi itd. Sprzeczności jakoś mieszczą się w jego świadomości. Nie musi ich spychać w nieświadomość. Historyk źle toleruje potencjalne struktury czynnościowe, dlatego. Że są one zwykle sprzeczne w stosunku do odpowiadających im struktur zrealizowanych, stąd wywodzi się znana koncepcja Jungowska cienia. Raz realizuje jedne, a raz drugie przeciwstawne struktury czynnościowe. Stąd pochodzi wrażenie jego zmienności, teatralności, nieautentyczności. Realizacja struktur potencjalnych zależna jest od hierarchii wartości. Ona decyduje, która struktura pozostaje potencjalna, a która może zostać zrealizowana. Jeśli u historyka raz jedne, a raz przeciwstawne struktury są realizowane, to świadczy to o tym, że posługiwać się on musi przeciwstawnymi hierarchiami wartości. Zależnie od tego, która z nich znajduje się aktualnie w świadomości, realizują się odpowiednie struktury czynnościowe. Jeśli hierarchia wartości jest nastawiona na plus, to świat jest piękny, pociągający, ludzie dobrzy i histeryk odpowiednio się zachowuje. Jest miły, pełen uroku, czarujący i temu podobne. Gdy jednak znak hierarchii wartości się zmieni, cały świat zmienia swój obraz i z nim zmienia się też histeryk. Czuje się pokrzywdzony, nieszczęśliwy, zły i odpowiednio się zachowuje. Zaniała zmienia się w diabła. Oczywiście u każdego człowieka analogiczne zmiany hierarchii wartości można obserwować, na przykład zależnie od wahań nastroju. Nie przebiegają one jednak tak dramatycznie jak w histerii. Różnego rodzaju hierarchie wartości niekiedy z sobą sprzeczne istnieją obok siebie i zależnie od nastroju w stosunku uczuciowego do otoczenia jedne z nich są silnie oświetlone, a inne w cień się chowają. W histerii hierarchia wartości w danej sytuacji emocjonalno-nastrojowej, nieaktualna, zostaje zepchnięta do podświadomości. W świadomości utrzymuje się tylko hierarchia wartości aktualna. Dlatego nie ma tu już wahania. Potencjalna struktura czynnościowa musi być zrealizowana. Normalnie, struktura niezrealizowana, przeciwstawna tej, która została wybrana do realizacji, działa hamująco na proces decyzji, a nieraz na sam akt realizacji. Człowiek swej aktywności zewnętrznej jest hamowany przez istniejące w nim przeciwieństwa. W ten sposób tworzy się synteza przeciwstawnych hierarchii wartości. To, co sprzeczne, swoista opozycja nie znika ze świadomości i ma swój udział w formowaniu świadomej decyzji i kształtowaniu zewnętrznej aktywności. W hierarchii opozycja zostaje zepchnięta do podziemi. Stąd tak typowe dla historyków poczucie, że w środku coś nieodgadnionego w nich drzemie. Stąd też poczucie, częste poczucie krzywdy, że są przez otoczenie niezrozumiani. Nikt mnie nie rozumie stąd też niezaspokojone dążenie do szukania aprobaty otoczenia. Histeryk nie czuje się pewne swojej hierarchii wartości, gdyż gdzieś głęboko skrywa się system przeciwstawny, dlatego tak rozpaczliwie szuka aprobaty otoczenia. Co o mnie ludzie pomyślą? Staje się jego nękającym pytaniem. Dla plauzy otoczenia gotów jest swoje życie poświęcić. Brawurowa odwaga w obliczu śmierci jest cechą nierzadką histeryków spotykaną. W tym narażaniu się na śmierć dla poklasku otoczenia, można doszukać się też innego wątku, mianowicie pragnienia śmierci, które nie jest u histeryków zjawiskiem rzadkim. Histeryk chciałby zniszczyć drugą stronę medalu, swoją przeciwstawną hierarchię wartości, sprzeczną z tą, która na zewnątrz stara się demonstrować a która czasem wbrew jego woli na zewnątrz wybucha. Nie mogąc pogodzić wewnętrznych sprzeczności, chciałby nieraz zniszczyć siebie, przekreślić, jak już wspomniano, dotychczasową historię życia i zacząć ją na nowo. Zamachy samobójcze często u historyków się zdarzają. Dla nich też typowe są jasne stany pomroczne – w których ludzie zapominają swoją przeszłość, nawet nazwisko i miejsce zamieszkania i zaczynają nowe życie, jakby nowonarodzeni. Również u histeryków zdarzają się różnego rodzaju ucieczki z mniejszym lub większym zwężeniem świadomości. Poriomania fugi. Wydaje się, że źródło tego historycznego instynktu śmierci tkwi właśnie w niemożności pogodzenia z sobą sprzecznych hierarchii wartości. Nie mieszczą się one w świadomości historyka, która jest płytka, niezbyt rozległa. Zdolność akceptacji antynomicznej natury świata wymaga pewnej dojrzałości psychicznej. Dziecko, jak wiadomo, też nie umie pogodzić sprzeczności otaczającego świata i własnej natury. Szczególnie wyraźnie uwydatnia się to w jego stosunku do rodziców. Nie może przyjąć, by rodzice mieli jakąkolwiek wadę. Gdyż wówczas ich obraz zmieniałby się z białego w czarny. Byłoby to zaburzenie porządku dziecinnego świata, środowisko macierzyńskie przestałoby wówczas istnieć. Obraz świata u dziecka jest zafałszowany, gdyż tego wymaga wczesny okres rozwoju, gdy młoda istota musi być chroniona przed złem, istniejącym w świecie otaczającym. Środowisko macierzyńskie. Jest takim sztucznym środowiskiem osłaniającym przed niebezpieczeństwami życia. W miarę dorastania opuszcza się to środowisko i wchodzi w świat bardziej realny. W związku z tym przekształca się hierarchia wartości. Staje się ona coraz bardziej skomplikowana, gdyż musi uwzględniać sprzeczności tkwiące w naturze własnej i w naturze otaczającego świata. Świadomość historyka nie mieści tych sprzeczności. To, co sprzeczne z wyidealizowanym obrazem, jest zepchnięte poniżej progu świadomości. Za tym, że problem histerii polega na zbyt płytkiej świadomości, przemawiałby fakt, iż w histerii tak często występują różnego rodzaju zaburzenia świadomości: od całkowitej jej utraty poprzez zwężenia świadomości, amnezję, do histerycznego zniekształcenia percepcji. Historyk często widzi to, co chce widzieć. Proporcjonalnie do zwężenia pola świadomego, rozrasta się nieświadoma. Historyk żyje jakby w jego cieniu. Nigdy nie wie, co z niego może na zewnątrz wyskoczyć. Psychika, w której świadomość, w porównaniu z nieświadomością, stanowi tylko płytką warstwę, jest niepewną, jakby wulkaniczną. Nigdy nie wiadomo, co i gdzie w niej wybuchnie. Dlatego histeryków pogotowie lękowe jest zazwyczaj większe niż w innych typach osobowości. Z tą niepewnością samego siebie wiążą się dwie cechy historyczne dążenie do jak najszybszej realizacji struktury czynnościowej potencjalnej i szukanie oparcia w otoczeniu społecznym. Struktury zrealizowane dają zawsze większe poczucie pewności siebie niż struktury potencjalne. Struktura potencjalna pozostawia człowieka w stanie zawieszenia, oczekiwania, niepokoju. Tak mogłoby być, ale tak jeszcze nie jest, bo plan nie zamienił się w rzeczywistość wszystko zawieszone jest w czasie przyszłym. Gdy jednak plan się zrealizuje, wówczas wzrasta stopień pewności siebie jest to zwycięstwo nad światem otaczającym. Wzmaga się poczucie rzeczywistości, bo to, co niezrealizowane, jest zawsze mgliste, niepewne, zbliżone bardziej do marzenia niż do rzeczywistego faktu. Dla histeryków typowa jest łatwość realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. Dzięki temu ich życiorysy bywają nieraz niezwykle burzliwe i niezwykłe. Rzeczywistość miesza się w nich tak silnie z fantazją, że niejednokrotnie niepodobne jednego od drugiego odróżnić. Zagłoba, Minhausen i temu podobna. Każda realizacja zwiększa poczucie pewności siebie. Marzenie przeistacza się w rzeczywistość. Niepewne zmienia się w pewne. Przez realizację zostawia się ślad w otaczającym świecie. Struktura czynnościowa potencjalna jest strukturą własną, nieraz intymną. Świat nie ma do niej dostępu. Natomiast struktura zrealizowana staje się przez sam akt wyrzucenia na zewnątrz częścią otaczającego świata. Wartością już nie indywidualną, ale wspólną. Dzięki realizacji struktura czynnościowa wchodzi do ludzkiej wspólnoty. Dlatego histeryk szczególnie dba o aplauz otoczenia. Chce, by jego struktury czynnościowe były przez nie aprobowane. Jak wiemy, jednak, aprobata ta nie jest zjawiskiem zbyt częstym i otoczenie społeczne działa jako silny korektor planów aktywności, co oczywiście hamuje przekształcanie potencjalnych struktur w zrealizowane. Histeryk nie może sobie jednak pozwolić na luksus magazynowania potencjalnych struktur czynnościowych. Świadomość jego jest zbyt płytka, by je pomieścić. Musi je wciąż realizować. Dlatego dochodzi u niego do wyczerpania mechanizmów sprzężenia zwrotnego. Otoczenie społeczne nie hamuje realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, nie koryguje ich, ale pobudza do aktywności. Historyk musi mieć swoje audytorium, ono pobudza go do aktywności, do aktorstwa. Często zupełnie nie dostrzega on krytycznego spojrzenia otoczenia, które na innego człowieka działałoby hamująco, a u niego działa zwykle pobudzająco. Zdarza się, że histeryk jest tak pochłonięty swoją grą, to jest realizacją potencjalnych struktur czynnościowych, że zupełnie nie dostrzega reakcji otoczenia. Wciąż mówi, mimo że już dawno powinien zamilknąć, śmieje się, mimo że raczej trzeba by było już być poważnym. Płacze, choć jego płacz nie robi już wrażenia. Jest przekonany o aprobującym stosunku otoczenia, podczas gdy wszyscy już się z niego śmieją. Obdarza dowodami swych uczuć osoby, które żadnych uczuć do niego nie żywią, a jeśli żywią, to raczej negatywne i temu podobne. U histeryków więc zawodzi tak ważny mechanizm samokontroli, jakim jest odbiór zwierciadła społecznego. Hysteryk musi wciąż intensywnie realizować samego siebie, Inaczej nie wytrzymałby istniejących w sobie sprzeczności. Jego świadomość rozbiłaby się pod naporem sprzecznych struktur potencjalnych, co zresztą nie tak rzadko się zdarza. By móc realizować siebie, musi on zafałszować działania sygnałów zwrotnych płynących od społecznego otoczenia, normalnie hamujących i korygujących plany aktywności. Na tym polega, Częsty konflikt i swoista tragedia histeryków. Potrzebują oni gwałtownie aprobatę otoczenia, i często wydaje im się fałszywie, że swym zachowaniem ją zdobywają, gdy tymczasem otoczenie ma ich wyraźnie dosyć. Aprobata otoczenia jest koniecznym warunkiem nie tylko łatwiejszego realizowania potencjalnych struktur czynnościowych, lecz także zmniejszenia poczucia niepewności. Aprobata otoczenia sprawia, że znika wahanie i niepewność. Tak, charakterystyczne cechy ludzkiej natury. Proces decyzji przebiega sprawniej i szybciej. Aż nazbyt dobrze wiadomo, że człowiek z aprobatą otoczenia, gdy jego ja przekształca się w my, dokonuje czynów, których indywidualnie nigdy by nie popełnił. Klasycznym przykładem jest mord, którego człowiek może dokonać bez wyrzutów sumienia. Gdy ma za sobą poparcie grupy społecznej, jak w czasie wojny, lub w działaniach wymiaru sprawiedliwości. W histerii więc wytwarza się szczególny układ między jednostką a jej otoczeniem społecznym. Hysteryk, jak dziecko, musi realizować swoje potencjalne struktury czynnościowe. Jego świadomość jest jakby za mała, by zatrzymać to, co nie da się w czyn zmienić. Do realizacji potrzebna jest jednak aprobata otoczenia, gdyż przez realizację tego, co indywidualne, wchodzi we wspólnotę ludzkiego świata. Historyk więc stara się nagiąć swą hierarchię wartości do wymagań otoczenia, wzbudzić swym czynem aplauz otoczenia. Pod naciskiem otoczenia musi on jednak coraz więcej potencjalnych struktur czynnościowych spychać poniżej progu świadomości. Jego podświadomość pęcznieje. Powstają w nim jakby dwie osoby: jedna świadoma, kierująca się oficjalną, aprobowaną hierarchią wartości, druga podświadoma, zbudowana z potencjalnych struktur czynnościowych, do świadomości niedopuszczonych. Obie osoby ja nie są autentyczne, gdyż nie obejmują całości psychiki składają się jakby z jej połówek. Ta nieautentyczność stwarza stan stałej niepewności. Histerek musi wciąż potwierdzać się w otoczeniu, gdyż sam nie czuje się siebie pewien, sam nie wie, jak jest naprawdę, czy, jak to już określono, doktorem Jekyll'em czy Mr. Hydem, czy jedną, czy drugą połówką swej psychiki. Przeważnie na zewnątrz realizuje oficjalną hierarchię wartości, tę, która zyskała społeczne imprimatur. Ale potencjalne struktury czynnościowe, zepchnięte poniżej progu świadomości, też domagają się realizacji, wyjścia na światło dzienne. Na tym polega wulkaniczność psychiki, histeryka. Od czasu do czasu musi coś z tej drugiej, ukrytej części jego ja na wierzch się wydobyć te wybuchy potencjalnych i tłumionych struktur czynnościowych zaskakują otoczenia tym bardziej histeryk musi walczyć o jego aprobatę by jego imprimatur objęło nie tylko oficjalną hierarchię wartości ale też nieoficjalną podobnie jak dziecko liczy on na tolerancję otoczenia dziecko również czasem może być złe i niedobre mama mu wybaczy w środowisku macierzyńskim nie może spotkać go krzywda. Histeryk też w skrycie pragnie być traktowany jak dziecko, chce, by mu wybaczono jego wybuchy, jego drugą stronę medalu. Dlatego często u histeryka pojawia się poczucie krzywdy. Niestety bowiem środowisko społeczne człowieka dorosłego nie jest środowiskiem macierzyńskim dziecka i stopień tolerancji w nim jest znacznie mniejszy. Dzięki jednak płytkiej świadomości, histeryk w takich wypadkach nie pamięta realizowanej struktury czynnościowej, nie przyjmuje jej za swoją, to nie ja, zniekształca jej obraz pamięciowy, patologiczny kłamca, a w bardziej drastycznych wypadkach świadomość w ogóle ulega zakłóceniu: omdlenia, ataki wielkiej histerii, ataki pseudoepileptyczne, różnego stopnia zamroczenia, jasne stany pomroczne, fugi. Amnezję i temu podobne. W jakimś sensie problem histerii jest zagadnieniem zahamowania rozwoju, niedojrzałej osobowości. Histeryk nie może wyjść ze świata dziecka w świat dorosłych, ze środowiska macierzyńskiego, w którym nie bierze się pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, do środowiska dorosłych, do którego przynależności pierwszym warunkiem jest właśnie odpowiedzialność. Histeryk chce żyć na ulgowych, dziecięcych papierach i dlatego kokietuje swoje środowiska. Chce być lubianym, popularnym pupilem, pieszczotką-maskotką, breloczkiem. Gotów grać różnego rodzaju komedie, by zabawić otoczenie. Realizacja potencjalnych struktur czynnościowych przychodzi mu łatwo, gdyż cała jego psychika jest nastawiona na szybką realizację. Dlatego może on odtwarzać wiele ról, których normalnie człowiek bez cech historycznych nie potrafiłby odtworzyć, gdyż zbyt serio traktuje on swoją prawdziwą rolę. Historyk to śmieje się, to smuci, to kocha, to nienawidzi. To jest aniołem, to znów diabłem. Pełen dostojeństwa, to znów błaznujący. Uwielbiający, a za chwilę pogardzający. Istny kalejdoskop nastrojów, uczuć, postaw wartościujących i temu podobne. W tym teatrze rozmaitości jest coś z dziecinnego stosunku do życia. Wszystko dzieje się na niby, jest bardziej zabawą niż życiem na serio. Nawet śmierć przybiera formy teatralne i taneczne, traci swą pogardę i majestat. Histeryk często jak dziecko... Nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest śmierć. Jest dla niego rodzajem snu. Łatwo na śmierć się naraża. Brawura historyków łatwe usiłowania samobójstwa i temu podobne. Bezsprzecznie historycy dodają barwy życiu. Dzięki nim staje się ono bardziej urozmaicone i pełne niespodzianek. Traci swoją seriozność i powagę. Z drugiej jednak strony, traci też swoją autentyczność, staje się bardziej teatrem niż prawdą. Wszystko sprawia wrażenie makiety, sztuczności, lepszej lub gorszej gry aktorskiej, staje się niepoważne i w końcu nudne. Życie jest zabawą, ale też ma swą niezgłębioną powagę wynikającą z jego prawdziwości. Granica między teatrem a prawdą jest często nieuchwytna, ale właśnie pomieszanie tych dwóch elementów stanowi o uroku życia. W histerii wyraźnie przeważa teatr, i dlatego życie w histerycznym kształcie w końcu jest puste i bez treści. Życia nie można traktować zbyt serio. Staje się ono wówczas nie do zniesienia. Nie można jednak też. Nim się tylko bawić, gdyż każda zabawa w końcu zmienia się w nudę. Dodatnią stroną zabawy jest to, że wszystko w niej dzieje się na niby, dzięki czemu można wypróbowywać różne potencjalne struktury czynnościowe. Ale też samo stanowi także jej stronę ujemną. Świat otaczający nabiera cech zabawki, i człowiek sam dla siebie zabawką się staje. Zabawką można manipulować, robić z nią co się zechce i stroić, i pieścić zaglądać do niej, do środka i zepsuć, zniszczyć, wyrzucić. U histeryków często można obserwować takie zabawkowe podejście do otoczenia, a zwłaszcza do innych ludzi. Historycy są przecież specjalistami od manipulacji ludzkimi uczuciami, nastrojami, postawami i temu podobne. Cieszą się, gdy mogą innymi ludźmi kierować, to znaczy wprowadzać ich w takie sytuacje, które oni sami wyreżyserowali. Jak w teatrze lalek, chcieliby oni pociągać ludzi za sznureczki ich namiętności, słabości, kompleksów i patrzeć na efekt swoich manipulacji. W psychoterapii indywidualnej i grupowej, gdy histeryk trafi na histeryka, to znaczy, pacjent odpowiednio dobierze się z terapeutą. Nieraz jesteśmy świadkami takiego wzajemnego pociągania się za sznureczki. Terapeuta stara się manipulować pacjentem, a pacjent terapeutą. W życiu społecznym są jednak sytuacje, w których pewien stopień wolności manipulowania otoczeniem jest nieodzowny. Wszystkie funkcje sterownicze wymagają takich zdolności. Wódz, kapłan, lekarz, nauczyciel muszą wiedzieć, jak pociągać sznurki swoich podopiecznych. Dlatego cechy historyczne są w tych rolach bardzo przydatne. Dobry polityk, mąż stanu, dowódca, nauczyciel duchowy, lekarz, kupiec i temu podobne muszą być po trosze histerykami, by móc wywoływać u swych podwładnych czy klientów odpowiednie dla ich celów motywacje uczuciowe. Muszą oni umieć grać na ludzkich uczuciach. W grupie histeryk działa raczej dezintegrująco. Przez swój egocentryzm, chęć zwrócenia uwagi na siebie, ciągłe realizowanie nowych pomysłów, chęć manipulowania innymi, stwarza on wokół siebie atmosferę napięcia, niepokoju. Nigdy nie wiadomo, co nowego histeryk wymyśli i temu podobne. W psychoterapii grupowej ekspansywni histerycy łatwo mogą rozbić całą grupę terapeutyczną, Dążąc do jej całkowitego zdominowania. Ale cechy historyczne mają też jednak pozytywne znaczenie dla spójności grupy. Hierarchia wartości historyka opiera się na nawet przesadnym wyeksponowaniu otoczenia społecznego. Co o mnie inni pomyślą? Przez to samo wzrasta znaczenie grupy w porównaniu ze znaczeniem jednostki. Historyk łatwo realizuje swe potencjalne struktury czynnościowe. Pobudza to grupę do aktywności, do wyładowania na zewnątrz swych uczuć, nastrojów, marzeń i temu podobno. Hysteryk łatwo może pociągnąć masy za sobą. U histeryka zawsze drzemie duży potencjał podświadomego, i stosunkowo łatwo pozwala sobie on wyrzucić na wierzch nieco z tych sił tajemnych, drzemiących pod powierzchnią świadomości. Te wulkany czy gejzery psychiczne mogą wyzwalać u innych członków grupy analogiczne tendencje do wyładowania się na zewnątrz. W grupie, niejednokrotnie, jak wspomniano, hamulce społeczne słabną i człowiek, czując jej poparcie, dokonuje nieraz czynów, które indywidualnie wstydziłby się popełnić. Stąd może bierze się stare powiedzenie. Senatores boni viri, senatus mala bestia. Senatorzy, Dobrzy mężowie, ale senat złe zwierzęta. Histeryk wreszcie jest zgodnie z tym, co zostało już powiedziane, swego rodzaju mistrzem odmaskowania się, manipulowania i tym podobnych aktywności, które w życiu społecznym są nieraz nieodzowne. Brak poczucia odpowiedzialności, raczej dość typowy dla histeryków, jest oczywiście cechą społecznie niekorzystną. Członkowie grupy powinni być odpowiedzialni. Brak poczucia odpowiedzialności wnosi jednak do współżycia społecznego coś, niecoś z atmosfery dziecinnej zabawy. Wszystko dzieje się na niby, co niejednokrotnie zwiększa dynamikę grupy. Łatwiej powstają nowe pomysły i próby ich realizacji. Zbytnia powaga, zwykle przydusza aktywność. Największą może tragedią osobistą histeryka jest to, że nie osiąga on celu swych dążeń. Jego naczelnym hasłem jest staranie się o aprobatę otoczenia, być akceptowanym, podziwianym, lubianym, popularnym i temu podobne. Osiąga on jednak zwykle efekt odwrotny. Histerycy na ogół nie są lubiani przez otoczenie. W pierwszym kontakcie mogą oni wzbudzać zainteresowanie. Szybko jednak ludzie nimi męczą się i nudzą. Mają ich dosyć, zwłaszcza gdy wykazują oni silne cechy dominacji i tendencje do manipulowania innymi ludźmi. Brak poczucia odpowiedzialności, wewnętrzne zakłamanie, przesadny teatr i temu podobne. Cechy historyczne w dłuższym obcowaniu stają się nieraz nad wyraz uciążliwe. Tak, że historyka wszyscy w końcu mają dosyć. Osiąga on efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast sympatii budzi nieraz antypatię otoczenia, a nikt może tak bardzo tej sympatii nie potrzebuje jak właśnie histeryk. Tylko ona bowiem może pomóc histerykowi scalić przeciwstawne hierarchie wartości: świadomą i podświadomą. Na zasadzie błędnego koła. Im sympatia otoczenia mniejsza, tym silniej stara się histeryk ją zdobyć, na skutek czego wzrasta jego histeryczna ekspansja, która z kolei wpływa negatywnie na sympatię otoczenia. Historyk często nie może oderwać się od nieprzychylnego sobie otoczenia społecznego. Im bardziej ono go odpycha, tym bardziej on stara się je sobie pozyskać i sobie podporządkować. Ponieważ jednak łatwo okłamuje sam siebie, stwarza więc sobie łatwo obraz otoczenia społecznego, odbiegający od rzeczywistości, a odpowiadający jego marzeniom. Tolerancja na samotność jest u histeryka na ogół mała. Oczywiście nigdy typy osobowości nie występują w czystej postaci i, na przykład, w mieszance histeryczno-sizoidalnej. Tolerancja ta może być dość duża. Sama jednak konstrukcja osobowości historycznej wymaga silnego wsparcia w otoczeniu społecznym. Trudno nawet wyobrazić sobie histeryka bez widowni. Jeśli jest zmuszony do samotności, to wkrótce wypełnia się ona postaciami wyimaginowanymi, przed którymi dalej może on swój teatr rozgrywać. Pewna niedojrzałość emocjonalna, którą charakteryzują brak poczucia odpowiedzialności i traktowanie życia trochę na niby, sprawia, że histerycy raczej długo zachowują swoją młodość. Starcze zdziecinnienie niejednokrotnie polega na zaostrzeniu się historycznych cech osobowości, które dawniej byłyby bardziej przysłonięte, a pod wpływem organicznego odhamowania wysunęły się na plan pierwszy. Analogiczne zaostrzenie się cech histerycznych spotyka się w innych zespołach psychoorganicznych, a także w ostrych nerwicach. Niekiedy psychozy endogenne, schizofrenia i cyklofrenia zaczynają się występowaniem histerycznych cech osobowości. Niekiedy znów, nim jeszcze, pojawią się zespół psychoorganiczny lub objawy neurologiczne. Zmiana osobowości w kierunku histerii jest pierwszym sygnałem procesu organicznego, na przykład guza mózgu. Histeryk jest stosunkowo odporny na ciosy, które człowiekowi życie zadaje. Przy całej swej niedojrzałości, chwiejności, zmienności jest on więc w gruncie rzeczy dość twardy. Życie go łatwo nie łamie. Może wynika to stąd, że traktuje on życie. Jak zaznaczono, trochę na niby, że nie bierze go całkiem serio, że nie podejmuje pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, nie czuje się kowalem swego losu. Jeśli dotykają go klęski, to nie jego to wina, ale otoczenia. Dlatego poczucie krzywdy jest u histeryków znacznie częstsze niż poczucie winy. Człowiek, który ma odwagę, Wziąć odpowiedzialność za samego siebie na ogół szybciej się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie, los i temu podobne, a sam stara się zachować postawę niewinnego dziecka. Nie wiemy w jakim stopniu poczucie odpowiedzialności i troska przyśpieszają proces dojrzewania i starzenia się, ale bardziej zabawowe i beztroskie podejście do życia, wprawdzie. Zwalnia proces dojrzewania, lecz równocześnie też opóźnia proces starzenia się. Ludzie z natury pogodni, weseli, beztroscy dłużej na ogół zachowują swoją młodość niż ci, którzy zbyt serio traktują ciężary życia, są nimi od początku przytłoczeni, czują się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za świat cały, chcą nieraz świat ten naprawić. Co zwykle im się oczywiście nie udaje. Jest to grupa zagadnień, wprawdzie odległa od problemu histerii i wiąże się bardziej z wrodzoną dynamiką życiową i z filozofią życia, szczególnie zaś z postawą despotyczną ta bowiem szczególnie przyspiesza procesy starzenia się, na przykład miażdżyce naczyń mózgowych. Niemniej jednak warto o tym tu wspomnieć, gdy mowa o niedojrzałości i młodości histeryków. Nakreślona tu problematyka histerii na pewno nie wyczerpuje całego kształtu zagadnień z tym typem osobowości związanych. Fakt, że typ histeryczny występuje w najrozmaitszych kręgach kulturowych i w rozmaitych epokach, że są pewne epoki i pewne kręgi kulturowe, w których typologia histeryczna dominuje. Jak się zdaje, średniowiecze było takim okresem, a wśród narodów europejskich Polacy są zaliczani do histeryków. Typ z Brzezickiego przemawia za tym, że cechy historyczne są dość powszechne i tkwią głęboko w ludzkiej naturze, a pod wpływem czynników środowiskowych mogą one silniej się uwydatnić. Zdarza się bowiem, że człowiek nie manifestujący w życiu codziennym cech historycznych, nagle zacznie je przejawiać w trudnej dla siebie sytuacji. W takich wypadkach można by mówić o histeryzacji osobowości. Jak już wspomniano, może ona wystąpić w organicznych uszkodzeniach układu nerwowego, na początku psychosendogennych, w ostrych nerwicach i temu podobna. Spotyka się ją też w trudnych warunkach środowiskowych, wobec których człowiek czuje się bezradny. I nie może im sprostać. Niekiedy histeryzacja obejmuje całe grupy społeczne, na przykład w czasie kataklizmów, zarazy, wojen, rewolucji i temu podobne. W sytuacjach takich człowiek zazwyczaj traci zdolność kierowania swoim losem. Ma wrażenie, że jak liść jest miotany wichrem wydarzeń, wobec których jest całkowicie bezsilne. Poczucie odpowiedzialności za siebie i za otoczenie w takich warunkach znacznie się obniża. Człowiek przerzuca odpowiedzialność z siebie na swoje otoczenie. W związku z tym jego procesy decyzji tracą autonomiczny charakter. Decyduje tak, jak decydują inni. Ja jest zastąpione przez my. Wzrasta sugestywność, szukanie wodza, który jest na namiastką Ojca. Człowiek łatwo ulega nastrojom i postawom uczuciowym swego otoczenia. Niepokój, który towarzyszy tego rodzaju sytuacjom, pobudza do aktywności. Wszelka aktywność rozładowuje bowiem stan wewnętrznego napięcia. Histeryzacja ułatwia realizację potencjalnych struktur czynnościowych. Pojawiają się sposoby zachowania się, które w normalnych warunkach uległy stłumieniu, na przykład Gwałtowne manifestowanie uczuć, zwłaszcza o znaku ujemnym, agresji, nienawiści, lęku. Łatwo też dochodzi do różnego rodzaju zwężenia świadomości, czy to wywołanego umyślnie, jak na przykład z pomocą alkoholu, narkotyków, ekstatycznego tańca i temu podobne, czy też powstałego wskutek silnego napięcia emocjonalnego. Zjawisko histeryzacji występujące w sytuacji trudnej, zarówno uwarunkowanej, Wewnętrznie ostra nerwica, początek psychozy endogennej, zmiany organiczno-środkowego układu nerwowego, jak i zewnętrznie, kataklizmy wojny i temu podobne. Może wskazywać na to, że jest to typ zachowania regresywnego. W trudnych sytuacjach bowiem człowiek z reguły wycofuje się do wcześniejszych form zachowania się, w których czuje się pewniejszy, choćby dlatego, że w tym wczesnym okresie życia. Otaczało go środowisko macierzyńskie, które było rękojmią bezpieczeństwa. Gdy nie możemy sprostać jakiejś sytuacji, dzieci nie jemy. Dyrektor, który nie może sobie poradzić z podległą mu instytucją, złości się jak małe dziecko i staje się nieraz despotyczne, jak bywają małe dzieci. Człowiek chory zachowuje się po trosze jak dziecko, Gdyż sam nie jest zdolny sprostać chorobie, szuka opieki otoczenia. Dlaczego przyjmując postawę histeryczną czuje się człowiek pewniejszy? W postawie tej nie odczuwa się tak silnie ciężaru odpowiedzialności za własne decyzje, gdyż ciężar ten zostaje w znacznej mierze przesunięty na otoczenie społeczne. Nie ja, tylko oni są odpowiedzialni za mnie. Ten brak odpowiedzialności charakterystyczny dla histerii wynika z samego zachowania systemu wartości. Histeryk, co warto przypomnieć, nie ma własnej hierarchii wartości, a zasadniczo ma je dwie. Jedną pod otoczenie, co mnie pomyślą, drugą podświadomą, chaotyczną i pełną sprzeczności powstałą ze stłumionych struktur czynnościowych. Czuje się on odpowiedzialny za swą podświadomość. To nie on decyduje, ale coś, co w nim siedzi, jakaś zła siła i temu podobne. W jednym więc wypadku ciężar odpowiedzialności jest przeniesiony na otoczenie, w drugim na mechanizmy działające poniżej progu świadomości, a więc od jego woli niezależna. Ta częściowa dezintegracja psychiczna w pewnym stopniu ułatwia przystosowanie się do trudnej sytuacji. Poczucie odpowiedzialności zmusza bowiem do konsekwentnego działania, a także w trudnych sytuacjach jest często niemożliwe. Historyk postępuje tak jak jego otoczenie. W ten sposób jego ja jest wzmocnione przez działanie grupy lub pod wpływem swych podświadomych impulsów, wówczas może wyładować z siebie to, co zostało stłumione, nie ponosząc jednocześnie za to odpowiedzialności, gdyż jest to poza zasięgiem jego świadomości i wolnej woli. Zdolność formowania samodzielnej decyzji wymaga raczej znacznej dojrzałości psychicznej. Trzeba wytworzyć sobie dość stabilny system wartości, mieć odwagę, przeciwstawić go otoczeniu i odrzucać te potencjalne struktury czynnościowe, które są z tym systemem sprzeczne. Możliwe, że w sytuacjach trudnych, awaryjnych taka konsekwentna i odpowiedzialna linia postępowania nie zdaje egzaminu. Możliwe, że lepsza jest wówczas linia postępowania bardziej przypadkowa, impulsywna, zmienna. W każdym razie jest to droga łatwiejsza, gdyż utrzymanie własnego systemu wartości mimo piętrzących się trudności wymaga nieraz nie lada wysiłku umiejętność właściwego podejścia do histeryków nie jest sprawą łatwą przede wszystkim dlatego, że na dłuższą metę działają oni na nerwy swą teatralnością, wewnętrznym zakłamaniem brakiem odpowiedzialności chęcią zwrócenia na siebie uwagi nieobliczalnymi reakcjami i temu podobne Histeryk bardzo tęskni za afirmacją otoczenia i bardzo jej potrzebuje. Jak dziecko chciałby przez otoczenie być przydulone, dopieszczone, tej afirmacji nie można mu odmawiać, nie można go odrzucać od siebie dlatego, że jest histerykiem, choćby nieraz się miało na to ochotę. Gdy histeryk czuje się bezpieczny i oprobowany, Wówczas nie musi tak usilnie walczyć o sympatię otoczenia, dzięki czemu cechy histeryczne nieco przygasają. Człowiek aprobowany czuje się zazwyczaj silniejszy, jego autoportret się rozjaśnia, łatwiej mu przychodzi ustabilizować własny system wartości, dzięki czemu jego decyzje stają się bardziej własne, pewniejsze i odważniejsze. Ta ogólna zasada odnosi się też do histeryków. Muszą oni mieć poczucie aprobaty, akceptacji, muszą czuć się bezpieczni choćby wobec jednego człowieka, swojego lekarza. Dalszym krokiem w leczeniu histeryków jest uczenie ich prawdy. Czując więcej wiary w siebie, mają oni więcej odwagi spojrzeć bardziej obiektywnie na samych siebie. Dąży się tu do rozszerzenia ich pola świadomości. Okazuje się, że to, co tłumili, mogą spokojnie na wierzch wydobyć, że nie wywoła to społecznego potępienia. Podwójna hierarchia wartości, jedna na zewnątrz, druga od środka podświadoma, okazuje się niepotrzebna. Istnieje możliwość ich scalenia. Przez rozszerzenie swego pola świadomości człowiek staje się bardziej odpowiedzialny. Zaczyna rozumieć, że to, co dawniej uważał za działanie tajemniczego i nieposkromionego alterego, nie jest w gruncie rzeczy tak tajemnicze i niezwykłe, że mieści się w granicach ludzkich uczuć namiętności i popędów. Ta akceptacja podświadomości jest elementem ważnym w leczeniu histerii. Na niej opiera się metoda oczyszczania katarzis stosowana w różnych systemach psychoterapeutycznych. Oczyszczenie daje człowiekowi poczucie wolności, przywraca mu odwagę do swobodnego decydowania i wiarę we własną hierarchię wartości. Ważnym momentem w postępowaniu z histerykami jest zachowanie możliwie stałej hierarchii wartości. Histeryk jest zmienny i łatwo przeskakuje z jednej hierarchii wartości w drugą, gdyż żadna z nich nie jest w nim ugruntowana. Zmienność ta dotyczy zarówno jego nastawień uczuciowych, jak i poglądów i sposobów zachowania się. Obcując z odnosi się wrażenie, że jakby wypróbowuje on na otoczeniu różne, często przeciwstawne hierarchie wartości. Świadomie, a co częściej podświadomie, chce on jakby uwieść swego partnera kontaktu, chce go oczarować, zawładnąć nim i móc nim manipulować. Podobnie jak dziecko czasem chce zdobyć swych rodziców bez reszty, związać ich z sobą stosunkiem symbiotycznym. Otóż w kontaktach z histerykiem trzeba umieć przeciwstawić się tym histerycznym czarom. Trzeba wobec histeryka zachować spokój i być konsekwentnym, tak by czuł on, iż w lekarzu ma zawsze oparcie, ale że oparcie to nie jest zmienne, jak jego własna natura lecz jest jak twardy grunt pod nogami. W kontaktach z histerykami często razi nas i irytuje ich skrzywienie w widzeniu siebie. I otaczającego świata. Żadne dowody nie potrafią ich przekonać, że ich obraz świata i własnej osoby nie jest prawdziwy. Gdy im się przytacza dowody na fałsz tego obrazu, na wewnętrzne zakłamanie, pobudza to ich do wybuchów emocjonalnych, ataków historycznych, w których wywołują swe poczucie krzywdy. Dlatego pokazywanie histerykowi prawdy wprost w oczy wydaje się bezcelowe. Musi on do niej dojść sam, stopniowo, co możliwe jest dzięki temu, że jego partner kontaktu zachowuje wspomnianą stabilność. Podobnie rodzice postępują wobec rozkapryszonych dzieci. Starają się nie zwracać uwagi na ich humory. Stabilność nie jest równoznaczna z obojętnością jak dziecko zawsze w swych rodzicach odczuwa życzliwość, nawet gdy jest karcone, taki histeryk musi tę życzliwość wyczuwać w swym lekarzu. W pierwszej fazie leczenia histeryk jest często aż zbyt skłonne akceptować hierarchię wartości swego lekarza. Psychoanalitycy mieli najgorętszych zwolenników swych teorii właśnie wśród własnych pacjentów, to zresztą umacniało ich wiarę w słuszność tych teorii. Zapominali tylko o tym, że zmieniając swych terapeutów, pacjenci też zwykle łatwo zmieniali swe psychiatryczne credo. Z histeryków na ogół rekrutują się najbardziej entuzjastyczni wyznawcy. Pacjenci histeryczni na ogół szybko chwytają żargon psychiatryczny swego lekarza, naśladują jego postawy. Wyznają jego poglądy. Czasem, po kilku zdaniach wypowiedzianych przez pacjenta, histeryka, można się zorientować, u jakiego psychiatry leczył się on uprzednio. Często potrafią oni w sposób naukowy wytłumaczyć swoje objawy, znają podstawową terminologię psychoanalityczną, jeśli z psychiatrami tych kierunków się zetknęli. Opisują swój przypadek fachowym językiem, nieraz. Ich interpretacje są bez zarzutu, ale w ich wypadku poznanie siebie nie przynosi spodziewanego efektu terapeutycznego. Delfickie Znaj samego siebie zawodzi i często właśnie z ich ust słyszy się zdanie, że poznanie siebie w końcu nic człowiekowi nie pomaga. Przynosi tylko smutek, i rezygnację. Jest to zagadnienie w psychoterapii niezwykle istotne. Każda bowiem metoda psychoterapeutyczna zmierza do lepszego poznania siebie. Jeśli poznanie to jest bezefektywne, niepotrzebny jest wielogodzinny wysiłek terapeutów i ich pacjentów. Wydaje się, że poszerzenie pola świadomości na tym bowiem polega poznanie siebie, Zawsze jest korzystna, choćby nawet był to zabieg przykry i bolesny. Z biologicznego punktu widzenia, świadomość jest miernikiem stopnia rozwoju. Jest ona prawdopodobnie śladowa u istot niższych, a bardzo już rozbudowana u człowieka. U człowieka też wykazuje ona różne stopnie rozwoju. Im jest ona szersza i głębsza, tym mądrzejszy jest dany człowiek. Może życie jego jest nieraz trudniejsze, ale za to na pewno bogatsze, niż człowieka żyjącego głównie swoją podświadomością. By coś weszło do świadomości, musi to coś stać się przeżyciem to znaczy angażować ja. Nie może działać tylko peryferyjnie człowiek to musi w sobie przetrawić. Przypomina się tu ewangeliczna opowieść o siewce. Ziarno jest to samo, ale na różnych grunt pada, by dać owoc. Musi paść na grunt żyzny, w nim opumrzeć, by dać początek nowemu życiu. Prawdę o sobie człowiek musi przetrawić. Nie jest to proces łatwy, ale tylko tego typu poznanie siebie, które jest jednocześnie silnym przeżyciem, może dać efekty terapeutyczne. Tu dochodzimy do dość istotnego problemu histerii. W jakim stopniu ten typ osobowości broni człowieka przed siłą przeżycia? Na ogół panuje przekonanie, że histerycy przeżywają burzliwie, ale płytko, przysłowiowa burza w szklance wody. Już sam fakt, że szczególnie łatwo przechodzą oni z jednego skrajnego nastroju czy uczucia do przeciwstawnego, może przemawiać za tym, iż zbytnio w te przeżycia emocjonalne się nie angażują. Gdzieś w środku zachowują Belle indifference. Belle indifference. uroczą beztroskę, postawę obojętnego obserwatora, który czasem, nawet z pewnym rozbawieniem, ogląda burzę przez siebie wywołaną. Gleba tu płytka i pod nią jest skała, dlatego ziarno prawdy tak szybko w niej obumiera. Przedstawiając typy osobowości na tle systemów wartości, wychodziliśmy z założenia, że systemy te są czymś dla człowieka najważniejszym. Wedle nich bowiem kształtuje się proces decyzji, a tym samym zewnętrzne zachowanie człowieka. Na ogół człowiek nie zdaje sobie w pełni sprawy z własnego systemu wartości, choćby dlatego, że znaczna jego część znajduje się poniżej poziomu świadomości. Od tej części zależą decyzje autonomiczne i zautomatyzowane, to znaczy te, w których czynnik wolnej woli nie istnieje, a które jednak odgrywają ważną rolę w wymodelowaniu naszych form zachowania się i przeżywania. Fakt, że w histerii ten system wartości się nie wytwarza, że jest on niedorozwinięty, że sprzeczne systemy występują obok siebie, dr. Jekyll i Mr. Hyde, że to, co niewygodne, łatwo jest spychane do podświadomości, że trzeba wciąż szukać oparcia w otoczeniu dla wzmocnienia niepewnego systemu wartości, to wszystko mogłoby wskazywać, że histeryk żyje jakby w ulgowej taryfie. System wartości jest bowiem tym, co człowiek musi sobie stwarzać w ciągu życia i za to, co stworzył, musi ponosić konsekwencje. Bez systemu wartości nie ma odpowiedzialności, bo za co ma człowiek odpowiadać, jeśli własnego dekalogu sobie nie stworzył? Oczywiście nie jest. Całkiem tak, jakby histeryk był w ogóle pozbawiony systemu wartości. Bez niego niemożliwe byłyby żadne decyzje, ani świadome, ani nieświadome. Proces decyzji, jak wielokrotnie podkreślano, jest istotną funkcją układu nerwowego. Bez swoistej hierarchii wartości układ nerwowy nie mógłby pracować to znaczy decydować. Nie wiemy jednak, na czym polega ten system wartości na poziomie neurofizjologicznym. Na drodze introspekcji potrafimy analizować decyzje świadome. Tych jednak histeryk jakby unika przerzuca ciężar decyzji na otoczenie lub na swoją podświadomość jakby boi się rozszerzenia i pogłębienia swojej świadomości. A właśnie w tym kierunku zmierza każdy proces psychoterapeutyczny. Dlatego histerycy stanowią tak trudny i na ogół niewdzięczny materiał do psychoterapii. Mimo pozornej podatności na nią, w rzeczywistości są niezwykle oporni, wyczuwa się w nich, jak już określono, pod cienką powierzchnią gleby twardą skałę. Co jest jednak tą twardą skałą? Pewne zachowania typu histerycznego. Można zauważyć u zwierząt wyższych. U zwierząt domowych spotyka się ciążę histeryczną, Historyczne ataki złego humoru. U zwierząt żyjących dziko można obserwować straszenie wroga, gdy zwierzę puszy się i najeża. Chcą one jakby samą postawą i miną zmusić wroga do ucieczki. Również w zalotach zwierzęta odgrywają cały teatr którym swym tańcem, śpiewem, strojeniem piór chcą oczarować partnerkę. Istotą tego typu zachowania jest przybieranie maski, która ma wywrzeć pożądane wrażenie na otoczeniu. I jest to swoiste strojenie min, robienie gęby do świata otaczającego. W zasadzie to samo robi histeryk, tylko skala jego zachowania jest znacznie bogatsza. Tym teatrem stara się on podbić otaczający świat, pokonać go lub do siebie przyciągnąć. W celu zachowania życia własnego i życia gatunku stosuje się tu pewnego rodzaju oszustwo. Stara się światu otaczającemu pokazać inne oblicze, wydać się mu piękniejszym, jak na przykład w zalotach, lub groźniejszym, jak na przykład w walce. Za takie oszustwo można by też uważać mimikre, gdy zwierzę upodabnia się do swego środowiska, by uchronić się w ten sposób przed zagrażającym mu niebezpieczeństwem. Wydaje się więc, że tą twardą skałą histeryka jest jego walka o przetrwanie. Przy tym chodzi tu zwykle o przetrwanie własne. Pierwsze prawo biologiczne jest ważniejsze. U większości histeryków prawdopodobnie w związku z ich niedojrzałością emocjonalną na ogół nie dochodzi do pełnego rozwinięcia potrzeb i postaw uczuciowych związanych z drugim prawem biologicznym. Histeryczki są często zimne seksualnie, cierpią na anorgamię. Uczucia macierzyńskie są u nich płytkie, dziecko traktują po trosze jak lalkę i swoją zabawkę. W związkach erotycznych bawi je przede wszystkim flirt, fakt, że są podziwiane, podboje i temu podobne. Miłość łatwo przeradza się u nich w chęć dominowania. Podobnie histerycy też są zasadniczo zimni seksualnie. W miłości często szukają zaspokojenia swoich ambicji, co kobieta, to nieprzyjaciel. Fascynuje ich więcej zdobywanie partnerki niż jej posiadanie. Flirt jest ważniejszy od miłości. Chcą być podziwiani przez swe partnerki, a je z kolei traktują trochę jak przedmiot zabawy. Laleczka kociak. W stosunku do dzieci bywają despotyczni lub beztroscy. Natomiast wyraźnie się zaznaczał histeryków przewaga pierwszego prawa biologicznego. Na ogół umieją oni zabiegać o własne interesy. Nie dają się łatwo skrzywdzić, często przejawiają wyraźny egoizm. Nie lubią zbytnio się przemęczać. Wolą innym rozkazywać, wolą też mówić o swej pracy, niż pracować. Nieraz są też tak zmęczeni mówieniem, że na pracę siły im nie staje. Chcą tanimi sposobami, bez większego wysiłku. Zdobyć poklask otoczenia. Piękne słowa, piękne stroje, piękne formy, a pod spodem często pustka. Pracują z rywami, po krótkim zapale, przysłowiowy polski słomiany zapał. Z powrotem ogarnie ich Tak więc, gdy uważniej przypatrzeć się histerykom, dość wyraźnie rysuje się ich system wartości. Można by go streścić w haśle. Przetrwać za wszelką cenę, przy możliwie najmniejszym wysiłku. Histeryk, jak kameleon, zmienia swe oblicze, raz jest taki, raz inny, byle utrzymać się na powierzchni, nie dać się życiu pokonać. Może tego typu styl życia jest z punktu widzenia adaptacji korzystny. Łatwiej bowiem zaadaptować się do warunków życia, realizując różnego rodzaju formy zachowania. Strojąc jakby różne miny do świata, niż trzymając się tylko jednej. Teatr robiony pod publikę to jest z chęci przypodobania się otoczeniu też powinien ułatwić współżycie z ludźmi. Niestety, tragedią histeryka jest to, że jego marzenia się nie spełniają. Chciałby bardzo być w pełni zaakceptowany przez otoczenie. Jak mnie ludzie widzą, jest, jak wiadomo, jego naczelną maksymą, ale niestety ludzie przeważnie mają go dosyć i od niego się odwracają. To oczywiście nadomiar nasila cechy historyczne. Dlatego akceptacja jest szczególnie ważnym momentem w terapii histeryków. W świetle przedstawionych obserwacji styl histeryczny byłby bardziej pierwotny. W pewnej mierze występujący już w świecie zwierzęcym, a u człowieka pojawiający się szczególnie w sytuacjach trudnych, zagrożenia, w których człowiek czuje się bezradny, histeryzacja. Styl ten jest na ogół dowodem pewnej niedojrzałości emocjonalnej. W hierarchii wartości najważniejsze staje się hasło: przetrwać za wszelką cenę. Hasło, które godzi. W godność człowieka. Antoni Kępiński Psychopatia. Typ psychasteniczny. Psychastenik jest pozornie antytezą historyka. Gdy histeryk kocha teatr, chce błyszczeć, imponować otoczeniu, być zawsze w centrum uwagi. To psychastenik chętnie by się zapadł pod ziemię, ubrał w czapkę niewitka. Męki przechodzi, gdy znajdzie się w centrum uwagi otoczenia. Nie wie wówczas co z sobą zrobić. Wszystko mu zawadza własne ręce, nogi, własny głos. Nie chce odbijać się od otoczenia. Ubiera się szaro, chciałby przejść przez życie niespostrzeżone Choć w głębi duszy marzy mu się wielki teatr, chciałby stać się kimś wielkim, sławnym człowiekiem, o którym wszyscy mówią, ale marzenia te głęboko ukrywa. Histeryk łatwo realizuje swe potencjalne struktury czynnościowe, zależnie od sytuacji, zmienia się jak kameleon. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Potrafi odegrać różne role: zakochanego. Pogniewanego, oburzonego, zachwyconego i temu podobne. Z jednej roli łatwo przeskakuje do innej, choćby jej przeciwstawnej. Wahanie u niego jest krótkie, decyzja zapada, nim zdąży o niej pomyśleć. Nie znosi ciężaru struktur czynnościowych potencjalnych, stara się je natychmiast realizować. A gdy to niemożliwe, Zostają one zepchnięte ze świadomości. Psychastenik natomiast wciąż się waha, decyzja jest dla niego obarczona niezwykłym ciężarem odpowiedzialności. Nieraz trzeba go w końcu ze zewnątrz popchnąć, bo sam by się nigdy nie zdecydował. Gdy zdecyduje, nieraz żałuje swej decyzji, długo nad nią rozmyśla, robi sobie wyrzuty sumienia. Chciałby ją zmienić. Typową u niego cechą jest. Esprit d'escalier. Dowcip spóźniony, odpowiedź po nie w czasie. Dopiero na schodach przypomina sobie, co powinien był powiedzieć, jak się miał zachować przed chwilą w salonie. Realizacja struktur czynnościowych przychodzi mu niesłychanie ciężko. Jest zawsze niezadowolony ze swego wykonania, ze swej gry. Maska społeczna go uwiera. System samokontroli jest u niego niezmiernie rozwinięty. Wciąż czuje krytyczne spojrzenie otoczenia na siebie. Cokolwiek robi, wydaje mu się złe, niezręczne. Wszyscy są lepsi od niego, on najgorszy. Trzeba mu stale dodawać odwagi i wiary w siebie. Przerost układu samokontrolującego u psychastenika działa hamująco na aktywność i na proces decyzji. Struktury potencjalne ulegają nieraz niezwykłemu przerostowi, a zrealizowane są nikłe, i z nich psychastenik jest przeważnie niezadowolony. Skutkiem tego współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych jest u niego niski. Podczas gdy u psychastenika jest on wysoki. Dla psychastenika wszystko jest mało prawdopodobne, zbyt trudne, niemożliwe. Woli wycofywać się z życia niż iść naprzód. Często życie traktuje jako przykry obowiązek. Żyje, bo się urodził i musi żyć. Samo życie niezbyt go pociąga, cieszy go jedynie pochwała otoczenia. Ona dodaje mu wiary w siebie. Ona może zmobilizować go do wysiłku. Histeryk łatwo wyładowuje swoje uczucia, burza w szklance wody. Psychastenik raczej dusi je w sobie. Czasem, gdy zbyt wiele negatywnych uczuć w nim się nazbiera, następuje wybuch. Otoczenie jest wówczas zdumione, że ten cichy i spokojny człowiek w tak gwałtowny sposób się wyładowuje. W żargonie psychiatrycznym mówi się o kolcu stenicznym psychasteników. Na ogół sprawiają oni wrażenie miękkich, ustępliwych, łagodnych. Są jednak pewne sektory ich psychiki, w których są twardzi i nieustępliwi. Psychastenicy zazwyczaj mają swój świadomy system wartości, ale zwykle boją się go pokazać światu otaczającemu. System ten jest często zbyt wyidealizowany i trudny do zrealizowania. Psychastenik dla świętego spokoju woli nieraz przyjmować systemy wartości swego otoczenia, mimo że wewnętrznie przeciw nim się buntuje. Odczuwa on lęk przed otoczeniem społecznym, potępienie społeczne jest dla niego największą karą, dlatego stara się dopasować do swego otoczenia być takim jak inni. Nie odstawać, być niezauważonym, nie być ani pierwszym, ani ostatnim. Podobnie u histeryka. Pytaniem najbardziej go męczącym jest, co o mnie inni pomyślą? Tylko o ile histeryka pytanie to pobudza do realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, to psychastenika pytanie to wyraźnie hamuje. Potencjalne struktury czynnościowe dusi on w sobie, a stara się realizować tylko te, które są w pełni przez otoczenie aprobowane. Dlatego odczuwa on wewnętrzne zakłamanie, gdyż co innego nieraz myśli, a co innego musi robić. U histeryka raczej otoczenie wyczuwa jego zakłamanie. On sam często nie zdaje sobie z niego sprawy. Pracy histeryk jest zazwyczaj nieodpowiedzialne i unika wysiłku. Natomiast psychastenik bywa przesadnie odpowiedzialny. Wytęża swe siły do maksimum i ma wrażenie, że wszystko, co robi, źle robi. Nie ma wiary w siebie. Otoczenie musi dodawać mu otuchy, wzmacniać jego autoportret. Psychastenicy w przeciwieństwie do histeryków są dobrymi pracownikami, można na nich polegać. Są obowiązkowi, ambitni, cisi i pokornego serca. Jeśli w związkach erotycznych histeryka najwięcej pociąga samo zdobywanie partnera czy partnerki, to psychastenik właśnie tegoż zdobywania najwięcej się boi. Nie dowierza swoim siłom. I swej atrakcyjności i zwykle raczej on jest zdobywany niż zdobywcą. Często też w jego życiu erotycznym występuje duża rozbieżność między marzeniem a rzeczywistością. Miłość jego łatwiej realizuje się w świecie wyidealizowanym niż realnym. Pozostaje to w związku z typową dla niego trudnością realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. Ma on zawsze poczucie, że to, co zostało zrealizowane, jest znacznie gorsze od tego, co odkwiło w impotentia, w sferze możliwości czy nadziei. Dlatego miłość u niego pozostaje często zamknięta w sferze marzeń, a to, co z niej udało się zrealizować, przynosi nieraz rozczarowanie, niedosyt a nawet wstręt, zwłaszcza wówczas, gdy do realizacji miłości został w jakiś sposób przymuszony. Nie tak rzadko się to zdarza, gdyż jak wspomniano, jest on raczej zdobywany niż zdobywcą. Ta postawa przymuszonego jest dla psychastenika dość typowa i dotyczy nie tylko jego życia erotycznego, Odnosi się nieraz wrażenia, jakby on w ogóle był do życia przymuszony. Żyje z poczucia obowiązku. Rzadko życie naprawdę go cieszy. Przyjemności są obarczone poczuciem winy, świat go zbytnio nie pociąga, gdyż wciąż ma wrażenie, iż jego realizowanie się w tym świecie jest jakoś fałszywe, niedobra. Zbyt wiele rozbieżności istnieje między strukturami czynnościowymi, potencjalnymi, a zrealizowanymi. Histeryk, jak się zdaje, silniej trzyma się z życia niż psychastenik. Prawo zachowania własnego życia jest u historyka naczelną zasadą hierarchii wartości, czego nie można by powiedzieć o psychasteniku. Właściwie nie wiadomo, co go przy życiu trzyma. Chyba poczucie obowiązku. Psychastenik jest często oderwany od życia, lepiej czuje się przeciwnie niż histeryk wśród struktur czynnościowych potencjalnych, niż wśród zrealizowanych. Według typologii pawłowowskiej, częściej jest on typem myśliciela niż artysty to znaczy, procesy drugiego systemu sygnalizacyjnego przeważają u niego nad procesami pierwszego systemu. Procesy drugiego systemu są dalsze od prog realizacji niż procesy pierwszego systemu. Potencjalna struktura czynnościowa, by stać się strukturą zrealizowaną, musi przejść przez końcówki receptoryczno-efektoryczne łuku odruchowego. U histeryka wszystko dzieje się jakby na obwodzie łuku odruchowego. Jego obraz świata jest zazwyczaj zmysłowy, a aktywność w świecie głównie ruchowa. To znaczy wszystkie te formy aktywności, które wyraźnie manifestują się w świecie otaczającym. Natomiast u psychastenika aktywność koncentruje się w środkowym odcinku łuku odruchowego, nie angażując często końcówek receptorycznych i efektorycznych. Dlatego psychastenik jest bardziej typem myśliciela niż artysty. Ta przewaga drugiego systemu sygnalizacyjnego nad pierwszym w psychastenii wiąże się z przewagą struktur czynnościowych potencjalnych nad zrealizowanymi. Struktury potencjalne bowiem zajmują centralny odcinek łuku odruchowego, a struktury zrealizowana odcinki końcowe, receptoryczno-efektoryczne. Trudność decyzji jest wynikiem... Przeciążenie ośrodkowego odcinka łuku odruchowego. Gdy struktur potencjalnych jest zbyt wiele, trudno zdecydować, którą z nich wybrać. Proces decyzji staje się uciążliwy. Wahanie i niepewność stają się cechami takiego człowieka. Z wahaniem i niepewnością wiąże się pewne cechy anarkastyczne, które u psychosteników nierzadko występują. Typowe dla natręstw przeżuwanie, powtarzanie tej samej czynności sprawdzanie, wynika nieraz z trudności decyzji. Nie mogąc podjąć samodzielnie decyzji, psychastenik nierzadko ucieka się do rytuału, do decyzji sobie narzuconej, niezależnie od swego stanu wewnętrznego, to jest potencjalnych struktur czynnościowych i sytuacji zewnętrznej. Wykonuje to, co jest nakazane, co jest w jego mniemaniu koniecznością, a nankę. Choćby to była czynność zupełnie bezsensowna. W czynności tej jednak zawiera się wiara w jej moc magiczną, że ona odczyni zło związane ze zbyt trudnym dla psychastenika procesem decyzji. Jak się zdaje. Istnieją zasadnicze różnice między psychasteniczną a obsesyjną sylwetką osobowości, ale skłonność do anankastycznych form zachowania się jest im wspólna. W zespołach anankastycznych charakterystyczny jest element perseweracji. Ta sama myśl, czynność przeżycia powtarzają się wielokrotnie. Tendencje perseveracyjne. Mogą wystąpić przy trudnościach decyzji, gdy nie można zdecydować się na tę czy na tamtą strukturę czynnościową. Może zdarzyć się, że zostanie wybrana struktura całkiem przypadkowa. Sam fakt, że została ona wybrana, sprawia, że wybór jej będzie się stale powtarzał. Przebiła się ona bowiem przez opór procesu decyzji. Nierzadką cechą psychasteników jest upór. Gdy raz wejdą na jakąś drogę, to już trudno ich z niej sprowadzić. Trzymają się jej kurczowo. Gdyż chodzi droga ta może być zła, to jednak uwalnia ich z niepokojów i wątpliwości decydowania. Tu wyraźnie uwidacznia się różnica między histerykiem a psychastenikiem. Histeryk wciąż coś nowego realizuje, Wciąż na nowe drogi wkracza, gdyż proces decyzji nie nastręcza mu trudności. Twórca pojęcia psychastenii, Janet, dawał dość szeroki zakres temu pojęciu, uważając, że u podłoża psychastenii leży Niekompletność, to jest jakby niewykończenie struktury osobowości. Co w dzisiejszej terminologii odpowiadałoby najlepiej osobowości niedojrzałej. Jeśli u histeryka niedojrzałość osobowości objawia się przede wszystkim brakiem poczucia odpowiedzialności i przewagą nad naddaje w związkach uczuciowych, to u psychastenika przejawia się ona w niedorozwoju autoportretu. Psychastenik nie potrafi obiektywnie popatrzeć na siebie. Wprawdzie histeryka obraz własnej osoby bywa z reguły zafałszowany, to jednak na ogół jest on z niego zadowolony. U roz rozdźwięk między obrazem wyidealizowanym własnej osoby, a realnym jest tak duży, że nie ma możliwości pogodzenia obu obrazów ze sobą. Psychasenik chciałby być inny, niż jest w rzeczywistości. Jest stale z siebie niezadowolony i nawet aprobata otoczenia, na którą jest szczególnie uwrażliwione, nie zmienia jego desaprobującego nastawienia do własnej osoby. Odnosi się wrażenie, jakby jego układ samokontrolujący był nastawiony stale na nie. Na krytykę Trudno powiedzieć, skąd bierze się ten zbytni krytycyzm w stosunku do własnej osoby, zwłaszcza, że nieraz psychastycy są od dziecka oprobowani i chwaleni przez otoczenie. Nie da się więc tłumaczyć go zbyt surowym zwierciadłem społecznym. Wydaje się, że przyczyna tkwi w zbytniej rozbieżności między strukturami potencjalnymi a zrealizowanymi. Psychastenik jest jakby przytłoczony swymi możliwościami, tak, że cokolwiek uda mu się zrealizować, jest zbyt nikłe i marne w porównaniu z tym, co we własnym mniemaniu mógłby i powinien dokonać. U każdego człowieka istnieje rozdźwięk między wyidealizowanym potencjalne struktury czynnościowe a realnym obrazem własnej osoby. Struktury zrealizowane. Rozdźwięk ten zmusza człowieka do stałego poprawiania siebie. Dzięki niemu dokonuje się indywidualna ewolucja. U psychastenika jest on jednak za duży, także zamiast pobudzać go do realizacji siebie, często go hamuje. W kontakcie z psychastenikami często odnosi się wrażenie, że są oni przyhamowani. Otoczenie nieraz stara się ich rozhamować, dodać wiary w siebie. Nieraz miałoby się ochotę ich upić i zobaczyć, czy po opijanemu się nie rozhamują i jak się wtedy będą zachowywać. Rzeczywiście, psychastenicy pod wpływem alkoholu często się odhamowują, stają się swobodniejsi i widzą siebie w lepszym świetle. W terminologii Pawłowowskiej można by mówić u psychasteników o przewadze procesów hamowania, a u histeryków o przewadze procesów pobudzenia. Obraz własnej osoby tworzy się na zasadzie realizowania potencjalnych struktur czynnościowych. Musimy stale sprawdzać się w działaniu na świat otaczający. Bez tego nasz autorytet straciłby cechy rzeczywistości. Odczuwalibyśmy własną nierealność. W psychastenii zresztą nierzadkie są objawy depersonalizacji i derealizacji. Histeryk zbyt łatwo siebie realizuje, stąd wrażenie teatru, gry, zakłamania. Psychastenik zbyt trudno się realizuje, stąd wrażenie niedopowiedzenia, zatajenia, maski, pod którą coś nieznanego się ukrywa. Życie wymaga ustawicznej aktywności. Trzeba wciąż wypróbowywać własne możliwości, sprawdzać się w działaniu. Nie można żyć tylko potencjalnymi strukturami czynnościowymi, gdyż taki styl życia kończy się wybuchem. Potencjalne struktury czynnościowe zostają wyrzucone na zewnątrz i stają się psychotyczną rzeczywistością chorego. Warto wspomnieć, że sylwetka przedchorobowa w schizofrenii ma zwykle bardzo wyraźne cechy psychasteniczne. Powstaje pytanie, dlaczego psychastenicy mają znaczne trudności w realizowaniu swych potencjalnych struktur czynnościowych? Skąd bierze się u nich taka przewaga procesów hamulcowych? Trzeba by najpierw odpowiedzieć na pytanie. Co jest motorem ludzkiej aktywności? Z biologicznego punktu widzenia, motorem tym są dwa prawa biologiczne: zachowania życia i własnego gatunku. W psychascenii prawa te mają słabszą moc oddziaływania. Psychascenik jest jakby luźno z życiem związany. Żyje jakby na marginesie życia, nie potrafi o życie walczyć, łatwo poddaje się, nie potrafi też kochać to słabe ufiksowanie się w życiu jest na pewno w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie, ale też czynniki środowiskowe nie są bez znaczenia. Prawa biologiczne u człowieka są pod silnym naciskiem praw społecznych i kulturowych, co może wiąże się z tym, że u człowieka metabolizm informacyjny bierze górę nad metabolizmem, Energetycznym. Różnego rodzaju zespół czynników środowiskowych może wpłynąć na to, że człowiek traci stopniowo wiarę w siebie, a z nią też swoje przywiązanie do życia. Związanie z życiem idzie w parze z wiarą we własne siły, z wiarą, że wyjdzie się z walki z otoczeniem zwycięsko. Autoportret i dynamika życiowa. Są z sobą ściśle powiązane. O tym świadczy choćby fakt, że wszystkie wahania nastroju, to jest dynamiki życiowej, przede wszystkim odbijają się na autoportrecie. Trudno powiedzieć, jakie warunki środowiskowe działają korzystnie, a jakie niekorzystnie na autoportret i dynamikę życiową. Czasem zbyt dobre warunki. Zbyt długo utrzymujące się macierzyńskie środowisko wydelikacają człowieka, odbierają mu chęć do ekspansji w świat otaczający, choćby z obawy, że nigdy nie będzie tam tak dobrze i bezpiecznie jak w środowisku macierzyńskim. Złe warunki środowiskowe, niedostateczna macierzyńskość środowiska rodzinnego mogą natomiast stać się przyczyną. Załamania, utraty wiary w siebie, a z nią też chęci do życia. Psychastenicy są stosunkowo silniej uczuciowo związani z ojcem niż z matką. Obserwacja ta jednak wymagałaby potwierdzenia na podstawie bardziej szczegółowo przeprowadzonych badań. Związek uczuciowy z matką niejednokrotnie wyznacza koloryt emocjonalny dalszego życia. Matka jest jakby reprezentantką otaczającego świata i im silniejszy jest z nią uczuciowy związek, tym silniejsza jest też więź z życiem. Ojciec natomiast jest reprezentantem normatywnej strony życia i gdy z nim związek uczuciowy jest silny, to ta strona życia będzie udanego człowieka przeważać. Poczucie norm społecznych, obowiązku i temu podobne. A bezpośrednie powiązanie z życiem będzie stosunkowo słabe. Są to jednakże uogólnienia bardzo hipotetyczne. Nie dysponujemy jeszcze dostatecznym, wyraźnym obrazem historii życia ludzi należących do różnych klas typologicznych, by można się kusić o stwarzanie typologii opartej na przekroju podłużnym historii życia. Choć właściwie taka typologia byłaby najracjonalniejsza. Psychastenicy często boleśnie odczuwają brak związania z życiem. Skarżą się na chroniczny brak radości życia, na życie z obowiązku, na jego szarość, brak przyjemności. Miłość życia jest na pewno cechą, dzięki której życie ma swój smak i barwę. Trudno żyć nie kochając życia. Psychastenicy są często właśnie na takie jałowe życie skazani. Jeśli szukają oni bardzo aprobatę otoczenia, to może też dlatego, że aprobata ta pobudza ich do życia. Poprzez poprawę autorytetu wzrasta ich wiara w samych siebie, a dzięki temu także chęć do życia. Psychastenia znaczy dokładnie słabość duszy. Astenos Słaby. Psychastenicy w trudnych sytuacjach życiowych nieraz jednak potrafią zachować się bardzo dzielnie. W czasie wojny należeli oni do najodważniejszych żołnierzy. Potrafią oni uparcie walczyć o swą hierarchię wartości. Na czym więc ich słabość duszy polega? Odczuwają oni lęk przed ludźmi, lęk przed życiem. Szukają oparcia w otoczeniu, jego aprobaty, gdyż sami nie czują się siebie pewni. Jeśli u histeryków potrzeba aprobaty, co mnie pomyślą, wynika z braku ustabilizowanego systemu wartości, to u psychastenika jest ona następstwem słabego związania z życiem. Dwa podstawowe prawa biologiczne są słabo ufikowane w naturze psychastenika. U histeryka działa słabo drugie prawo. Nie jest on w pełni zdolny do miłości. U psychastenika zawodzą oba prawa. Stąd jego potrzeba szukania oparcia w otoczeniu. Jeśli histeryk często zmienia swe hierarchie wartości, i ma ich jednocześnie kilka. To dlatego, że w gruncie rzeczy ich nie bardzo potrzebuje. Najważniejszym dla niego bowiem problemem jest utrzymać się na powierzchni życia za wszelką cenę, a więc wyeksponowane jest pierwsze prawo biologiczne. Psychastenik nie ma takiego uchwytu, jest on luźno z życiem związany. I na tym prawdopodobnie jego słabość psychiki polega. Dla niego systemy wartości są ważne, gdyż nadają sens jego życiu. Kto nie trzyma się życia na zasadzie naturalnej, to jest obu praw biologicznych ten musi trzymać się go na zasadzie sztucznych wartości, jak poczucia obowiązku, swego posłannictwa, jakichś ideałów i temu podobne. System wartości odgrywa zasadniczą rolę w formowaniu decyzji. Pobudza on do działania, to jest do zmiany potencjalnych struktur czynnościowych, struktury zrealizowane i od niego należy wybór potencjalnych struktur czynnościowych do realizacji. Systemy biologiczne są zazwyczaj silniejsze od systemów społecznych i kulturowych. Na przykład głód jest silniejszym czynnikiem w systemie wartości niż formy towarzyskie związane z jedzeniem. U psychasteników brak silnego powiązania z życiem, słabe działania obu praw biologicznych powoduje słabość ich systemów wartości. Stąd słaby u nich współczynnik realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. Żyją więcej marzeniami niż rzeczywistością, i stąd ich trudności w podjęciu decyzji. Ludzkie bowiem wahanie się, kogito, zwiększa się w miarę oddalania się od pozycji zwierzęcych, to jest biologicznych. Imperatywy biologiczne są twarde i bezwzględne, często działają na zasadzie automatyzmów bez udziału świadomości. Stanowią one rdzeń ludzkiej osobowości, to jest jej zasadniczą hierarchię wartości. U psychasteników ten rdzeń jest słaby, i dlatego nazwa jest trafna. O tej nazwie trzeba zawsze w leczeniu psychasteników pamiętać. Pierwszym celem w kontakcie z psychastenikami jest starać się ich wzmocnić. Wzmocnić drugiego człowieka możemy przede wszystkim przez poprawę jego autoportretu. Gdy czuje się on akceptowany przez otoczenie społeczne, choćby to otoczenie stanowiła tylko nasza osoba, wówczas łatwiej mu wyjść naprzeciw świata otaczającego, łatwiej mu przekształcać potencjalne struktury czynnościowe, struktury zrealizowane. Realizacja bowiem potencjalnej struktury w znacznej mierze zależy od prawdopodobieństwa jej akceptacji w otoczeniu społecznym. Na ogół odrzucamy te struktury potencjalne, które mają małe szanse akceptacji. Tylko struktury oparte na bardzo silnym systemie wartości, takim silnym systemem jest najczęściej system biologiczny, mogą być realizowane nawet przy małym prawdopodobieństwie akceptacji. Psychastenik nie dysponuje silnym systemem wartości i dlatego musi się opierać na akceptacji otoczenia. Dzięki akceptacji zwiększa się współczynnik prawdopodobieństwa realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. To, co dotychczas było tylko in potentia, teraz częściowo przynajmniej ulega realizacji. Psychastenik dzięki temu mniej zaczyna żyć marzeniem, a więcej rzeczywistością. Akceptacja osłabia hamujące działanie układu samokontroli. Czując się akceptowanym, człowiek staje się mniej krytyczny w stosunku do samego siebie. Łatwiej wyrzuca z siebie, realizuje te struktury potencjalne, które by przy braku akceptacji zatrzymał w sobie. Realizacja wprowadza struktury czynnościowe z indywidualnego świata w świat wspólny. Jeśli cokolwiek z naszych przeżyć uzewnętrznia się, czy to w formie słownej, czy aktywności ruchowej, czy mimiki, gestu, działalności twórczej i temu podobne, to przez sam fakt uzewnętrznienia przestaje być czymś wyłącznie własnym, a staje się wspólnym. Wchodzi w ludzką wspólnotę, staje się cząstką nosfery to jest środowiska kulturowego człowieka w przeciwstawieniu do biosfery jego środowiska naturalnego. Przed każdą decyzją przekształcenia potencjalnej struktury czynnościowej w zrealizowaną musi być uwzględnione prawdopodobieństwo jej akceptacji w ludzkiej wspólnocie. Z tego powodu metabolizm informacyjny ma zawsze charakter społeczny. Nawet struktury czynnościowe Par excellence biologiczne mają swoją oprawę społeczną. Wystarczy wspomnieć, jak oprawa ta wpływa na formy przyjmowania pokarmu, życia seksualnego i temu podobne. Poczucie, że jest się akceptowanym przez otoczenie, przenosi się na struktury czynnościowe w myśl zasady: jeśli ja, to i moje. Jeśli ja jestem akceptowany, to akceptowane też będzie to, co mówię, robię, i tak dalej. Prawdopodobieństwo akceptacji wzrasta, a z nim prawdopodobieństwo realizacji. U psychasteników współczynnik prawdopodobieństwa realizacji jest mały. Występuje u nich znaczna przewaga potencjalnych struktur czynnościowych nad zrealizowanymi, co nie wpływa korzystnie na rozwój człowieka i w skrajnych wypadkach może prowadzić do psychotycznego urealnienia. Nabór potencjalnych struktur czynnościowych jest tak duży, że rozbijają one granice oddzielającą świat wewnętrzny od zewnętrznego i potencjalne struktury stają się rzeczywistością psychotyczną. To jest nie realizują się w przestrzeni jasnej, wspólnej wszystkim ludziom, ale w przestrzeni ciemnej, psychotycznej, która mimo iż jest zewnętrzna, nie jest wspólna. Gdyż to, co zostaje do niej, z wnętrza wyrzucone, nie ma społecznej oprawy, jest wartością czysto indywidualną, a przez to dla otoczenia niezrozumiałą, inną. Dlatego w procesie decyzji ważny jest moment obliczenia prawdopodobieństwa akceptacji przez otoczenie społeczne. Bez tego prawdopodobieństwa struktura czynnościowa, mimo swego uzewnętrznienia, nie nabiera charakteru społecznego. Metabolizm informacyjny traci swą istotną cechę, to jest swój społeczny charakter. Informacja staje się ściśle prywatna i tym samym, przeważnie niezrozumiała. Człowiek bowiem rozumie przede wszystkim to, co jest publiczne. Intymna, własna część znaku informacji jest dla niego przeważnie niedostępna, poza tymi oczywiście informacjami, które są przez niego samego wytworzone. Nie uwzględniając więc prawdopodobieństwa akceptacji, człowiek jest skazany na dialog z samym sobą, gdyż nikt inny zrozumieć go nie może. Metabolizm informacyjny przestaje być wymianą informacji, gdyż wymiana ta staje się jednoosobowa. W tym ujęciu można psychozę traktować jako przejściowe przerwanie komunikacji międzyludzkiej. Rozważania powyższe miały za cel uświadomienie roli akceptacji społecznej w życiu człowieka. Bez niej może być zakłócony, a nawet przerwany metabolizm informacyjny, który stanowi istotny atrybut życia, zwłaszcza życia ludzkiego. Jeśli swoistą tragedią histeryka jest to, że jego największe pragnienie życia na ogół się nie spełnia, nie jest on bowiem akceptowany przez otoczenie, to psychastenik tego rodzaju tragedii na szczęście nie przeżywa, stosując się jakby do ewangelicznej zasady. To się wywyższa, on będzie i tak dalej. Otoczenie społeczne poniża histeryka, a wywyższa psychastenika. Może w tym różnym stosunku środowiska społecznego do histeryków i psychasteników zawiera się ukryta harmonia, która w ciągu wieków ewolucji wytwarza się między jednostką a środowiskiem. Jak starano się tu przedstawić, histeryk ma swój punkt oparcia, jest nim pierwsze prawo biologiczne. Natomiast psychastenik jest tego punktu pozbawiony, jest on słabo z życiem związany, i gdy histeryk może w końcu obejść się bez aprobaty otoczenia, psychastenik nie może. Psychastenicy są lubiani przede wszystkim za te cechy, których pozbawieni są histerycy a więc za skromność, rzetelność, obowiązkowość, pracowitość. W społeczeństwie polskim przeważają typy histeryczne. I psychasteniczne. polski typ historyczny odpowiada najsilniej temu, co przed laty Brzezicki opisał jako typ skirkotymny. Od greckiego skirta o tańcze. Jest to typ w zasadzie szlachecki, polskie, zastaw się, a postaw się, polones, samosiera, szarża na czołgi. Polskie sejmikowanie, polskie liberum veto i tak zwane polnisze wirtschaft przedziwna mieszanina cnót i wad. Polski psychastenik to jakby typ polskiego kmiecia cichy, spokojny, pracowity, niewadzący nikomu, czasem tylko swój steniczny kolec ukazujący. Wówczas poczciwy polski kmieć przeraża obrazem Jakuba Szeli. Jest uparty i twardy w ciężkich warunkach życia. Ten dziwny rozkład naszego społeczeństwa na ludzi, którzy gadają, i na tych, którzy pracują, utrzymuje się przez wieki, mimo zmian warunków życia, zmian ekonomicznych, ustrojowych i temu podobne. Byłby to przykład trwałości struktur społecznych, mimo że czasy bardzo się zmieniły. Model szlachecki i kmiecy społeczeństwa się utrzymał. Może model ten zapewnia pewnego rodzaju równowagę społeczną. Jedni pracują, a drudzy błyszczą i gadają. Problem charakteru narodowego jest dotąd sprawą sporną. Jedni go uznają, inni natomiast uważają za fikcję. Wydaje się, że warunki geograficzne, klimatyczne, układy społeczne i ekonomiczne itd. powodują, że pewne cechy osobowości są w danym środowisku korzystniejsze z punktu widzenia adaptacji do tegoż środowiska. Ludzie obdarzeni tymi cechami mają większe szanse prokracji niż ludzie cech tych pozbawieni to też z czasem genotyp genetic pool pula genetyczna polaryzuje się w kierunku tych cech. Teoretycznie można więc przyjąć istnienie charakteru narodowego i to nawet opartego na swoistym genotypie. Jak jest naprawdę nie wiadomo, niektóre narody, na przykład żydowski, wykazują bardzo trwałe utrzymujące się przez wieki cechy charakteru. Z drugiej jednak strony cechy te wyraźniej ulegają fluktuacji zależnie od tego, czy ludzie. Rzekomo obdarzeni tym charakterem narodowym, żyją w diasporze czy w swym wolnym państwie. Do pewnego stopnia, analogicznie, zmieniają się narodowe cechy Polaków, zależnie od tego, czy żyją oni wśród swoich, czy wśród obcych. Nie jest rzadkim zjawiskiem, że Polacy, nieznośni i bezproduktywni wśród swoich, stają się zdyscyplinowani i twórczy wśród obcych. Tak, że nieraz dochodzi się do smutnego wniosku, że powinni oni raczej żyć w diasporze. Uwagi powyższe mają charakter bardzo hipotetyczny, stąd brak odpowiednich naukowych obserwacji nie pozwala wypowiedzieć się autorytatywnie na temat charakteru narodowego. Niemniej, psychiatra musi zdawać sobie sprawę z tego, w jakim środowisku ludzkim żyje, pracuje gdyż w zależności od niego różne problemy, m.in. też cechy osobowości, wysuwają się na plan pierwszy. W Polsce psychiatra ma przeważnie do czynienia z psychastenikami i histerykami, te bowiem dwa typy osobowości z pewnością w naszym kraju przeważają. Mimo skrajnych różnic między obu typami osobowości istnieje między nimi zasadnicze podobieństwo. Zarówno histeryce, jak i psychastenice, Szukają afirmacji otoczenia, i zarówno jedni, jak i drudzy mają kłopoty z własnym autoportretem. Jaki ja jestem? Oba problemy świadczą o pewnej niedojrzałości emocjonalnej. Dojrzałość emocjonalna, jeśli istnieje, wyraża się bowiem między innymi w pewnej niezależności od otoczenia. Człowiek dojrzały nie musi wciąż szukać oparcia w otoczeniu. Ma on swoje zdanie, a także w zdolności możliwie obiektywnego i krytycznego spojrzenia na samego siebie. Człowiek dojrzały nie musi wciąż oglądać się za potwierdzeniem siebie w otoczeniu. W związku ze wspomnianymi zasadniczymi podobieństwami między charakterem histerycznym a psychastenicznym, podejście psychoterapeutyczne do ludzi z obu kręgów osobowości ma wiele cech wspólnych zarówno jedni jak i drudzy wymagają afirmacji muszą czuć w lekarzu oparcie czasem on jest jedyną osobą która ich rozumie i nie odrzuca drugim problemem jest autoportret zarówno jednych jak i drugich należy nauczyć umiejętności bardziej obiektywnego spojrzenia na samego siebie histeryk ma zwykle tendencję do niedostrzegania swoich wad, a psychastenik do ich wyolbrzymiania. Umiejętność obiektywnego spojrzenia na samego siebie należy do najtrudniejszych umiejętności ludzkich, wymagających dużej dojrzałości i życiowego doświadczenia. Człowiek obdarzony taką umiejętnością uwalnia się w znacznym stopniu od nacisku zwierciadła społecznego. Staje się bardziej niezależny i odważny w swych sądach i sposobach zachowania się. Jest to ważny stopień w osiągnięciu ludzkiej wolności. Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka. Wspomniano już o tym, jak siła ta, niewyładowana, może wyzwolić się w formie psychotycznej. Schizofrenia jest patologicznym zdobyciem wolności kosztem realności. I w końcu niewoli już nie w świecie rzeczywistym, ale psychotycznym, powstałym dzięki projekcji tego, co najbardziej własne i intymne w świat otaczający. Psychiatra, który stara się uczyć swego pacjenta obiektywnego spojrzenia na samego siebie, broni go tym samym przed patologicznym zniekształceniem rzeczywistości. Wzmacnia też jego hierarchię wartości, dzięki czemu proces decyzji przebiega u takiego człowieka sprawniej. U histeryka ważne jest rozszerzenie i pogłębienie świadomości. Musi on zmniejszyć ciężar procesów dokonujących się poniżej progu świadomości. U psychastenika natomiast ważne jest zredukowanie balastu potencjalnych struktur czynnościowych i zwiększenie liczby zrealizowanych struktur czynnościowych. Psychastenik, który nabiera wiary w siebie, Łatwiej decyduje się na realizację swych potencjalnych struktur. Współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktury czynnościowych wzrasta, dzięki czemu staje on na gruncie bardziej realnym. Świadomość psychastynika jest zwykle przeciążona potencjalnymi strukturami czynnościowymi. Należy ją trochę odciążyć, zwłaszcza że to, co w świadomości psychastenika zalega, jest zwykle dla niego przykre i wiąże się z negatywnym obrazem własnej osoby. Gdy psychastenikowi uda się zwiększyć liczbę struktur czynnościowych zrealizowanych, wówczas zmniejsza się ciężar jego świadomości, nabiera on większej wiary w siebie. Proces decyzji staje się łatwiejszy. By do tego doszło, Psychastenik musi uwierzyć w aprobatę otoczenia, że to, co zrealizuje, nie zostanie przez otoczenie odrzucone, potępione, wyśmiane i temu podobne. U psychastenika zrealizowane struktury są często obarczone poczuciem winy. Dotyczy to też struktur potencjalnych, ale w mniejszym stopniu niż zrealizowanych. Aprobata otoczenia zmniejsza poczucie winy i tym samym zmniejsza ciężar świadomości. U historyka problem przedstawia się odmiennie. Jego świadomość jest stosunkowo płytka, zbyt łatwo realizuje on swoje potencjalne struktury czynnościowe. Należy dążyć u niego do rozszerzenia pola świadomości i jego pogłębienia. Dzięki temu realizacja potencjalnych struktur czynnościowych nie będzie tak gładko przebiegać. Historyk zacznie odczuwać granice między swoim marzeniem a rzeczywistością. Jego obraz otaczającego świata i własnej osoby będzie mniej zakłamany. Jest to punkt może najbardziej krytyczny, w psychoterapii histeryków. Histeryk boi się prawdy i nieraz rozpaczliwie się przed nią broni. By mógł on tę prawdę ujrzeć, rozszerzenie pola świadomości, musi mieć poczucie silnego oparcia w otoczeniu. To jest w osobie terapeutę. Człowiek szuka wsparcia swych bliźnich przede wszystkim w tych sytuacjach, w których sam czuje się niepewny. Prawdopodobnie dlatego jego przekonania dotyczące spraw metafizycznych, religijnych, norm obowiązujących w stosunkach między ludźmi moralne, polityczne i temu podobne mają przeważnie charakter grupowy. Przeświadczenie, że nie tylko ja jestem tego zdania w sprawach niejasnych i wątpliwych, bezsprzecznie dodaje siły temu przekonaniu. Ani histerycy, ani psychastenicy nie są pewni swego stanowiska. Niepewność ta ma jednak odmienne przyczyny u jednych i u drugich. U psychasteników niepewność wynika z trudności decyzji. Oczywiście jest to Powiązanie przyczynowe typu kolistego. Bo trudność z decyzji jest z kolei następstwem niepewności, ale, nie mogąc realizować swych potencjalnych struktur czynnościowych, psychastenik jest wciąż jakby w próżni zawieszony nie może sprawdzić sam siebie. Dlatego, tak bardzo potrzebne jest mu wsparcie otoczenia. Natomiast histeryk przez łatwość realizacji potencjalnych struktur czynnościowych osiąga pozorną pewność siebie, w głębi jednak nie czuje się pewne, dlatego też gorączkowo szuka probaty otoczenia, nie znajduje jej jednak, gdyż jego obraz otaczającego świata i własnej osoby nie jest zgodny z opinią otoczenia. Istnieje tu pewna analogia między postawą paranoika a histeryka. Prawda paranoika jest też niezgodna z prawdą otoczenia i paranoik uporczywie walczy o nią. W jej obronie staje niekiedy przeciw całemu otoczeniu. Chce przekonać otoczenie o swojej racji. Histeryk też chce zdobyć aprobatę otoczenia dla swojej prawdy. Czuje się pokrzywdzony. Gdy jej uzyskać nie może. Różnica polega na tym, że prawda histeryka nie odbiega tak bardzo od prawdy otoczenia jak prawda paranoika. Histeryk więc ma większe niż paranoik szanse przekonania otoczenia o swej racji. Ale może właśnie dlatego trudniej jest nieraz wyprostować skrzywienie obrazu świata i własnej osoby u histeryka niż u paranoika. Niejednokrotnie paranoik prędzej uwierzy, że nie jest prześladowany przez różnego rodzaju kliki niż hysteryk, że nie jest najbardziej ze wszystkich pokrzywdzony, najbardziej przepracowany, najbardziej chory i temu podobne. Pewność paranoika co do własnej prawdy jest na ogół większa niż histeryka i dlatego hysteryk zwykle gwałtowniej o nią walczy niż paranoik. Zazwyczaj bowiem walczy się goręcej o to, o czym się nie ma całkowitego przekonania. Warto tu może wspomnieć o socjologicznych obserwacjach poczynionych na członkach sekty wierzącej w rychły koniec świata. Do dnia rzekomego końca świata trzymali oni swoją prawdę w tajemnicy, nie szukali nowych wyznawców, uważali się za wybranych, którzy jedyni z całej ludzkości unikną zagłady. Gdy w oznaczonym dniu do końca świata nie doszło, nie stracili oni wprawdzie wiary w słuszność swojej prawdy, ale od tego czasu zaczęli gorliwie się reklamować i szukać nowych wyznawców. Paranoik jest przekonany o swojej prawdzie i na ogół nie musi tak usilnie o nią walczyć jak histeryk. Histeryk nie jest jej pewien i dlatego wciąż szuka nowych wyznawców. Może dlatego, między innymi, tak łatwo realizuje on swe potencjalne struktury czynnościowe, gdyż chce przez to udowodnić otoczeniu swoją rację. Teatr historyczny jest częściowo dowodem w procesie historyka o jego prawdę. Z praktyki psychiatrycznej wiadomo, że zarówno objawy konwersji historycznej, jak i cechy osobowości historycznej nasilają się, gdy otoczenie nie akceptuje historyka, gdy odrzuca go od siebie. Należy tu wyraźnie rozróżnić akceptację objawów konwersji czy cech osobowości od akceptacji osoby histeryka. Akceptacja objawu czy cechy osobowości wzmacnia dane objaw czy cechę w myśl ogólnej zasady, że każda akceptacja przez otoczenie zrealizowanej struktury czynnościowej wzmacnia jej dalszą realizację. Natomiast akceptacja osoby histeryka. Mimo jej cech i objawów historycznych osłabia te cechy i objawy, gdyż histeryk, czując, że jest aprobowany, nie musi już tak usilnie walczyć o aprobatę otoczenia. O tej różnicy często się zapomina w podejściu do histeryków. Potępiając ich cechy osobowości i objawy konwersyjne, potępia się ich samych i odwrotnie. Aprobując ich, aprobuje się nieraz ich cechy osobowości i ich objawy. Oczywiście, na człowieka staramy się zawsze patrzeć całościowo, ale w tym wypadku trzeba dokonać pewnego rodzaju dysocjacji, oddzielić całość człowieka od jego objawów konwersyjnych i jego histerycznych cech osobowości. Należy tu podkreślić różnicę między podejściem do psychasteników a podejściem do histeryków. Psychastenik wymaga aprobaty nie tylko swojej osoby jako takiej, ale też swoich zrealizowanych, a także potencjalnych struktur czynnościowych, gdyż aprobata struktury czynnościowej wzmacnia jej realizację. Natomiast u histeryka nie ma potrzeby wzmacniania realizacji i tak w wielu wypadkach przebiega ona zbyt łatwo. Dlatego dezaprobata dla jego pewnych struktur czynnościowych może być korzystna. W ten sposób u psychastenika dążymy do zwiększenia współczynnika prawdopodobieństwa realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, a u histeryka do jego zmniejszenia. Mówiąc językiem Pawłowowskim, można się wyrazić, że u psychastenika dążymy do wzmocnienia procesów pobudzenia, a u histeryka do wzmocnienia procesów hamowania. Formułując to w terminologii psychoanalitycznej, można powiedzieć, że u psychastenika dążymy do wzmocnienia procesów id, a u histeryka procesów superego. U psychasteników na ogół nie obserwujemy zafałszowania obrazu rzeczywistości zarówno własnej, jak i otoczenia, przynajmniej nie w tym stopniu co u histeryków. Pewne bowiem zafałszowanie istnieje chyba u każdego człowieka, wynika ono już z wrodzonej ułomności natury ludzkiej. U psychastenika zafałszowanie rzeczywistości pochodzi głównie z ciemnego autoportretu, z niedoceniania własnych sił i możliwości, z lęku przed realizacją potencjalnych struktur czynnościowych. Zarówno histerycy, jak i psychastenicy w widzeniu siebie i otoczenia potrzebują wsparcia innych ludzi. Sami czują się jakby za słabi, by na świat i na siebie spojrzeć własnymi oczyma. Hierarchia wartości odgrywa zasadniczą rolę nie tylko w wyborze tego, co ma w świat otaczający zostać wyrzucone, ale też tego, co ze świata otaczającego ma być przyjęte. Jednym słowem, steruje ona dwukierunkowym, na zewnątrz i do wewnątrz, strumieniem informacji. Już na samym obwodzie łuku odruchowego, bo w samych receptorach, dokonuje się selekcja. Część informacji zostaje odrzucona jako dla ustroju niepotrzebna, a więc już na tym najniższym poziomie integracji czynności układu nerwowego działa system wartości. Niestety, dotychczas nie wiemy, na czym on polega, gdyż tak daleko nasza świadomość nie sięga obejmuje ona tylko najniższe poziomy integracji. A trudno nam sobie wyobrazić system wartości, który nie znajduje się w polu świadomego. Jeśli więc histeryk widzi siebie i otaczający go świat inaczej od nas, i jeśli nie można go w żaden sposób przekonać o fałszywości jego spojrzenia, nie powinno nas to irytować, gdyż on sam nie zdaje sobie sprawy z tego zafałszowania. Rozgrywa się ono poniżej progu jego świadomości i możemy mu jedynie pomóc przez rozszerzenie jego pola świadomości w sposób dość gwałtowny można takiego zabiegu dokonać w transie hipnotycznym a w sposób bardziej łagodny ale za to trwalszy w rozmowach z chorym w czasie których czuje się on zrozumiany i akceptowany histerykowi więc bardzo pomocne jest delfickie gnoty cautona ale musi to być prawdziwe poznanie siebie, sięgające głębiej niż płytka świadomość histeryka. Należy pamiętać o tym, że u każdego człowieka istnieje mniejsza lub większa rozbieżność między świadomą i podświadomą hierarchią wartości, o czym była już mowa. Świadomość jest na ogół bardziej dostosowana do wymagań świata otaczającego, a podświadoma do własnych potrzeb i celów. Z których nie zawsze człowiek zdaje sobie sprawę. Raczej częściej sam nie wie, czego najwięcej pragnie i czego najwięcej potrzebuje. Ta niewiedza jest główną przyczyną i stanowi on sam dla siebie zagadkę. W tym sensie każdy człowiek jest po trosze zakłamany wewnętrznie. Ale to zakłamanie osiąga szczyty w histerii. A dzieje się tak dzięki temu, że świadomość histeryków jest wyjątkowo płytka i nierozległa. Dlatego też terapia histeryków powinna zmierzać w kierunku jej rozszerzenia i pogłębienia. W psychastenii świadomość jest znacznie głębsza i rozleglejsza niż w histerii, choćby dzięki temu, że większość struktur czynnościowych nie ulega tu realizacji. I zalega w świadomości w formie potencjalnej, ale to zaleganie wywołuje jakby przeciążenie świadomości. Za dużo mieści się w niej sprzecznych wątków. Na przykład, typowy dla psychasteników wysoki poziom aspiracji przy niskim poziomie wiary w możliwości realizacji, co odbija się ujemnie na zachowaniu obiektywności widzenia świata i własnej osoby. Psychastenika należy też uczyć prawdę o sobie. Uczyć oczywiście w sensie psychoterapeutycznym. To jest, człowiek musi sam tę prawdę znaleźć. Nie można mu jej gotowej podać, gdyż prawda podana, a nie samodzielnie odkryta z psychiatrycznego punktu widzenia, nie ma żadnej wartości. Twierdzenie to odnosi się też do samych psychiatrów. Muszą oni prawdy psychiatryczne sami odkryć. Odkryte przez innych pozostają dla nich zawsze obce. Dlatego psychiatrii nie sposób się nauczyć trzeba ją przeżyć. To uczenie prawdy przebiega jednak u psychastenika w odwrotnym kierunku niż u histeryka U histeryka dąży się do obciążenia świadomości przez jej rozszerzenie i pogłębienie. U psychastenika dąży się do jej odciążenia przez realizację potencjalnych struktur czynnościowych. Psychastenik bowiem Często jakby się dusi pod ciężarem sprzecznych i często dla siebie przykrych, potencjalnych struktur czynnościowych. Gdy części z nich zrealizuje, czuje się swobodniejszy. Nie należy łudzić się nadzieją, że psychastenika czy histeryka da się całkowicie zmienić to znaczy, że pod naszym wpływem stracą oni swe psychasteniczne czy histeryczne cechy osobowości. Wielu entuzjastów psychoterapii uważa, że przy stosowaniu odpowiednich metod i technik psychoterapeutycznych można zmienić strukturę osobowości człowieka, i nawet sądzą oni, że taki jest cel właściwy psychoterapii. Wydaje się, że psychoterapeuci ci cierpią, podobnie jak psychastenicy, na znaczne wygórowanie poziomu aspiracji. Co może, podobnie jak. U psychasteników być wynikiem zalegania potencjalnych struktur czynnościowych. W psychiatrii bowiem możliwości realizacji potencjalnych struktur czynnościowych w porównaniu z innymi dyscyplinami medycyny klinicznej, na przykład z chirurgią, są niewielkie. Człowiek oczywiście w ciągu swego życia się zmienia i zmienia się jego osobowość, ale zasadnicza jej struktura raczej się utrzymuje. Od dzieciństwa aż do śmierci. Dotyka się tu niezwykle trudnego zagadnienia dialektycznej zmienności i niezmienności natury ludzkiej. W każdym razie należy być bardzo ostrożnym i krytycznym w ocenie własnych możliwości zmieniania innych ludzi, gdyż zbytnia wiara w takie możliwości po prostu tylko śmiesza psychoterapeutę. Antoni Kępiński, Psychopatia. Typ anarkastyczny, obsesyjny. Jeśli dla psychastenika i histeryka naczelnym pytaniem jest, co o mnie ludzie pomyślą, powiedzą i temu podobne, to dla człowieka o osobowości anankastycznej lub obsesyjnej takim pytaniem jest. Co ja powinienem, a czego mi nie wolno? Jak wiadomo, współtwórczyni tak zwanej szkoły kulturowej w psychiatrii Karen Horney uważała to pytanie I should. Powinienem za problem osiowy neurotyków nie jest wykluczona że jej pacjenci rekrutowali się przeważnie z ludzi o anarkastycznym typie osobowości. Analogicznie, jak pacjenci Freuda, rekrutowali się prawdopodobnie głównie z histeryków. Psychiatra widzi naturę ludzką poprzez pryzmat własnej natury i natury swoich pacjentów. I jeśli jest tyle różnych światopoglądów psychiatrycznych, to właśnie z tego powodu. Psychiatria bowiem nie tyle jest nauką, co przeżyciem. Przeżyciem, które powstaje ze zderzenia się własnej osoby z osobą pacjenta. Człowiek o osobowości anarkastycznej, obsesyjnej przypomina powierzchownie psychastenika. Często też oba typy osobowości myli się z sobą. Jedni i drudzy są zazwyczaj nieśmiali, zamknięci w sobie, mają duże trudności z podejmowaniem decyzji. Są często uparci, jedni i drudzy chcieliby być inni niż są w rzeczywistości. Jeśli jednak u psychastenika głównym wątkiem tematycznym świadomości jest brak wiary w siebie, to u analkasty jest nim potępienie samego siebie. Anarkasta zbyt wyraźnie widzi zło w nim samym tkwiące i dlatego boi się realizować potencjalne struktury czynnościowe. By nie wyszło ono na wierzch. Dlatego też stwarza sobie okrutny gąszcz nakazów i zakazów, które mają go przed tym złem uchronić. To zło odczynić, a jednocześnie są nieraz karą samemu sobie zadaną. Skąd bierze się to potępienie własnej natury? Cechy osobowości anarkastycznej często występują, a w każdym razie nasilają się, podobnie zresztą objawy anarkastyczne natręctwa, w okresie pokwitania lub bezpośrednio przed tym okresem. Jest to okres, w którym popęd seksualny gwałtownie wkracza do świadomości, często jeszcze w formie utajonej niepokoju, agresji, buntu. Ten niepokój seksualny stwarza w młodym człowieku poczucie zła. Ma on wrażenie, że coś złego i tajemniczego tkwi w jego naturze. Zaczyna bać się sam siebie. Chciałby to zło w sobie zniszczyć i stłumić. Człowiek w sytuacji, której nie może w pełni zrozumieć i nad nią zapanować, chętnie ucieka się do środków magicznych. Mają one mu zapewnić bezpieczeństwo. Środki te polegają na nakładaniu sobie różnego rodzaju kar, nakazów i zakazów, na umartwianiu się i temu podobne. Są to ofiary dla odczynienia zła. Popęd seksualny, który jest świadomym przeżyciem drugiego prawa biologicznego, stanowi ważną siłę pchającą człowieka, podobnie zresztą zwierzęta, do ekspansji w otaczający świat. Drugie prawo może się zrealizować tylko dzięki tej ekspansji, gdyż istotą realizacji jest złączenie się z przedstawicielem świata otaczającego. Jeśli jednak Popęd seksualny kojarzy się z niepokojem, poczuciem zła i nieprzeniknionej tajemnicy, dochodzi do walki między sprzecznymi tendencjami. Siła drugiego prawa biologicznego pobudza do ekspansji, a niepokój, wywołany przez aktywację tego prawa, działa w kierunku odwrotnym. Człowiek o osobowości anarkastycznej sprawia wrażenie, jakby żył spętany więzami, jakby hamulce były u niego zbyt silne. Jakby pancerz, który sobie sam nałożył, miał lada moment pęknąć pod naporem popędu seksualnego, niepokoju, agresji i wszelkich splątanych uczuć, które rodzą się w okresie dojrzewania pod wpływem hormonalnego przestrojenia ustroju. Przestrojenie to... U różnych osób różnie gwałtownie przebiega. Jak się zdaje, występuje tu prawidłowość tego rodzaju, że im napór popędu seksualnego jest silniejszy, tym silniejsze są hamulce, które młody człowiek sobie narzuca. Wydaje się też, że pewne elementy anankastyczne zarówno w zakresie cech osobowości, jak i objawów nerwicowych Występują regularnie w okresie pokwitania, by z czasem zniknąć, gdy wytworzy się stan na równowagi między popędem seksualnym a czynnikami hamulcowymi. Jeśli koncepcja seksualnej genezy osobowości anarkastycznej jest słuszna, to należałoby ją traktować jako utrwalenie typowej dla okresu pokwitania walki między. Pobudzeniem seksualnym, a różnego rodzaju czynnikami hamulcowymi. Anankasta sprawia wrażenie, człowieka, którego jedna siła pcha do przodu, a druga ciągnie do tyłu. Na pewno też inne czynniki odgrywają rolę w genezie osobowości anarkastycznej. Dla tego typu osobowości. Charakterystyczny jest element perseveracji, objawiający się powtarzaniem tych samych form zachowania się i przeżywania mimo ich niedostosowania do sytuacji zewnętrznej. Występuje on bardzo wyraźnie w zespole natręctw, gdy myśli, czynności lub lęki natrętne powtarzają się z zatrważającą uporczywością. Co się tyczy cech osobowości, to perseveracja. Nie występuje tak jaskrawo. Niemniej, powtarzanie się pewnych form przeżywania i zachowania się jest tu też typowe. W dialektycznej sprzeczności między zmiennością a niezmiennością natury ludzkiej, i nie tylko ludzkiej, ale w ogóle świata ożywionego, perseveracja broni niezmienności. Dzięki niej. Żywy ustrój dąży uporczywie do swego celu niezależnie od zmian w otoczeniu i w nim samym. Perseweracja pomaga w stabilizacji, a przeszkadza w adaptacji. Adaptacja bowiem wymaga dużej plastyczności, a więc niezmienności. Układ nerwowy wykazuje znaczne tendencje perseweracyjne. Każda komórka nerwowa ma swój własny rytm wyładowań, który zmienia się pod wpływem impulsów do niej dochodzących. Atak padaczkowy jest patologicznym objawem perseweracyjnych tendencji układu nerwowego. W organicznych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego tendencje perseweracyjne zwykle znacznie się nasilają. Zarówno w nerwicy, jak i w osobowości analkastycznej, Spotyka się nierzadko dyskretne objawy organicznego uszkodzenia układu nerwowego, jak i korelacje z padaczką. Nie jest wykluczona, że czynnik genetyczny, dość istotny dla objawów i osobowości anarkastycznej wiąże się z elementem perseweracyjnym. Przerost mechanizmów hamulcowych, typowy dla osobowości anarkastycznej, jest nie tylko wzmożoną reakcją na budzący się popęd seksualny, ale może też być uwarunkowany przeżyciami z dzieciństwa, które doprowadziły do nieproporcjonalnego rozrostu układu samokontroli: sumienie superego. W okresie pokwitania z typową dla niego burzą emocjonalną, działanie układu samokontroli staje się silniejsze w myśl zasady. Im silniejsza akcja, tym silniejsza reakcja. Ludzie typu anankastycznego odczuwają silnie rozdźwięk między duszą a ciałem. Ciało kojarzy się im z grzechem, boją się jego tajemnice i nieprzewidzianych reakcji. Niejednokrotnie starają się je umartwić, chętnie by je zniszczyli, Woleliby stać się istotami bezcielesnymi, uduchowionymi, ale to niestety się im nie udaje, bo wciąż napotykają bunt własnego ciała. Ta chęć poskromienia własnej cielesności prowadzi ich do stosowania w życiu różnego rodzaju tabu. Nie poruszają się oni swobodnie w otaczającym świecie z obawy, że taka swoboda wyzwoliłaby ich złe tendencje, które usilnie w sobie tłumią. Ten brak swobody jest już widoczny w ich postawie ciała, ruchach, sposobie mówienia, mimice i temu podobne. Sprawiają wrażenie skrępowanych, duszących coś w sobie, nieszczerych, obłudnych i temu podobne. Nie uznają spontaniczności. Gdyż ta, w ich przekonaniu, może doprowadzić do wyzwolenia się złych tendencji. Ich stosunek do życia jest normatywny, obowiązują zakazy i nakazy. Życie jednak wymaga spontaniczności, gdyż bez niej nie mogą istnieć związki uczuciowe. Uczuć nie można nakazać sobie lub zakazać. Podobnie też nastroje rodzą się spontanicznie. Życie bez spontaniczności jest życiem o stłumionych uczuciach. Życiem sztucznym, a nie prawdziwym. Anankasta nie dopuszcza możliwości, by coś mogło się dziać bez udziału jego woli, spontanicznie. Chce mieć on pełnię władzy nad samym sobą, często też nad otaczającym światem. Despotyzm. Jest dla niego dość typowy i dziwną złośliwością losu właśnie on cierpi najwięcej z powodu objawów czy cech osobowości, nad którymi nie ma żadnej władzy, gdzie jego władza jest zupełnie bezsilna. Im bardziej walczy ze swymi objawami anarkastycznymi, myśli natrętne, czynności przymusowe, fobie tym gwałtowniej one występują. Im bardziej chce zmienić swoją naturę, zdusić zło, które jego zdaniem w nim tkwi, tym gorzej mu się to udaje. Anarkasta stawia jakby na drugą fazę metabolizmu informacyjnego, na swój rozum i wolę, a lekceważy pierwszą fazę, z którą związane jest nasze życie uczuciowo-nastrojowe i jego cała spontaniczność. Pierwsza faza. Jak to już zostało wyjaśnione, wiąże się z postawą do i od. Druga faza z postawą nad. Człowiek z cechami anankastycznymi chciałby zredukować swoje życie do postawy nad, gdyż boi się własnych uczuć i nastrojów, odczuwa w nich zło, które może rozbić jego psychikę. Chciałby on całkowicie rządzić sobą. Typowe dla tych ludzi jest niezadowolenie z samych siebie, chcieliby mieć inną naturę, być inni, niż są w rzeczywistości. Oczywiście na ogół nie ma ludzi, którzy by byli całkowicie z siebie zadowoleni. Zawsze istnieje rozbieżność między ja idealnym, to znaczy takim, jakim człowiek chciałby być, a ja realnym, to jest, jakim jest naprawdę. Ta rozbieżność jest konieczna z punktu widzenia rozwoju. Człowiek bowiem musi wkładać pewien wysiłek w to, by zmienić się, by stawać się wciąż nowym, lepszym człowiekiem. Nie może on jednak zaprzeczać własnej naturze, potępiać się na każdym kroku, musi przynajmniej częściowo akceptować siebie. Tej właśnie akceptacji braka na gaście. On siebie stale potępia. Potępia w sobie to, co jest w nim spontaniczne, co nie podlega rozkazom jego woli. Ma lęk przed tą częścią psychiki, nad którą nie ma władzy, a więc przede wszystkim przed własnym życiem uczuciowo-nastrojowym, lub, używając stosowanej tu terminologii, przed pierwszą fazą metabolizmu informacyjnego. W stosunku do siebie ma on postawę władcy, nienawidzi tego, co nie jest zgodne z jego planem, co sprzeciwia się jego woli. Ta postawa despotyczna objawia się też w stosunku do otaczającego świata. Analkaści należą często do cichych despotów. Nie wyrażają głośno o swej woli, ale są poirytowani, gdy w świecie otaczającym dzieje się inaczej, niż by oni to chcieli. Despotyzm jednak głównie koncentruje się u nich na własnej osobie. Pod tym despotyzmem kryje się zresztą duża doza autoagresji. Nieraz w życiu analkastów spotykamy się z wyjątkowo schłym klimatem uczuciowym lat dziecinnych. Stosunki w domu były poprawne, ale brak w nich było ciepła, pieszczoty, spontaniczności. Często dziecko żyło w zbytnich rygorach moralnych, w zbytnim nacisku, wolno, niewolno trzeba, powinno się. Kontakt zabawowy z rówieśnikami był słaby. Człowiek taki od dziecka wzrastał w zbyt silnym nacisku zwierciadła społecznego. Które tłumiło wszelką jego spontaniczność. Nasilenie cech i objawów anankastycznych w okresie pokwitania, o czym była już mowa, wiąże się z burzliwością tego okresu życia, burzliwością, której nakazy i zakazy nie są w stanie opanować. Wszystko, co nie podlega rozkazowi woli, wydaje się anankaście złe. Tam znajduje się jądro jego złej natury. Natomiast to, co jest posłuszne woli, a więc pośrednio też naciskowi zwierciadła społecznego, jest dobre. W ten sposób tworzy się pancerz, który człowieka dusi. Objawy anarkastyczne, których charakterystyczną cechą jest właśnie to, iż woli nie podlegają. Nie można zwalczyć swych myśli natrętnych czynności przymusowych i fobii są jakby buntem tej części psychiki, która w życiu Anankasty była wciąż gwałcona i tłumiona. I jest dziwną złośliwością natury, że właśnie te sektory psychiki, które Anankasta najwyżej ceni, to jest wolicjonalne, zostają w nerwicy natręctw jakby wyszydzone. Śmieszny staje się człowiek, który musi myśleć o tym, o czym nie chce myśleć, robić to, co dla niego samego jest bezsensowne, bać się tego, czego bać się nie ma najmniejszego sensu. Jest to swoista zemsta tłumionego rozumem i wolą. Anankasta sprawia często wrażenie człowieka udręczonego. Na ustach ma uśmiech udręczenia. Usta są zawsze ściągnięte, surowe, nie rozchylają się one w swobodnym uśmiechu do otaczającego świata. Czoło jest pobrużdżone w wyrazie troski. Oczy cierpiące, a nieraz twarde i bezwzględne. Mówi on zwykle cicho, ale w sposób stanowczy, nieznoszący sprzeciwu. Mowa jego jest delikatna, ale twarda. Niekiedy dobywa się syk tłumionej agresji i złości. Nieraz jest ona przesłodzona, lukrowata i nieszczera. Ruchy są kanciaste, sztywne, brakiem miękkości i pieszczotliwości, która jest wyrazem emocjonalnego związania ze światem otaczającym. Anankaści są ludźmi niezwykle rzetelnymi i obowiązkowymi. Ale bardzo trudnymi w codziennym współżyciu. Sama ich obecność zabija w otoczeniu spontaniczność, radość, bezpośredniość. Życie przy nich staje się ciężkie i nie do zniesienia. Jest to życie pozbawione smaku i barwy, szare i smutne, w którym człowiek musi się uginać pod ciężarem obowiązku, a gdy tego nie czyni, jest złym człowiekiem. Anankaści są bowiem surowymi sędziami nie tylko dla siebie, ale też dla otoczenia. Jak sami stracili swą wolność pod naciskiem zwierciadła społecznego, tak w stosunku do innych ludzi spełniają rolę surowego zwierciadła. Nie są tolerancyjni i często przybierają postawę ciotki, która siedzi na kanapie i ma za złe. Otoczenie na ogół źle toleruje takie zbyt krytyczne spojrzenie. Nie są też lubiani, choć cenieni za swą obowiązkowość i swe niezaprzeczalne cnoty. Obsesją analkastów jest walka ze złem, przede wszystkim tkwiącym w nich samych, ale też obserwowanym w otoczeniu. Fakt, że otoczenie ma w sobie tyle zła, jest dla nich dużym pocieszeniem gdyż czują się dzięki temu lepsi od swych bliźnich. Jest w nich coś z faryzeusza, który dziękuje Bogu, że nie jest tak zły jak celnik, bijący się w piersi za swe grzechy. I nawet sami mają nieraz mgliste wyczucie, że są pobielanymi grobami, że pod świeżą farbą ich fasady kryje się trupia zgnilizna. Nie można bowiem bezkarnie potępiać, tłumić, deptać swych uczuć i namiętności, gdy nie mają one możliwości wydobycia się na zewnątrz. Ulegają jakby procesowi gnicia. Uczucia negatywne zaczynają przeważać. Miłość zmienia się łatwo w nienawiść. Wszystko jest splątane, chaotyczne. Pewien bowiem porządek uczuciowy tworzy się w kontekście ze światem otaczającym. Dlatego w psychoterapii analkastów istotnym momentem jest umiejętność sprowokowania ich do wyładowania swych negatywnych uczuć. Ze zdziwieniem stwierdzają oni wówczas, może pierwszy raz w życiu, że świat przez to się nie zawalił, że zło, które w sobie tłumili, nie jest znów tak straszne, że człowiek jest zawsze mieszaniną dobra i zła, a nie tylko aniołem, nauczyć anankasty akceptować siebie i być tolerancyjnym dla zła, które w człowieku tkwi, może jest najwyższym osiągnięciem psychoterapii. Osobowość anankastyczna jest w pewnym sensie karykaturą istniejącego u każdego człowieka problemu moralnego walki dobra ze złem. Walka ta jest chyba specyficznie ludzką cechą. Choć nie można z całą pewnością wykluczyć istnienia jej choćby w formie śladowej u wyższych zwierząt. Można u nich bowiem nieraz obserwować sposoby zachowania charakterystyczne dla poczucia wina. Porządek moralny stanowi najwyższą formę porządku, jaki jest konieczny w stosunkach między ludźmi. Człowiek musi w jakiś sposób do tego porządku się ustosunkować. Normalnie jego hierarchia wartości jest kompromisem między dobrem a złem tkwiącym w ludzkiej naturze. Człowiek na ogół zawsze znajduje racje tłumaczące jego złe skłonności, a nierzadko potrafi je na dobre w swoich oczach przemienić. Anankasta jest zazwyczaj surowym moralistą, zarówno w stosunku do siebie, jak i otoczenia. Stara się zło z siebie wrzucić. To zło przeszkadza mu w akceptacji samego siebie. Nieraz niszcząc zło, niszczy i udręcza siebie. Chciałby też zło z otaczającego go świata wyplenić. Skutkiem istnienia zła świat nieraz wydaje mu się ohydny. Chciałby go zniszczyć. Tak jakby nieraz chciał zniszczyć siebie. U człowieka. U którego przeważa postawa, do świat może też nieraz być odpychający, ale przeważnie jest pociągający. Łączą z nim człowieka różnego rodzaju związki uczuciowe. Nie otacza go pustka, lecz strefa uczuć o mieniącym się kolorycie. U Anankaste od wczesnych lat życia wytwarza się pustka między nim a światem otaczającym. Zamiast związków opartych na uczuciach, wytwarzają się związki oparte na poczuciu obowiązku, nakazy i zakazy. Sprawdza się tu twierdzenie o braku granic w kolorycie uczuciowym między ja a otaczającym światem. Pustka uczuciowa dotyczy nie tylko relacji do otaczającego świata, ale też do własnej osoby. W stosunku do samego siebie anankasta także stosuje zasadę obowiązku, to jest postawę nad, chce rządzić sobą, a to, co spod władzy jego woli się wymyka, jest dla niego złem. Wspomniano już, że to zło w oczach anankasty koncentruje się na sprawach seksualnych. Jest to zrozumiałe, gdyż ten właśnie sektor życia. Wywołuje u człowieka największą mobilizację uczuć. Anankasta nie jest w stanie sprostać naporowi potrzeby uczucia, jego postawa nad ulega całkowitemu rozbiciu, czuje się bezsilny wobec tego, co dzieje się w jego wnętrzu. Jest to tak, jakby człowieka przenieść w inną sferę ciśnień. Pustka uczuciowa jest sferą o niskim ciśnieniu, a życie erotyczne sferą o dużym ciśnieniu uczuciowym. Tu postawa NAT okazuje się zupełnie niewystarczająca. A nie pozostaje nic innego, jak uczucia potępić, odrzucić od siebie, jako działanie demona. Życie bez uczuć jednak nie jest możliwe. Stanowią one nie tylko u człowieka, ale prawdopodobnie też w całym świecie zwierzęcym. Pierwotny i zasadniczy sposób przeżywania własnego życia. Są pierwszym subiektywnym przejawem życia. Istota żywa, która nie czuje, która nie ma choćby śladowych powiązań uczuciowych z otoczeniem. Nie należy już do świata ożywionego, jest martwa, a więc zasadnicze założenia narcasty, by żyć w poczuciu obowiązku jest z gruntu fałszywe. Jest niezgodne z prawami życia. Jest to największe kłamstwo, jakie może istnieć w hierarchii wartości. Kłamstwo to kończy się wykpieniem czynników wolicjonalnych i racjonalnych. Anankasta, który w hierarchii wartości na pierwszym miejscu stawia wolę i rozum, staje się bezsilny wobec objawów, które są jawną kpiną z woli i racjonalizmu. Czyż może być bowiem coś przykrzejszego dla człowieka racjonalnego niż uporczywe rozmyślanie nad bezsensownym tematem, powtarzanie bezsensownych czynności, banie się bezsensownych sytuacji? Życia nie można oprzeć na kłamstwie. Gdy system wartości jest fałszywy, to fałsz ten w końcu nieraz bardzo boleśnie zemści się na człowieku. Kłamstwo w histerii polega na złej ocenie rzeczywistości zarówno własnej, jak i otoczenia. W psychastenii, na zbyt jaskrawym potępianiu samego siebie, co hamuje realizowanie potencjalnych struktur czynnościowych, a jednocześnie prowadzi do rekompensacyjnego idealizowania własnej osoby, rozbieżność między poziomem aspiracji a realizacji. W Kasti. Kłamstwem jest negowanie swego życia uczuciowego i próby zastępowania go życiem racjonalno-wolicjonalnym, zastępowanie pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego fazą drugą. Prawda wymaga odwagi, i dlatego kłamstwo występujące w trzech opisanych typach osobowości można uważać za wyraz braku odwagi. Ludzie ci boją się życia, ale każdy w inny sposób. Psychastenik boi się życia, bo nie wierzy w siebie, z góry zakłada swoją klęskę. Histeryk boi się życia, gdyż nie jest zdolny do miłości. Przeważał niego pierwsze prawo biologiczne, a drugie ulegał niego atrofii. Życie w ujęciu pierwszego prawa jest groźne, niszcze lub zostanie zniszczone. Dlatego tak rozpaczliwie odgrywa on różnego rodzaju komedie. By nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Analgasta boi się życia, gdyż nie ma on odwagi przyjąć związków uczuciowych z otoczeniem, a uczucia są pierwszym i zasadniczym subiektywnym objawem życia. Demonizując je i potępiając, przeczą tym samym temu, co stanowi treść życia, żyje z drugiej ręki. To jest wedle nakazów i zakazów swego otoczenia społecznego. Życie jego jest puste, jałowe, sztuczne. Życie Anankasty jest bolesne. Często na twarzy maluje się wyraz cierpienia, cichej udręki. Jest to swoisty ogród samoudręczeń. Wszelkie przyjemności mają dla niego znamie grzechu. Przyjemnością staje się dręczenie samego siebie. Ustawiczna walka, ze swymi uczuciami, które są dla niego mową szatana, narzucanie sobie nieraz sprzecznych z naturą zakazów i nakazów. Obowiązkiem psychiatry jest starać się ten ciężar życia zmniejszyć. Ciężar ten wzrasta, im bardziej Anankasta broni swe negatywne uczucia. Uczucia negatywne u każdego człowieka wywołują. Spaczenie obrazu świata i lub własnej osoby. Im są one silniejsze, tym świat wydaje się ochydniejszy, gdy przeważają u danego człowieka mechanizmy projekcji, lub człowiek sam sobie wydaje się ochydniejszy, gdy przeważają u niego mechanizmy introjekcji. U Anarkasty na ogół przeważają mechanizmy introjekcji, za czym przemawia łatwość, z jaką internalizuje on nakazy i zakazy otoczenia. Dlatego dręczenie samego siebie jest u niego procesem pierwotnym, a nienawiść do świata – wtórnym. Wyzwolenie uczuć negatywnych przynosi zwykle ulgę anonkaście, gdyż dzięki temu zło nim tkwiące staje się mniejsze. Ciężar demonów zmniejsza się, zostają one częściowo na zewnątrz wyrzucone. Często widać wyraźną zmianę w zachowaniu się anankasty, gdy trochę zła z siebie wyrzuci. Staje się on swobodniejszy, twarz jego jest mniej ściągnięta w wyrazie cierpienia. Zaczyna swobodniej i szerzej mówić o sobie. W kontakcie z anankastami, psychiatra musi umieć rozładowywać ich tłumioną agresję, prowokować ich do wybuchu. Są ludzie, którzy łatwiej niż inni ściągają na siebie agresję otoczenia. Człowiek po prostu nie boi się wyładować na nich swych negatywnych uczuć. Często są to ludzie, których nie traktuje się zbyt poważnie, których stawia się niżej od siebie. W świecie ludzkim i zwierzęcym obowiązuje. Porządek dziobania. Dzioby się słabszego od siebie. Otóż w kontaktach psychiatrycznych z anankastami dobrze jest wytworzyć wrażenie, że psychiatra pod jakimiś względami jest od nich słabszy. Poczucie wyższości pozwala im na względnie swobodne dziobanie. Ekspresja własnych uczuć, i to negatywnych, które z natury są bardziej dynamiczne i przez otoczenie zwykle potępiane, przynosi dużą ulgę choremu, Zwłaszcza, że żadna kara za to go nie spotyka. Nie jest on za to odrzucony przez swego terapeuta. Podobnie jak małe dziecko, może się złościć do woli, bo i tak mama go kocha. Pustka uczuciowa wokół Anankasty, wynikająca stąd, że boi się on swe uczucia pokazać otoczeniu, zostaje w ten sposób wypełniona. Wprawdzie na razie uczuciami negatywnymi, ale ich znak. Łatwo zmienić się może na pozytywne, gdyż chory nie jest za swój wybuch potępiony. Wybuch ten jest potraktowany jako norma, ludzka reakcja, gdyż każdy człowiek kocha i nienawidzi. Psychiatra w kontakcie z anarkastami musi spełniać rolę piorunochrona emocjonalnego. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż człowiek nie lubi być celem agresji. Niemniej jednak najlepiej jest. Gdy tym celem staje się psychiatra. Chory ma wtedy najlepszy przykład, że jednak można na zewnątrz swe negatywne uczucia objawić, że w końcu nic strasznego się nie dzieje, gdy swe tajne demony światu ukaże. Świat bowiem w osobie psychiatry jest tolerancyjny, spełnia po trosze warunki środowiska macierzyńskiego, którego choremu w dzieciństwie nieraz brakowało. Wyładowanie agresji umożliwia wejście w kontakt uczuciowy z otoczeniem, zniesienie pustki uczuciowej, która chorego nieraz przez całe życie otaczała. Uczucia negatywne mają większą dynamikę niż uczucia pozytywne, i dlatego nawiązanie kontaktu uczuciowego z otoczeniem jest zazwyczaj łatwiejsze poprzez ekspresję uczuć negatywnych niż pozytywnych. Ich siła penetracji jest większa. Jest to sytuacja pod pewnymi względami podobna do tej, w której chłopcy muszą się najpierw pobić ze sobą, by się później zaprzyjaźnić. Dzięki wyładowaniu uczucia wchodzą w przestrzeń wspólną. To, co było dotychczas ukryte i tłumione, staje się jawne, przestaje być wyłączną tajemnicą danego człowieka. Anankasta nie musi się już bać złego, które w nim tkwi bo to złe wydobyło się przynajmniej częściowo na zewnątrz i tym samym stało się wspólną ludzką wartością. W ten sposób pancerz, który manankasta zasłania swoje uczucia, zostaje rozbity. Chory odzyskuje większą swobodę w ekspresji samego siebie, staje się bardziej spontaniczny, mniej stłumiony. Dalszym krokiem w psychoterapii jest przejście z uczuć negatywnych na pozytywne. Lęk przed uczuciami u Anankasty obejmuje bowiem nie tylko uczucie negatywne, ale też pozytywne. Często otoczenie chorego skarży się, że po psychoterapii stał się on bardziej nieznośny w codziennym kontakcie. Jest to wynik przełamania barier uczuciowych. Chory Anankastyczny łatwiej swe uczucia wyraża, co nie zawsze przez otoczenie przyjmowane jest przychylnie. Anankasta nie jest jednak naładowany jedynie uczuciami negatywnymi, tylko uczucia te mają większą siłę penetracji. Po pierwszym więc okresie, gdy rzeczywiście może on być przykry dla otoczenia na skutek ekspresji swych negatywnych uczuć, przychodzi okres, w którym na zewnątrz objawiają się uczucia pozytywne. Stałe tłumienie swych uczuć jest czymś niezwykle nużącym i wymaga dużego wysiłku. Dlatego anankaści chętnie stosują różnego rodzaju ćwiczenia duchowe i umartwienia. Możność wyładowania uczuć przynosi im zazwyczaj niezwykłą ulgę, co nawet w mimice się objawia. Znika z twarzy typowe dla nich napięcie i utręczenie. Jeśli osobowości anankastycznej towarzyszą nerwicowe objawy anankastyczne, to nasilenie ich z reguły maleje. Ich głównym bowiem motorem są tłumione uczucia. Wyzwolenie anankasty z pancerza tłumiącego ich życie uczuciowe jest dużym sukcesem terapeutycznym i rzeczywiście odnosi się wrażenie, iż ma się do czynienia z człowiekiem wyzwolonym. Niestety, rzadko się to w pełni udaje. Skorupa, w której żyje anankasta, zwykle od lat dziecinnych, a w każdym razie od okresu pokwitania, jest już tak stwardniała. Że całkowite jej rozbicie bywa na ogół niemożliwe. Nawet jednak chwilowa ulga, jaką daje możność swobodnej ekspresji tłumionych uczuć, zasługuje na wysiłek psychoterapeutyczny. Chory bowiem widzi, że można żyć inaczej, i choć wraca z powrotem do starych nawyków, wie już, że nie jest to jedyny sposób życia. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Jak pobudzić Anankastę do wyładowania tłumionych uczuć? Zwykle dochodzi do tego spontanicznie w czasie rozbów terapeutycznych. Mówiąc coraz szerzej o sobie, Anankasta zaczyna przeżywać uczucia związane z omawianymi sytuacjami. Psychiatra staje się często osobą zastępczą, która te uczucia na siebie ogniskuje, a więc matką, ojcem, partnerem seksualnym i temu itp. Pory ma możność przeżycia na nowo całej sytuacji, odreagowanie i wyładowania swych uczuć, czego był zwykle pozbawiony w sytuacji pierwotnej. Wówczas bowiem lęk przed potępieniem społecznym zmuszał go do tłumienia i nieokazywania na zewnątrz swych postaw emocjonalnych. Czyste typy osobowości anarkastycznej nie występują często, zwłaszcza w społeczeństwie polskim. Natomiast domieszka cech nankastycznych jest zjawiskiem raczej powszechnym. Jak łatwo można się domyśleć, częściej występuje ona przy przewadze postawy od, a więc u tych ludzi, którzy raczej uciekają przed swym otoczeniem społecznym i których oddziela od niego pustka emocjonalna. U ludzi tych zwykle przeważa postawa nad, a ich życie uczuciowe jest tłumione. Dotyczy to przede wszystkim schizoidów i psychasteników. Pewne warunki środowiskowe mogą wpłynąć na ukształtowanie się cech anankastycznych osobowości, a więc zbyt rygorystyczne normy społeczne, potępianie ekspresji uczuciowej, racjonalno-wolicjonalny styl życia i temu podobne. Epoka naukowo-techniczna, w której żyjemy, nie sprzyja swobodnej ekspresji uczuć. Życie w środowisku technicznym wymaga opanowania, kierowania się rozumem, unikania wybuchów emocjonalnych. Urządzenia techniczne są dziś delikatne i nie można wyładowywać na nich swych złych humorów. Od współczesnego człowieka wymaga się przede wszystkim opanowania. Konieczność tłumienia swych uczuć nie zawsze wpływa korzystnie na rozwój osobowości. Zduszone uczucia stają się chaotyczne i często niebezpieczne. Gdy dojdzie do wybuchu, jest on nieraz nieobliczalny. Stałe tłumienie uczuć nie pozwala na ich uporządkowanie. Nie może się wytworzyć ład serca, ważny dla osiągnięcia wewnętrznej równowagi. Uczucia są głównym czynnikiem kształtującym wewnętrzną hierarchię wartości. Gdy są one stale tłumione, Hierarchia ta się nie wytwarza i jest przyjmowana hierarchia ze zewnątrz, co jest zresztą dość typowe dla Nankastów. Narzucają oni sobie określoną hierarchię wartości i na siłę, starają się ją realizować, na tym między innymi polega ich udręczenie siebie. Człowiek tłumiący swoje uczucia traci w końcu rozeznanie, co lubi, a czego nie lubi, co jest piękne, a co brzydkie, co dobre, a co złe. Żyje tym, co wypada, co wolno, a czego nie wolno, wikła się w gąszczu przepisów, które świat otaczający proponuje mu jako hierarchię wartości. System wartości musi być bowiem przez każdego indywidualnie wypracowany. A możliwe jest to jedynie przy istnieniu silnej motywacji emocjonalnej. Jeśli jej brakuje, człowiek chwyta się różnych, zewnętrznych form. One stają się jego systemem wartości. W Ten sposób przestaje żyć tym, co w nim tkwi, ale żyje z drugiej ręki. Nie ma on już własnych przekonań i własnego zdania. Zasadnicza orientacja w świecie otaczającym jest domeną pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, to jest naszego życia uczuciowo-nastrojowego. Tu kształtuje się zasadniczy system wartości. Druga faza, racjonalno-wolicjonalna, jest jakby jej nadbudową, u człowieka wprawdzie niezwykle rozległą, ale nie mogącą istnieć samodzielnie bez fundamentu pierwszej fazy. Hierarchia wartości oparta wyłącznie na drugiej fazie metabolizmu informacyjnego jest hierarchią sztuczną, którą trzeba utrzymywać stałym wysiłkiem woli. Tylko bowiem życie uczuciowe daje systemowi wartości potrzebną mu dynamikę. Jeśli dziś nierzadko obserwujemy, że ludzie nie mają własnego zdania, własnych przekonań, że muszą szukać odpowiednich przepisów, by wiedzieć, jak się zachować, w pewnym stopniu jest to wynikiem ich zaburzonego stosunku uczuciowego do otoczenia i ich tendencji do zredukowania życia do płaszczyzny racjonalno-wolicjonalnej. Wyrażenie ja powinienem jest bardzo ważne w życiu, nadaje mu ono swoisty, normatywny porządek. Nie można jednak życia w tej formie zamknąć. Porządek życia bowiem nie jest normatywny, ale dynamiczny, a więc przede wszystkim uczuciowy. Życie nie mieści się nawet w najlepszych i najmądrzejszych normach. Ludzie, którzy uginają się pod presją społeczną, zatracają w końcu spontaniczność swego życia. Ich system wartości staje się systemem wartości otoczenia. Tracą oni swoją autentyczność. Żyją, jak powiedziano, z drugiej ręki, tym, czego otoczenie żąda od nich. Ludzie tacy są zazwyczaj zakłamani, gdyż zawsze w środku coś się w nich buntuje przeciw narzuconemu z zewnątrz porządkowi. Nie mają jednak odwagi przebić pancerza, który ich uciska. Nie są to anankaści sensu stricto, ale pewne cechy ich osobowości temu typowi odpowiadają osobowość anangastyczna jest osobowością, której rozwój został zatrzymany na skutek zbyt silnej presji otoczenia. Nakazy i zakazy otoczenia stały się główną treścią przeżyć tych ludzi. To, co ich własne, spontaniczne, zostało przez nich samych odrzucone potępione, uznane za zło tkwiące w ludzkiej naturze. Obowiązek ma wielkie znaczenie w hierarchii ludzkich wartości, Obowiązek obowiązkowi nie jest jednak równy. Istnieją obowiązki, które są jakby kwintesencją ludzkiej natury stanowią one prawdziwe Charisma. danego człowieka. Problem ten ostro występuje w schizofrenii Niemniej w życiu każdego człowieka można dostrzec tęsknotę za zasadniczym celem, dla którego wszystko byłoby się gotowym poświęcić. Ale są też obowiązki narzucone, które spełnia się wbrew własnej woli, by nie narazić się opinii otoczenia. Do nich to człowiek nagina się wbrew swym uczuciom i przekonaniom. Tak jak Anankasta nagina się do wykonywania różnych czynności przymusowych i nie może oderwać się od myśli natrętnych czy fobii. Jest to fałszywe charyzma którego człowiek się chwyta, by nie żyć w pustce, by być aprobowanym przez otoczenie, by w chaosie swych przeżyć dzięki niemu stworzyć pewien porządek. W historii ludzkości mamy aż za wiele przykładów ulegania takim fałszywym celom, dla których człowiek nieraz poświęca własne i cudze życie. Ludzie o osobowości anankastycznej. Nie są lubiani przez otoczenie, gdyż każdy wyczuwa fałsz przebijający z ich zachowania, mimiki sposobu mówienia. Ludzie zresztą stanowią cząstkę przyrody i czują się dobrze wśród tych, którzy cechy przyrody reprezentują, a więc wśród takich ludzi, którzy mają w sobie dużo spontaniczności i indywidualności, gdyż to są charakterystyczne cechy przyrody ożywionej. Cech tych pozbawieni są anankaści. Ich wszystkie z trudem wypracowane dobre strony charakteru, obowiązkowość, rzetelność, poświęcanie się dla jakiegoś celu zwykle rażą swoją sztucznością. Ich cnoty są nudne i męczące. Ich hierarchia wartości nie jest prawdziwa. Jest sobie narzucona i z trudem realizowana. Wyczuwa się, że w głębi Poniżej progu świadomości istnieje u nich inna, często sprzeczna z zewnętrzną hierarchia wartości, ale oni ją tłumią, uporczywie z nią walczą, odrzucają ją jako zło w człowieku tkwiące. Zadaniem lekarza jest te głębsze warstwy psychiki na wierzch wydobyć i ukazać choremu, że nie są one aż tak straszne. W ten sposób staje się on bardziej autentyczny, mniej zakłamany. Dlaczego Anankasta wybiera w swym życiu drogę przez mękę? Dlaczego z takim uporem dręczy samego siebie? Przypuszczalnie znaczną rolę odgrywa tu walka z popędem seksualnym. Anankasta z trudem akceptuje swoje życie i swoje potrzeby seksualne. Drugie prawo biologiczne jest dla niego tabu. Zjawisko to nieraz wyraźnie występuje w objawach Anankastycznych, gdy na przykład dotknięcie Jakiegokolwiek przedmiotu czy drugiego człowieka grozi zabrudzeniem, a zabrudzenie to ma charakter kontaktu seksualnego. Anankaści, gdy się spojrzy na ich biografię retrospektywnie, w dzieciństwie często nie lubią pieszczoty, są dziećmi chłodnymi, racjonalnymi. Oczywiście może na taki stan rzeczy wpływać oschła atmosfera domowa, ale przyczyna może też tkwić w zbyt wczesnej seksualizacji kontaktów uczuciowych. Każda pieszczota mianowicie staje się symbolem życia seksualnego. Stosunek do życia seksualnego nigdy nie jest jednokierunkowy. Działają w nim też siły odpychające. Seks jest otoczony atmosferą tajemnicy, grozy, grzechu. Wydaje się, że im popęd seksualny w swej nagiej postaci jest silniejszy, tym silniejsze są też siły działające w kierunku przeciwnym. U anarkastów można by więc myśleć o zbyt wczesnej seksualizacji życia uczuciowego. Drugie prawo biologiczne obejmuje wiele form zachowania, z których tylko raczej nieliczne mają wyraźny charakter seksualny. U anarkastów seksualizacja jest zbyt pełna. Każde zbliżenie, jak wspomniano, każda pieszczota. Culsze słowo mają dla nich zabarwienie seksualne, dlatego są oni tak oschli. Boją się związków uczuciowych, starają się kierować tylko rozumem i wolą, co jest oczywiście absurdem, jako sprzeczne z naturą człowieka. Dotychczas nie dysponujemy dostateczną liczbą obserwacji psychiatrycznych, które by pozwoliły nam na ustalenie, skąd się u Anankastów bierze ta seksualizacja związków uczuciowych. Prawdopodobnie powstaje ona dość wcześnie, gdyż przyszła nankasta już w okres pokwitania wkracza z wyolbrzymioną koncepcją seksu. Jest to dziwny paradoks natury człowieka, że drugie prawo biologiczne, które w całej przyrodzie jest prawdopodobnie źródłem pięknej harmonii i które przeciwstawia się okrucieństwu pierwszego prawa biologicznego, u człowieka jest tak często ujmowane jako coś złego, grzesznego. Jest otoczone nimbem tajemnicy i grozy. Człowiek w przeciwieństwie do świata zwierzęcego, jakby niezbyt pewnie czuje się na gruncie drugiego prawa biologicznego. Pewniej czuje się w postawie nad, gdy może rządzić światem i go przekształcać wedle swej woli. Może związane jest to u niego z gwałtownym rozwojem nowej kory mózgu neokorteks. Struktury raczej specyficznie ludzkiej, a z dwóch praw biologicznych nierzadko bardziej odpowiada mu pierwsze prawo, wedle którego życie przedstawia się w formie bezwzględnej walki. Typ anankastyczny można by traktować jako rezultat stłumienia drugiego prawa biologicznego. Byłaby to sytuacja nieco podobna do spotykanej w histerii. Tylko histeryk nie neguje tego prawa, nie uważa go za złe, ale jest po prostu do miłości niezdolny, jakby do niej nie dojrzały. Natomiast Anarkasta zbyt silnie odczuwa nacisk drugiego prawa biologicznego i to w postaci ogołoconej z jego naturalnego piękna. Dlatego tak uporczywie z nim walczę. Życie Nankastów jest, jak powiedziano, szare, smutne. I brak w nim radości i uśmiechu. Są to ludzie naprawdę biedni, nie mogą się wyrwać ze swego grodu dręczeń. Życie w poczuciu obowiązku i to obowiązku nieraz sprzecznego z naturą człowieka nie jest łatwe. Nigdy nie można być sobą swobodnym i beztroskim. Jedyną ich radością jest nieraz umartwianie siebie. Często już na pierwszy rzut oka widać, że ludzie ci postawili na fałszywy system wartości, że męczą się z nimi i nie mogą się od niego wyzwolić. Fałszywy system wartości powoduje, że wszystkie decyzje stają się fałszywe, co z kolei odbija się na zachowaniu danego człowieka. Żaden jego gest, wyraz twarzy, sposób mówienia i temu podobne nie jest autentyczny. Ale każdy jest wymuszony, sztuczny. Otoczenie na ogół z miejsca to wyczuwa i dlatego anankastów zwykle nie lubi. Gdy psychiatrze uda się przebić przez pancerz, którym anankasta dusi w sobie to, co tkwi w nim głęboko, jest to wielki jego sukces i z radością może on obserwować, jak zachowanie pacjenta staje się bardziej spontaniczne i prawdziwsze. Oczywiście nie da mu się zmienić anankasty w inny typ osobowości, ale cechy anankastyczne będą mniej nasilone, co na pewno dla chorego jest wielką ulgą. Leczenie anankastów jest niezwykle trudne. Trudność sprawia właśnie przebicie się przez ich pancerz i wytrzymanie wybuchu uczuć negatywnych. Jak wspomniano, wybuch ten jest jednak zwykle pierwszym zwiastunem wyzwolenia się, spęd muszę. I powinienem, a więc pierwszym krokiem ku wolności. Wskutek tego, że Analkasta dusi w sobie wszystko, co jest sprzeczne z jego fasadą obowiązku i cnoty, materiał ten, częściowo uświadomiony, ale w większej swej części podświadome, ulega jakby stopniowemu gniciu. Zło przyduszone jest zawsze gorsze od zła jawnego. Dlatego wydobycie tego materiału na wierzch, jest procesem trudnym i bolesnym. Pomoc psychiatry jest tu nieodzowna. Sam chory nie miałby odwagi wejść do swego wnętrza, czując oparcie i aprobatę drugiego człowieka, a przede wszystkim czując, że nie zostanie potępiony, łatwiej przyznaje się on do swych tajonych myśli i uczuć. Jest to wielka katarzis to, co było dotychczas jego najintymniejszą skrzętnie ukrywaną przed światem, a nawet przed samym sobą częścią psychiki zostaje wyrzucone na zewnątrz, do wspólnego ludzkiego świata. Chory już nie potępia siebie tak bezwzględnie, za złot kwiące w nim samym, bo zdaje sobie sprawę, że jest ono składową ludzkiej natury. Jego system samokontroli staje się łagodniejszy. Co z kolei zwiększa swobodę aktywności. Z różnych typów osobowości Anankasta jest tym, który skazany jest na największe cierpienia. Nauczyć go zrozumienia własnej natury i większej tolerancji wobec samego siebie jest wielkim sukcesem terapeutycznym. Nie jest to zadanie łatwe. Trzeba mieć dużo cierpliwości, ale sukces terapeutyczny daje tu psychiatrze duże zadowolenia. Gdyż widzion, jak człowiek uwalnia się z pęd sobie nałożonych. Przymus Anankę zostaje przełamany. Dzięki temu człowiek ma przed sobą otwartą drogę rozwoju. Antoni Kępiński. Psychopatia. Typ Epileptoidalne. Typ Epileptoidalny, opisany przez Kretschmera, a także przez Minkowską i Zieleńskiego, wykazuje pewne cechy charakterystyczne dla zmian charakteru występujących czasem przy padaczce i stąd pochodzi jego nazwa, lecz nie zawsze ma on cokolwiek wspólnego z padaczką. Padaczka też nieczęsto daje zmianę osobowości określonej jako epileptoidalna. Kretschmer wiązał ten typ osobowości z atletyczną budową ciała, to znaczy z przewagą układu mięśniowego, typ mezomorficzny Sheldona. O ile pyknika charakteryzuje kulista budowa ciała, leptosomika lub astenika podłużna, to typ atletyczny. Kwadratowa. Już sama budowa ciała wskazuje na to, że są to ludzie nastawieni na działanie, na siłę mięśni. Mają w sobie coś monumentalnego, ciężkiego, zwalistego. Te cechy cielesne korelują z cechami psychicznymi. Są to ludzie seriozni, bez poczucia humoru, zasadniczy. Proces decyzji przebiegał u nich z trudem, ale jeśli już coś zdecydują, to trudno ich z obranej drogi zawrócić. Idą prosto przed siebie z niesłychanym uporem. Perseveracja jest cechą dominującą ich zachowania i przeżyć psychicznych. Trzymają się uporczywie jednego wątku myślowego, uczuciowego i temu podobne. Są lepcy, wisko zni. To nierzadko doprowadza do irytacji ich otoczenia, gdyż wciąż trzymają się jednego tematu, mimo że sytuacja już dawno się zmieniła. Dużą sztuką w życiu jest zachowanie równowagi między zmieniającą się bez ustanku sytuacją otoczenia, a własnymi celami, które powinny być bardziej stałe. Niekiedy możemy obserwować, jak jakieś zwierzę, na przykład Owad uporczywie dąży do swego celu. Próbujemy go z jego drogi zawrócić, ale on po chwili kontynuuje marsz w swoim kierunku. Konsekwentne dążenie do celu umożliwia człowiekowi jego osiągnięcie, daje mu szansę zwycięstwa nad otoczeniem. Z drugiej jednak strony, brak elastyczności powoduje, że taki człowiek staje się niedopasowany do zmienności środowiska. I w końcu może zostać przez nie zniszczone. Perseweracja, jak już wspomniano, jest naturalnym rytmem ustroju. Komórki nerwowe, na które nie działają informacje ze zewnątrz, biją własnym rytmem. To samo prawdopodobnie dotyczy innych komórek ustroju. Ich rytm jest wciąż zakłócany bodźcami otoczenia. Ponieważ żaden ustrój nie może żyć samotnie z konieczności, więc musi stworzyć jakiś kompromis między własnym rytmem a rytmem otoczenia. Perseweracja jest przesunięciem równowagi w kierunku własnego rytmu. W jakimś stopniu izoluje to człowieka od otoczenia. Idzie on swoją drogą, a otaczający go świat swoją. Człowiek taki może łatwiej osiągnąć swoje cele. Niekiedy też może poprowadzić do celu jakąś grupę, dlatego wśród organizatorów i władców nierzadko spotykamy ludzi o cechach eliptoidalnych. Jednocześnie, człowieka takiego życie może jednak łatwo złamać postawić przed nim takie przeszkody, których nie jest on w stanie pokonać. W perseweracji, poza uporem istotnym momentem, jest powtarzanie tych samych struktur czynnościowych. Jest to więc zachowanie sprzeczne z ogólną charakterystyką ludzkiego układu nerwowego, który właśnie cechują niezwykłe możliwości tworzenia różnorodnych struktur czynnościowych. Perseveracja z reguły występuje wówczas, gdy układ nerwowy jest uszkodzony, czy to na skutek zniszczenia struktur morfologicznych, jak na przykład. W organicznym otępieniu, czy na skutek wyładowania padaczkowego, czy też pod wpływem bardzo silnych stanów emocjonalnych. Wówczas człowiek, nie dysponując normalnym zasobem struktur czynnościowych, musi realizować wciąż te same struktury, nie zawsze do sytuacji dopasowane. Na przykład człowiek z otępieniem powtarza te same słowa i zwroty, w silnym wzburzeniu uczuciowym tracimy język w gębie i bełkocemy jakieś nie bardzo zrozumiałe słowa. Po ataku padaczkowym nieraz występują stereotypowe czynności. Skąd bierze się perseveracja u eliptoidów? Zdarza się, że idą na w parze z ogólnym ubóstwem struktur czynnościowych tak jak w oligofrenii. Tylko znikomo odsetek Eliptoidów należy jednak do niedorozwiniętych umysłowo, a zdarzają się wśród nich, choć niezbyt często, ludzie wybitnie zdolni. Jak się zdaje, problem tkwi w stosunku do świata otaczającego. Eliptoid chce być zawsze zwycięzcą, nie chce przegrywać i dlatego trzyma się kurczowo tych struktur czynnościowych, które jego zdaniem zwycięstwo to mu zapewnią nie chce ryzykować innych struktur czynnościowych, by nie ponieść klęski. Stąd wywodzi się zasadniczość eliptoidów. Nie mają oni tej lekkości, która stanowi o pięknie życia i jest istotą zabawy. W zabawie bowiem wypróbowuje się jak największą liczbę możliwych struktur czynnościowych. Im jest ich więcej, tym zabawa jest lepsza, i nikt specjalnie nie przejmuje się tym, że jakaś struktura zawiedzie w realizacji. Jak budowa fizyczna eliptoida bywa ciężka, jeśli stoimy na gruncie konstytucjonalnej koncepcji Kreczmera, bo zdarzają się osobowości wyraźnie eliptoidalne w innych typach budowy ciała. Tak i jego psychika jest ciężka, zasadnicza. Przypomina się trochę typ anankastyczny. Ludzie reprezentujący go też nie mają zmysłu humoru i wszystko traktują zbyt poważnie. Tylko u anankasty ciężkość jest wynikiem narzuconej sobie fasady, a u eliptoida określonej polityki życiowej, która wzdraga się przed tym, co niepewne i zmienne. W życiu społecznym eliptoidzi mogą czasem odgrywać pozytywną rolę. Dzięki swojej ciężkości stanowią oni element stabilizujący, dlatego nierzadko osiągają oni kierownicze stanowiska. Jak można się domyśleć, hierarchia wartości eliptoidów ma też charakter stabilny i ciężki. Są to ludzie, jak określono, zasadnicze, nie uznające odstępstwa od swych reguł. Trudno ich przekonać, że nie mają racji w myśl powiedzenia. Mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Często stwarzają sobie wygórowany system wartości, a więc wysokie ideały moralne, religijne, polityczne i temu podobne. Jak wiadomo, system taki nigdy nie może być prawdziwy. Dlatego u eliptoidów spotyka się nierzadko Ostylowanie między wzniosłą hierarchią wartości, a hierarchią uwzględniającą najgorsze cechy ludzkiej natury. Z jednej strony uduchowione wzloty, mistycyzm, dewocja, a z drugiej okrucieństwo, sadyzm, życie rozpustne. Obu systemów trzymają się kurczowo, przeskakują z jednego do drugiego, zarówno w jednym, jak i w drugim są zasadnicze. Chcąc jakby dojść do dna świętości i do dna zbrodni. Synteza sprzecznych tendencji tkwiących w człowieku wymaga pewnej lekkości w traktowaniu własnych struktur czynnościowych. Trzeba je tak nagiąć do siebie, by choć sprzeczne, miały coś wspólnego z sobą. U Eliptoida struktury czynnościowe są sztywne, nigdy nie są sprzeczne. Nie można ich z sobą pogodzić, i dlatego często wytwarzają się u nich dwie hierarchie wartości. Różne są sposoby przejścia przez życie. Można przejść przez życie krokiem lekkim, traktując je po trosze jako zabawę, a można też iść przez nie krokiem ciężkim, gdzie każdy ruch się liczy, gdzie zdąża się bezwzględnie do swego celu. Nieraz nie patrząc na to, co niszczy się po drodze. Sposób kroczenia zależy w pewnej mierze od pozycji społecznej. Krok władcy jest ciężki, co lekki. Eliptoidów można by uznać za urodzonych władców, tylko nie zawsze mają oni czym władać. Ale postawa despotyczna jest dla nich dość typowa. Nie liczą się ze zmiennością otoczenia. Przy czym życie ma zawsze w sobie coś z igraszki i zabawy, idą prosto przed siebie, nie bacząc, co się wokół nich dzieje. To parcie naprzód do celu, bez względu na sytuację otoczenia, uwidacznia się już przy pierwszym kontakcie z eliptoidem. Na przykład w rozmowie nie zwraca on uwagi na to, o czym się mówi, ale uporczywie przedstawia swoją kwestię, często ją powtarza. Bo ma wrażenie, że otoczenie go nie zrozumiało. Często bywa nudny w towarzystwie. W pracy dąży bezwzględnie do postawionego sobie celu, nie zwracając uwagi na trudności, a nieraz na bezcelowość wykonywanej pracy. Nawet w podaniu ręki wyraża się ten upór w dążeniu do celu. ściska rękę długo i silnie, sprawiając wrażenie, że z jego uścisku człowiek nigdy się nie uwolni. W życiu seksualnym, gdy ludźmi tego typu władnie pożądanie, to już nic nie widzą przed sobą, konsekwentnie i nieraz bezwzględnie zmierzają do swego celu, nie zwracają uwagi na reakcję partnera, dążą tylko do zaspokojenia swego popędu. Ta uporczywość w dążeniu do wyznaczonego sobie celu powoduje, że eliptoidzi są przez otoczenie uważani za ludzi nudnych, jakoś zawsze odstają od otoczenia, gdyż otoczenie jest zmienne, a oni niezmienni. Obchodzi ich własny cel, a nie to, co się wokół nich dzieje. Życie uczuciowe eliptoidów ma dość charakterystyczne cechy. Są na ogół spokojni, zrównoważeni, niełatwo wyprowadzić ich z równowagi, ale gdy to się stanie, dochodzi u nich do spiętrzenia efektów. Wybuchają w sposób niesłychanie gwałtowny. W ataku złości gotowi są zniszczyć wszystko wokół siebie. Widzą świat na czerwono. Uczucia często u nich zalegają. Reakcja emocjonalna nie występuje od razu, tylko po dłuższym okresie utajenia. Muszą jakby naładować się uczuciem, a później dopiero następuje wybuch. Można by się tu doszukać zaburzeń w pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego. Normalnie faza ta stanowi przygotowanie do fazy drugiej, bez przerwy ulega ona ilościowym fluktuacjom, zależnym od sytuacji wewnętrznej ustroju i od sytuacji otoczenia. Koloryt emocjonalny zawsze oscyluje. U eliptoidów oscylacja ta zawodzi. Zmiana kolorytu emocjonalnego dokonuje się bardzo powoli, a gdy w końcu narośnie do pewnego poziomu, następuje wybuch i przejście do kolorytu przeciwstawnego. Cechą pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego jest to, że decyzje zapadają dość szybko, automatycznie. Tego bowiem wymaga zmienność środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. U eliptoidów Decyzje zapadają wolno, w sposób lawinowy, dany stan powoli narasta, aż w końcu dochodzi do wybuchu. Jest to mechanizm poniekąd zbliżony do padaczki, gdzie rytm patologiczny stopniowo obejmuje coraz większy obszar mózgu, aż w końcu dochodzi do ogólnego wybuchu. Rytm ten jest w znacznej mierze spontaniczny, niezależny od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej. Wyładowanie w padaczce dotyczy przede wszystkim sfery ruchowej, rzadziej zmysłowej, i łączy się ze zaburzeniami świadomości. Natomiast u eliptoidów obejmuje on sferę emocjonalną. Jak dotychczas nie wiemy, na czym polega zaburzenie w procesie decyzji pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego u eliptoidów. Dlaczego decyzje zapadają u nich ze znacznym opóźnieniem. I nieraz w sposób wybuchowy. Jak wspomniano, można by tu doszukać pewnych analogii z padaczką. Fakt, że cechy eliptoidalne są niekiedy następstwem degradacji padaczkowej, przemawiałby również za istnieniem jakichś nieznanych nam bliżej powiązań między nimi a padaczkową dysrytmią bioelektrycznych czynności mózgów. Nie dysponujemy dostatecznie pewnymi danymi statystycznymi co do występowania dysrytmii bioelektrycznej u eliptoidów. Wydaje się jednak, że zarówno perseveracja, jak i charakterystyczny typ reakcji emocjonalnych u eliptoidów mają tło organiczne. Leczenie chorych z cechami osobowości eliptoidalnej nie jest zadaniem łatwym. Są to ludzie uparci. Trzymający się twardo swoich stereotypów, na ogół wąscy w swoich sferach zainteresowań, trudno ich przekonać, że na życie można popatrzeć w inny sposób. Są zwykle silnie przekonani o słuszności swego stanowiska. Nie wyczuwają oni niedopasowania do otoczenia. Jedyną dodatnią stroną ich charakteru, co się tyczy psychoterapii, jest silna wiara. Jeśli nabiorą zaufania do swego lekarza, wierzą mu bezgranicznie. Wiara ta może być wykorzystywana w procesie psychoterapeutycznym, zwłaszcza gdy chodzi o korekcję systemu wartości. Typowy dla eliptoidów upór sprawia, że ich systemy wartości są sztywne, często niedostosowane do potrzeb życia często sprzeczne, o czym była już mowa. Pod wpływem psychoterapii mogą oni nieco uelastycznić te systemy, zmniejszyć tkwiące w nich sprzeczności, a to ułatwia im życie. Stają się mniej bezwzględni w dążeniach do swych celów. Łatwiej adaptują się do środowiska. W leczeniu eliptoidów trzeba uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości. Trzeba liczyć się z tym, że nasze argumenty często trafiają w próżnię. My swoje, a oni swoje. Również ich zalegania afektu i skłonności do emocjonalnych wybuchów sprawiają duże trudności. W psychoterapii często dochodzi się do bolesnych dla pacjenta punktów, a takie dojście może u eliptoida spowodować gwałtowny wybuch. Eliptoidi nieraz pozornie ulegają lekarzowi, słuchają go, przyznają mu rację, ale jak się później okazuje... Dalej robią swoje. Nie trzeba też łatwo dać się zwieść ich pozorną uległością. Lepiej nieraz wywołać u nich początkowo silną reakcję oporu, po której czasem przychodzi wewnętrzne przekształcenie hierarchii wartości. Potrzebują oni więcej czasu, by się przekonać, że nie mieli racji. W psychoterapii nigdy nie należy wywierać na pacjenta zbyt silnego nacisku, gdyż na zasadzie prawa reakcji. Prowadzi to do wzrostu wewnętrznego oporu. Specjalnie jednak jest to prawdziwe u ludzi z eliptoidalnymi cechami osobowości. Ich upór z natury rzeczy jest duży i wszelkie ataki go zwiększają. Czasem pochwała, aprobata i temu podobne łatwiej przełamują upór chorego niż zdecydowane stanowisko. Ważnym elementem w psychoterapii eliptoidów jest próba Wyprostowanie ich hierarchii wartości, zwłaszcza gdy utrudnia im ona życie. Nie jest ich łatwo przekonać, że nie mają racji. Muszą dojść do tego sami. Podobnie jak Anankasta. Eliptoid żyje w pancerzu. Prawie nigdy nie czuje się swobodny. Przygniata go cel, do którego uporczywie dąży. Przygniatają go też zasady życiowe, których nigdy nie chce ominąć. Nauczenie eliptoida większej swobody życia jest sprawą niesłychanie trudną. Sprzeciwia się to bowiem jego konstrukcji psychicznej ciężkiej i zasadniczej. Na ogół eliptoidia dość rzadko występuje w czystej postaci. Zwłaszcza w naszym społeczeństwie przeważnie do czynienia mamy z różnymi jej domieszkami do innych typów osobowości. To na ogół zmniejsza nasilenie cech eliptoidalnych. Najczęściej eliptoidia idzie w parze z typem osobowości anarkastycznej. Zresztą, między tymi obu typami istnieją pewne podobieństwa. Antoni Kępiński, psychopatię, typ impulsywny. Impulsywny typ osobowości czy psychopatii Charakteryzuje łatwość wybuchów. Proces decyzji przebiega u tych ludzi gwałtownie, wybuchowo. Nie ma na ogół długiego wahania między przeciwstawnymi strukturami czynnościowymi. Tłumaczy się ten sposób zachowania obniżeniem mechanizmów hamulcowych układu nerwowego. Często też ten typ zmian osobowości występuje jako następstwo uszkodzenia środkowego układu nerwowego. Mechanizmy hamulcowe są bowiem delikatniejsze niż pobudzeniowe. Jeśli u eliptoidów decyzja formuje się wolno, a jak już zapadnie, trzymają się oni jej uporczywie, to u osób impulsywnych decyzja zapada szybko i jest dość zmienna. W związku z tym również ich hierarchia wartości nie jest zwykle ustabilizowana. Łatwo przechodzi się z jednej do drugiej, zależnie od nastroju i warunków otoczenia. Pod tym względem ludzie o osobowości impulsywnej przypominają nieco histeryków. Granica między strukturą potencjalną a zrealizowaną, podobnie jak u histeryka, jest u osoby impulsywnej bardzo płytka. Nim człowiek taki pomyśli, już działa. Jeśli jednak histeryk liczy się z opinią otoczenia, to człowiek impulsywny na ogół lekceważy ją sobie. Dlatego łatwo popada w konflikty z otoczeniem. Dlatego osoby impulsywne często narażają się na etykietę socjopatów, to jest ludzi nieumiejących żyć w społeczeństwie, łatwo popadających w konflikt z prawem. Hierarchia wartości jest na ogół ustalona u tych ludzi na zasadzie krótkich celów. Przelotna, zachcianka, egoistyczna czy altruistyczna musi być natychmiast realizowana. Inaczej wywołuje ona silny niepokój, a nawet wściekłość. Tolerancja na niemożność realizacji potencjalnych struktur czynnościowych jest u tych ludzi bardzo mała. Niekiedy ludzie ci odczuwają dość boleśnie braku ustabilizowanej hierarchii wartości. Chcieliby być inni niż są w rzeczywistości. Żałują nieraz swych impulsywnych czynów, ale potrzeba działania i szybkiego reagowania bierze górę i mimo że chcieliby być inni, dalej kroczą swą impulsywną drogą. Gdy ich czyny spotykają się ze znaczną dezaprobatą społeczną, pojawia się niekiedy poczucie winy. Chcieliby oni zmienić swoje postępowanie, być inni, nie działać pod pierwszym impulsem. Poprawa jednak jest trudna, gdyż decyzje często zapadają po niższej progu świadomości i trudno nimi wtedy kierować. Leczenie psychopatów impulsywnych nie jest zadaniem łatwym. Wszelkie naciski o charakterze wychowawczym zwykle przynoszą ujemny skutek. Im większy zewnętrzny nacisk, tym wyraźniejsza staje się impulsywność i wrogość do otoczenia. Należy raczej dążyć do większego ustabilizowania hierarchii wartości. Ludzie impulsywni często są z siebie niezadowoleni. Moment ten należy wykorzystać i ukazać im dodatnie cechy ich charakteru. Może to doprowadzić do większej stabilizacji zachowania. Proces decyzji stanie się nieco wolniejszy, gdyż zahamuje go wytworzony dodatnie obraz własnej osoby. Impulsywność, jak wiadomo, wzrasta na ogół przy zwiększonym nacisku otoczenia. Dlatego niecelowe wydaje się stosowanie różnych rygorów i ograniczeń co w praktyce często się robi. Pobudzają one psychopatę impulsywnego do działania impulsywnego, do walki z tymi zaporami. Dlatego na przykład na ogół częściej ma się do czynienia z objawami takiego zachowania w więzieniach niż na wolności. Gdy zachowanie impulsywne nie może stać się agresywne, wówczas pojawia się autoagresja. Ludzie tacy chętnie dokonują różnego rodzaju samookaleczenie. Nacinają żyły w przegubach rąk. Nacinają klatkę piersiową żyletką lub nożem. Połykają ostre przedmioty i temu podobne. Psychopaci impulsywni są często ludźmi dobrymi, o dobrym sercu, wrażliwymi na ludzką krzywdę, chętnie śpieszącymi z pomocą. Skutek swej impulsywności narażają się jednak otoczeniu społecznemu i nierzadko bywają z niego wykluczeni. Znacznych odsetek korzysta z opieki więziennej Którą trudno jak dotychczas uznać za najlepszą. W psychoterapii osób impulsywnych ważne jest, by należycie wykorzystać ich dobre skłonności, dzięki czemu ich autoportret poprawi się i czyna społeczne stają się rzadsze. Antoni Kępiński psychopatię. Typ paranoidalne urojeniowy. Do grupy osobowości lub psychopatii paranoidalnej zaliczamy te osoby, które mają na ogół nieufny stosunek do otoczenia społecznego i które łatwo tworzą konstrukcje urojeniowe. Otoczenie społeczne jest dla tych ludzi zawsze tajemnicą. Nigdy nie wiedzą, jakie w nim siły działają, jakie machinacje są dokonywane mogące im zaszkodzić. Analogicznie jak w schizofrenii świat społeczny u nich dzieli się na ja i oni. Stosunek bezpośredni ja-ty, my-wy jest u nich słabo wykształcony. Są to ludzie samotni, zdani tylko na siebie. W dzieciństwie i młodości niejednokrotnie brak im było kontaktów zabawowych. Stosunek do życia mają oni Niejednokrotnie mechaniczne. Wszystko rozgrywa się po trosze, jak w teatrze lalek. W ich mniemaniu ludzie są pociągani niewidocznymi nitkami. Jak się ich pociąga, tak się zachowują. Można na nich w różnoraki sposób wpływać. Wywierać różnorodne naciski. Także w końcu postępują jak chce człowiek od nich silniejszy i nimi sterujący. Człowiek ten stara się też odpowiednio wpływać na człowieka o paranoidalnych cechach osobowości, ale ten jest za mądry, by jego gry nie przejrzeć. Ten tajemniczy on jest źródłem niepokojów. Nigdy nie wiadomo, co wymyśli, jaki nowy sposób znajdzie, by podejść naszego pacjenta. On chce go zniszczyć, skompromitować, a gdy urojenia są już bardziej usystematyzowane, Działa na niego złymi siłami, złym spojrzeniem, truciznami, promieniami i temu podobne. U niektórych ludów, tak zwanych pierwotnych, ludzie dotychczas odczuwają paniczny lęk przed złym spojrzeniem. W czasie wojny, czy walk religijnych, czy też politycznych, wrogowie stopniowo tracą cechy ludzkie, tylko knują i przemyśliwają, jakby zaatakować i zniszczyć swoich przeciwników. Jest to typowy przykład urojeniowej projekcji, w której własne nastawienie uczuciowe wywołują deformację obrazu wroga. Istotą wypaczeń obrazu rzeczywistości, przede wszystkim społecznej, jakie obserwujemy u psychopatów paranoidalnych, a w mniejszym stopniu u ludzi z cechami osobowości paranoidalnej, jest fałszywy stosunek uczuciowy do otoczenia społecznego. Najczęściej pod fasadą urojeniową kryje się lęk przed ludźmi. Często patrzy się na nich w górę, jak w dzieciństwie. Są oni znacznie potężniejsi, więcej mogą niż w rzeczywistości. Ich świat jest inny. Oni więcej wiedzą, knują spiski, kierują ludźmi jak marionetkami. Świat społeczny, przepełniony lękiem, traci nieraz swe cechy osobowe. Ludzie w tym świecie przestają być ludźmi z ich wzlotami i upadkami, słabościami i objawami siły. Stają się niedostępni, niezrozumiali, nastawieni na jeden cel, jak na przykład zniszczenie osoby o cechach paranoidalnych. Dokonują różnych machinacji, nigdy nie wiadomo, co z ich strony może paść na człowieka. Stosunki między ludźmi muszą opierać się na pewnej dozie wzajemnego zaufania. Lęk znacznie obniża zaufanie do ludzi. Jesteśmy w stałym pogotowiu, że coś złego z ich strony może nas spotkać. Lęk idzie w parze z uczuciami agresywnymi. Uczucia te rzutowane są w świat społeczny, to ludzie mnie otaczający wciąż coś złego przeciw mnie knują. Życie wśród ludzi wymaga noszenia maski. Nie można być zawsze szczerym. Często trzeba udawać uczucia, które są zaprzeczeniem tego, co w środku się czuje. Maska jest niejednokrotnie źródłem lęku przed ludźmi. Boimy się ludzi w masce, gdyż nie wiemy, co pod nią ujrzeć możemy. Nie mamy do takich ludzi zaufania, gdyż nie możemy dotrzeć do ich wnętrza, zobaczyć ich prawdziwych motywów. Wydaje się nam, że pod maską kryje się wrogie do nas nastawienie. Lęk powoduje zaostrzenie egocentrycznej struktury świata. Pod wpływem lęku człowiek czuje się samotny wobec otaczającego świata. Wszystko wokół zmierza do jego zniszczenia i unicestwienia. Świat nie jest mu przychylny, ale wrogi. A on czuje się jak ścigane zwierzę, na które zewsząd czyha zasadzka. Do nikogo nie można się zbliżyć, gdyż nie wiadomo, czy właśnie ten człowiek nie okaże się wrogiem. Ludzie wokół tylko myślą o tym, jakby nas pognębić i zniszczyć. W ten sposób stajemy się centralną figurą świata. Lęk skraca perspektywę naszego widzenia otaczającego świata. Normalnie układa się ona w skomplikowaną sieć relacji z otoczeniem. Jedni ludzie są bliżsi, inni dalsi, jedni przyjaźni, inni obojętni lub wrodzy. W lęku świat otaczający naciska na nas, chce nas zniszczyć. Jestem tylko ja i wrogo do mnie nastawiony świat. Jak człowiek dochodzi do tego, że otaczający świat staje się dla niego wrogi? Bezsprzecznie wpłynąć na to mogą niekorzystne warunki środowiskowe. Zdarza się taki układ stosunków społecznych, że ze strony otoczenia społecznego stale czyha niebezpieczeństwo że jeden drugiemu jest wilkiem. Etnografowie opisują społeczności ludów tak zwanych pierwotnych, które żyją w stałym lęku przed otoczeniem. Wciąż się spodziewają, że ze strony innych ludzi coś złego spotkać ich może, czy to w formie rzucenia uroku, czy też bezpośredniego ataku. A obok żyją społeczności mające duże zaufanie do innych ludzi i nie wykazujące cech paranoidalnych. W okresach niespokojnych, wojen, rewolucji, gwałtownych zmian społecznych, klęsk żywiołowych, często obserwuje się narastanie nastawień urojeniowych. Wokół siebie węszy się wroga, wróg czuwa. Wróg pozbawiony jest cech ludzkich. Jedynym jego celem jest zniszczenie nas. Niejednokrotnie szuka się kozła ofiarnego, który jest przyczyną nieszczęścia. Lęk wyzwolony przez niekorzystną sytuację krystalizuje się jakby na pewnych ludziach, których uważa się za przyczynę zła. Forsuje się tezę, że machinacje doprowadziły do nieszczęścia. Człowiek, który przeszedł w życiu wiele zawodów, który doznał od ludzi wielu przykrości, może być skłonny do lękowego podejścia. Otaczający go ludzie przedstawiają zawsze potencjalne niebezpieczeństwo sprowadzenia na jego głowę nieszczęścia. Człowiek, który wychował się samotnie, który mało miał w dzieciństwie kontaktów zawodowych, może przez całe życie wykazywać nieufny stosunek do innych ludzi i zachować dziecinny sposób patrzenia na nich, to jest do góry, skutek czego w jego oczach nieproporcjonalnie wzrasta ich potęga. Czasem znów ludzie nie mogą przyzwyczaić się do maski, bez której nie można niestety poruszać się wśród ludzi. W stosunku do ludzi zachowują zbyt wiele dziecinnej naiwności, bezpośredniości i ufności, co oczywiście naraża ich na częste rozczarowania, tak że w końcu ich ufność zmienia się w uogólnioną nieufność. Niekiedy ludzie nie wytrzymują bliskiego kontaktu z sobą, przeraża ich tajemnica drugiego człowieka, która przy dużym zbliżeniu jaskrawiej występuje. U ludzi takich związki erotyczne wyzwalają nastawienia urojeniowe, najczęściej urojenia zazdrości. Poczucie winy sprawia, że w otoczeniu widzimy tylko sędziów, którzy znają nasze ukryte przewinienia. Typowym przykładem jest tu kompleks onanistyczny, gdy ma się wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą o naszym nałogu. Na ogół każdy człowiek coś ukrywa przed swym otoczeniem, ma swoje sprawy, których nie chciałby nikomu wyjawić. Na zasadzie projekcji, gdy sam coś ukrywam przed otoczeniem, mam równocześnie wrażenie, że otoczenie coś ukrywa przede mną. Zaufanie istotne w stosunkach między ludźmi zostaje nadwątlone. System wartości ludzi z osobowością paranoidalną lub psychopatów paranoidalnych opiera się na zasadzie: Jestem atakowany, muszę się bronić. Dla nich świat jest światem walki, a więc zasadza się na pierwszym prawie biologicznym. Obraz świata wytworzony na podstawie drugiego prawa biologicznego jest bardziej przychylny i łagodny. Drugie prawo biologiczne łączy nas z otoczeniem społecznym, a pierwsze raczej od niego oddziela. Człowiek z cechami paranoidalnymi czuje się w świecie samotny, musi walczyć z wrogami, by nie zostać przez nich zniszczony. W psychoterapii ludzi z cechami paranoidalnymi istotnym momentem jest właśnie przejście z pierwszego na drugie prawo biologiczne. Gdy odczują oni, że świat ich otaczający to nie tylko teren zaciętej walki, ale że też istnieje ludzka życzliwość i chęć wzajemnej pomocy, to na ogół ich napięcie urojeniowe ulega osłabieniu. Stopniowo odzyskują oni zaufanie do ludzi. Nie wszyscy już wokół są wrogami. Pozyskanie sobie zaufania paranoika nie jest może sprawą tak trudną, jakby się z pozoru wydawało. Niełatwo bowiem żyć w stałym przekonaniu, że wszyscy są wrogami. Paranoik szuka bratniej duszy. Pragnie zetknąć się z kimś, do kogo miałby pełne zaufanie. Tylko lęk przed ludźmi go przed tym hamuje. Dlatego, gdy wyczuje on w swoim partnerze, na przykład w lekarzu, życzliwość, szczerość, bezpośredniość, to niekiedy kurczowo chwyta się tej osoby. Bo to bowiem jedyny człowiek, któremu może zaufać. Dalszym krokiem w psychoterapii jest próba przekształcenia systemu wartości. Pacjent musi nabrać przekonania, że obraz świata oparty wyłącznie na pierwszym prawie biologicznym jest fałszywy, że życie to nie tylko walka o przetrwanie, w której słabi giną, ale też dążność do złączenia się z otoczeniem, do stworzenia ludzkiej wspólnoty. Ludzie nie czyhają jeden na drugiego, by się wzajemnie pożreć. Ale też się kochają i spieszą sobie z pomocą. Ludzi nie trzeba się tylko bać, ale też można mieć do nich zaufanie. Paranoik jest zazwyczaj człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, choćby dlatego, że czuje się samotny we wrogim świecie i świat ten jest dla niego terenem różnych tajemniczych machinacji, wobec których czuje się bezsilny. Jeśli walczy ze światem otaczającym, to walka ta ma zwykle charakter beznadziejny. Nie ma bowiem szans wygrania z przeważającą liczbą wrogów. Pociechą dla niego bywa idea, która mu przyświeca, bądź sprawiedliwość, wielkie odkrycie naukowe w rodzaju perpetuum, mobile lub uniwersalnego leku, bądź też swoista koncepcja filozoficzna i temu podobne. Dla tej idei gotów jest znosić poniżenia, jakie spotykają go ze strony otoczenia. Współżycie z psychopatą paranoidalnym nie jest łatwe. Żyje się z nim stale w cieniu podejrzenia. Nigdy nie wiadomo, co za nowe pomysły w jego głowie się wylęgną, które rzekomo mają bez reszty wyjaśnić tajemnice otoczenia. Sytuacja jest oczywiście lepsza, gdy się pozostaje poza grupą wrogów i prześladowców chorego. Psychopaci paranoidalni na zasadzie kontrastów mają ludzi, do których czują pełne zaufanie, ale ci też nie powinni być zbyt pewni swej pozycji. Gdyż łatwo z błahych lub niewiadomych przyczyn mogą znaleźć się w grupie prześladowców. Nastawienie paranoidalne zwraca nam uwagę, jak ważne jest w stosunkach między ludźmi wzajemne zaufanie, jak trudno jest żyć z ludźmi, co do których nie czujemy się pewni. Człowiek źle toleruje niepewność, dąży do tego, by teren, po którym się porusza, był możliwie jasny, nie miał ciemnych plam niewiadomego. Tymczasem drugi człowiek jest zawsze niepoznawalny. Możemy snuć tylko hipotezę o tym, jaki on jest naprawdę. Poruszając się w środowisku ludzkim, zawsze jesteśmy skazani na niepewność. Trzeba mieć zasób zaufania do innych ludzi, by móc z nimi żyć, gdyż nigdy nie jesteśmy w stanie ich naprawdę poznać. Zawsze z ich strony spotkać nas może coś nieoczekiwanego. A maska, jaką ludzie noszą, by złagodzić społeczne tarcia, zwiększa tylko niepokój związany z tajemnicą drugiego człowieka. Jak mapy sprzed wieków, gdy ludzie nie znali jeszcze wielu lądów i mórz, zapełniały się w miejscach niepoznanych baśniowymi tworami fantazji, tak i postacie ludzi zmieniają się pod wpływem uczuć i fantazji. Paranoik jest człowiekiem, który silniej odczuwa tajemnice drugiego człowieka. Normalnie zadowalamy się zewnętrznym obrazem rzeczywistości. Nieraz wystarczą nam pozory, jakie drugi człowiek stwarza. Nie martwimy się zbytnio tym, co jest w nim, w środku. Życie społeczne zmusza nas do pewnej powierzchowności w stosunkach międzyludzkich. Dopiero, gdy zaczniemy zastanawiać się, co naprawdę się kryje pod pozorami zewnętrznego zachowania się, budzi się w nas niepokój, gdyż nie jesteśmy w stanie rozszyfrować drugiego człowieka. Zaczyna działać fantazja, która przy lękowym nastawieniu do ludzi łatwo wytwarza groźne nieraz obrazy. Ciekawe jest to, że dla paranoika liczą się tylko fakty. Na ogół nie stara się on wyjaśnić sylwetki psychologicznej człowieka, który jest jego rzekomym wrogiem, ale przytacza szereg faktów, które o jego osobowości mają świadczyć. Sposób rozumowania paranoika ma zawsze w sobie coś z procesu sądowego. Liczą się tylko fakty. Często koncepcja życia i stosunków społecznych osoby z cechami paranoidalnymi ma wyraźny charakter faktograficzny. Odnosi się w końcu wrażenie, że nie są to ludzie, ale marionetki, odpowiednio poruszane za pomocą tajemnych nici. Każde wydarzenie jest odpowiednio zaaranżowane, przemyślane, zaplanowane. Nie ma tu miejsca dla przypadkowości, spontaniczności, działania ludzkich namiętności i temu podobne. Świat paranoika jest zimny, wszystko w nim jest z góry ukartowane. W świecie takim nie ma zjawisk przypadkowych. Wszystko ma swoje przyczyny, wszystko jest z góry zaplanowane, wszystko łączy się w logiczną całość. Jeśli ktoś do takiego człowieka się uśmiecha, to ma w tym jakiś ukryty cel. Jeśli spotka go jakaś przykrość, to jest dla niego oczywiste. Iż stanowi on określony punkt w planie jego zniszczenia i temu podobne. Lęk nieraz zaostrza nasze widzenie świata, ale jest to jakby światło spolaryzowane, w którym wszystko widzi się w określony sposób mianowicie jako groźbę dla własnej osoby. W osobowości paranoidalnej można się doszukać wielu elementów typowych dla schizofrenii. Ale jeśli w schizofrenii dochodzi do rozbicia psychiki, to tu raczej do jej scalenia. Pod wpływem naporu złego świata paranoicy stają się jakby bardziej zwarci, nastawieni w jednym tylko kierunku. Ich cele są jasno wyznaczone, z uporem do nich dążą. Uporem swym przypominają nieraz eliptoidów. Ich systemy wartości są nienaruszalne, stabilne w myśl łacińskiej zasady mundus fiat, Niech świat zginie, byle stało się zadość sprawiedliwości. Życie człowieka, jak zresztą wszystkich żywych istot, u człowieka tylko ze względu na wielkość struktur czynnościowych, problem ten występuje znacznie wyraźniej. Stale waha się między integracją a desintegracją. Człowiek musi nieraz wkładać wiele wysiłków w zachowanie porządku swoich procesów świadomych. Gdyż porządek procesów rozgrywających się poniżej progu jego świadomości nie wymaga już świadomego wysiłku, co wcale nie oznacza, że nie wymaga żadnego wysiłku. Jeśli schizofrenia jest skrajnym zachwianiem równowagi w kierunku desintegracji, to paranoja w kierunku hiperintegracji. Częste w schizofrenii zespoły urojeniowe można traktować jako swoistą reakcję obronną na rozpoczynającą się desintegrację. W wypadku osobowości i psychopatii paranoidalnej nie mamy na razie dostatecznych dowodów na to, by traktować hiperintegrację znamienną dla tych typów osobowości jako reakcję obronną przed desintegracją. Nie jest jednak wykluczone, że tak jest w rzeczywistości. Lęk przed otoczeniem społecznym, stanowiący prawdopodobnie osiowe przeżycie ludzi tego typu, wskazuje na niemożność poradzenia sobie. Z sobą i otoczeniem. Twarde trzymanie się w takich wypadkach wytkniętego celu broni przed całkowitym rozbiciem psychiki. Jeśli człowiek w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji dla siebie zupełnie niejasnej ma jasno wyznaczony cel przed sobą, choćby najbardziej bezsensowny, daje mu to poczucie siły, nie czuje się zagubiony i bezradny. Zwiewne nastawienia urojeniowe są czymś zwyczajnym zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym. Nigdy nie jesteśmy w stanie poznać bez reszty, o ile takie poznanie jest w ogóle możliwe ludzi, z którymi wchodzimy w różnego rodzaju związki zależności. Fakt, że ktoś jest od nas zależny, a jeszcze bardziej, że my od kogoś zależymy, wymaga raczej jasnej koncepcji danej osoby. Nikt bowiem nie chce zależeć od kogoś zupełnie mu nieznanego, ani też kierować kimś zupełnie mu nieznanym. Tego rodzaju sytuacja po prostu zmusza człowieka do tworzenia koncepcji urejniowych to jest do rzutowania własnych pragnień, nastawień uczuciowych na osobę, którą w rzeczywistości znamy bardzo powierzchownie. Wystarczy jej jedna wypowiedź, jeden czyn, grymas twarzy i temu podobne, by już koncepcja była gotowa. Człowiek nie toleruje wokół siebie nieznanego. Może zresztą nie tylko człowiek. Wystarczy zaobserwować, jak pies czy kot skrętnie bada nowy teren. Środowisko społeczne, będące głównym środowiskiem człowieka, ma znacznie więcej miejsc niezbadanych niż zbadanych co zresztą wynika z samej natury człowieka, która nigdy nie jest bezreszty poznawalna. Te miejsca białe zapełniają się strukturami urojeniowymi. Poza tym życie społeczne zmusza nas do noszenia maski, a z nią wiąże się zawsze niepokojące pytanie, co się pod nią kryje, jaki ten człowiek jest naprawdę. Na to więc pole, mgliste i niejasne, człowiek łatwo rzutuje swoje własne uczucia i to, co sam wobec bliźnich czuje, im przypisuje. Ponieważ jednak między ludźmi nie tylko miłość panuje, więc i obraz bliźnich nieraz jest w kolorach zgoła, przykrych, wymalowany, a kolory ten wcale może nie odpowiadać rzeczywistości. Niepewność w stosunkach między ludźmi powoduje, że zawsze w nich czają się różnego rodzaju podejrzenia. Zawsze spodziewamy się, że coś złego z drugiego człowieka może wyskoczyć. Mamy się na baczności, gdyż nigdy nie wiemy, co pod maską się kryje. W ten sposób w stosunkach społecznych zawsze taj się pogotowie lękowe, które wybucha nieraz w sposób gwałtowny w czasach niepewnych przepojonych lękiem. W życiu społecznym istnieją różne stopnie znajomości drugiego człowieka. Na ogół zna się lepiej ludzi z tego samego kręgu rodzinnego, zabawowego, pracy, a gorzej ludzi przynależących do szerszego kręgu społecznego – lub należących do innej grupy społecznej, lub też oddzielonych od nas dystansem władzy, zarówno w górę, jak i w dół. Im znajomość drugiego człowieka słabsza, tym łatwiej na ogół wytwarza się urojeniowe pogotowie to jest, tym łatwiej rzutuje się na białą plamę nieznanego własne nastawienia uczuciowe. Jest zjawiskiem codziennym, że ludzi stojących znacznie wyżej od nas w hierarchii władzy, lub też znacznie niżej, Łatwo posądza się o złe nastawienie, różnego rodzaju knowania i machinacje. Ludziom wyrosłym w innych tradycjach kulturowych, należących do innych grup społecznych, przypisuje się nieraz najbardziej fantastyczne cechy. Klasycznym przykładem są Żydzi, którzy mieli szczęście od tysięcy lat należeć do mniejszości narodowych i żyć w gettach. Gdy chory na schizofrenię zaczyna nagle w swym najbliższym otoczeniu odkrywać różne niezwykłe cechy, swoje prawdziwe oblicza i jesteśmy tym faktem zaskoczeni i traktujemy to odkrycie jako urojenie. Gdy jednak tego samego rodzaju odkrycie dokonujemy w stosunku do reprezentantów obcych nam grup społecznych, wówczas traktujemy je nie jako urojenia, ale jako częściową prawdę lub najwyżej jako uprzedzenia rasowe, narodowe, religijne, polityczne i temu podobne. W życiu społecznym tolerancja na urojenia jest większa niż w życiu indywidualnym. W życiu indywidualnym bowiem kontakty między ludźmi są bliższe, face a face, naprzeciw siebie. A więc znajomość drugiego człowieka powinna być większa i dlatego tworzenie się urojenia jest czymś bardziej patologicznym niż w życiu społecznym, gdzie dystans między ludźmi jest większy i operuje się bardziej hipotezami niż rzeczywistością. Możliwe, że bogotowie urojeniowe ma pewne znaczenie dla konsolidowania się grup społecznych. Ludzie należący do tej samej grupy są nam znani, jesteśmy ich pewni. Na zasadzie kontrastu tym bardziej odcinamy się od ludzi należących do innych grup społecznych. Są oni nieraz dla nas terra incognita sferą nieznaną. Nie czujemy się wobec nich pewni i na nich łatwo rzutujemy własne ręki i agresje. Zdarza się jednak, że nawet wśród ludzi sobie bliskich, na przykład członków tej samej rodziny, tworzą się nastawienia urojeniowe. Brat brata staje się niepewny, a ojciec syna. Takim tragicznym przykładem są wojny domowe, które jak wiadomo są zwykle najokrutniejsze. Tutaj czynnikiem rozłączającym ludzi, przepaścią braku zaufania, staje się cel. Człowiek służący innemu celowi staje się automatycznie wrogiem. Hiperintegracja, o której wspomniano w skali społecznej, wymaga bezwzględnego oddania się celowi, ideologii. Podobnie jak w życiu indywidualnym, ratunkiem przed desintegracją staje się hiperintegracja. W okresie niepewności, lęku, rozbicia starych systemów wartości, nagromadzenia uczuć negatywnych i temu podobne, gdy cała struktura społeczna się chwieje, łatwo dochodzi do hiperintegracji. Tworzą się grupy o jasno wyznaczonym celu. Tu już odgrywa rolę nieznajomość drugiego człowieka, ale kolor munduru. I nawet znając kogoś dobrze i będąc z nim powiązany różnorakimi więzami uczuciowymi, traktuje się go jako wroga, gdyż nie jest on wyznawcą tej samej idei. Ideologia staje się nadrzędnym systemem wartości, któremu wszystko się podporządkowuje. Cechą przyrody ożywionej, jest jej niezwykła rozmaitość, szczególnie u człowieka cecha ta jest specjalnie wyraźnie zaznaczona, co wynika z jego bogactwa struktur czynnościowych. Nie ma dwóch ludzi identycznych, bo nawet bliźnięta jednojajowe różnią się między sobą na skutek polaryzacji cech. Jedno na przykład staje się dominantne, a drugie submisyjne. A podobieństwa między ludźmi są dość powierzchowne. Wszelkie też typologie należy traktować. Z rozwagą niezbyt zobowiązująco. Przy tej olbrzymiej różnorodności form morfologicznych i funkcjonalnych można obserwować zarówno w świecie zwierzęcym, jak i u człowieka dążenie do jednolitości. Inny budzi agresję swego otoczenia społecznego. Gdy urodzi się wśród zwierząt albinos, zostaje on zwykle zadziobany lub pożarty przez swych współplemieńców. W ludzkim życiu społecznym to, co inne, jest najczęściej z miejsca potępione właśnie dlatego, że jest inne. Problem, warius czy alienus, jest newralgicznym punktem psychiatrii, któremu mimo wysiłków dotychczas nie umiemy zapobiec. Wystarczy inny krój ubrania, inny sposób zachowania się przy stole, odmienny sposób wyrażania się, by zostać z grupy wykluczonym. Dlatego może ludzie nieraz łatwo przyjmują narzucone sobie hierarchie wartości, gdyż dzięki temu czują się włączeni w społeczną grupę. Czują się szczęśliwi, gdy mogą maszerować wspólnie z towarzyszami broni, wymachując jednakowo nogami i rękami i śpiewając tę samą pieśń. Są złączeni tą samą ideą, są tacy sami jak inni. Kto nie jest z nimi, jest przeciw nim. Różnorodność zmienia się w jednolitość. Możliwe, że człowiek odczuwa zbyt boleśnie różnorodność swojej własnej natury, nie może pogodzić tkwiących w niej sprzeczności. I jednolitość, choćby ze zewnątrz mu narzucona, jest dla niego wybawieniem. Wojny domowe są, jak wiadomo, niezwykle okrutne. Mordują się członkowie tej samej rodziny. Narzucony system wartości staje się silniejszy od więzów rodzinnych. Możliwe jednak, iż na okrucieństwo wojen domowych wpływają też inne czynniki. Właśnie to, że toczą się one między ludźmi żyjącymi z sobą latami za miedzą związanymi wzajemnie związkami rodzinnymi. W tym wypadku zbliżenie, a nie oddalenie jest czynnikiem wzmagającym urojeniowe pogotowie. Zbyt bliski dystans społeczny Sprzyja narastaniu uczuć nie zawsze o znaku dodatnim. Silne hamulce społeczne nie pozwalają na ogół na zbyt gwałtowną manifestację negatywnych nastawień uczuciowych w stosunku do najbliższych. Uczucia zalegają, podobnie jak u eliptoidów. Wojna domowa jest doskonałą okazją do wyładowania tego, co w sobie nieraz latami się tłumiło. Akceptowany system wartości usprawiedliwia agresję w stosunku do tych, Którzy systemu tego nie zaakceptowali. W wypadku wojny domowej nienawiść jest pierwotna, tkwiła ona w ludziach, tylko nie mieli odwagi jej na zewnątrz ujawnić. W wypadku wojny zwykłej nienawiść jest wtórna, wyzwala ją sama sytuacja wojenna, w której ludzie dzielą się automatycznie na wrogów i towarzyszy broni. Gdy wojna minie, mogą z powrotem być w stosunku do siebie obojętni, zachować dawny dystans. Ciekawe jest, że zjawisk społecznych o charakterze wyraźnie urojeniowym nie traktuje się na ogół jako takie. My może być obłędne, ale ja nie. Możliwe, że dla wzrostu swoistości grupy, dla zacieśnienia więzi grupowej, dla różnicowania się społeczeństwa w oddzielne grupy konieczne jest istnienie pogotowia urojeniowego. Dzięki niemu bowiem Rozdziela się środowisko społeczne na różnorodne ugrupowania, a więź w obrębie grupy wzrasta. Im bowiem większa agresja do tego, co inne, tym większa identyfikacja członków grupy między sobą. Spoistość osiąga się kosztem izolacji od otoczenia, od tego, co do grupy nie przynależy. Dominacja celu, która jest szczególnie charakterystyczna dla zespołów urojeniowych, bardzo ułatwia konsolidację grupy. A izolowanie się od tych, co tego celu nie wyznają, i wrogie do nich nastawienie wzmacnia granice między grupami. W wielomiliardowym społeczeństwie komórek, z których zbudowany jest ludzki czy zwierzęcy organizm, też tworzą się granice między grupami komórek pracujących nad tym samym celem, mimo że wszystkie komórki jednoczy ten sam cel zawarty w planie genetycznym. Cel ogólny zostaje jednak rozbity na szereg celów szczegółowych, i tu komórki skupiają się. Swoiste społeczności, oddzielone od siebie, zwykle tkanką łączną. W społeczeństwach nie tylko ludzkich, lecz też zwierzęcych, a prawdopodobnie również roślinnych, występuje wyraźnie problem granicy. Agresja na to, co nie mieści się w obrębie granicy, co jest inne, jest zjawiskiem dość powszechnym. Dzięki niej wzrasta spójność tych, którzy przynależą do tego samego znaku. Cechą przyrody ożywionej jest indywidualność. Nie ma dwóch jednostek identycznych. Ta indywidualność jest jednak jakby zbyt wielkim obciążeniem dla jednostek. Łączą się one z sobą w grupy o podobnych celach funkcjonalnych. Antagonizm z jednostkowego zmienia się w grupowy, co nie należy do tej samej grupy. Jest obce, inne, choć w rzeczywistości inność może nie być większa niż pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Ale w grupie konsolidują się cele, jej efektywność jest większa niż jednostki. Odnosi się wrażenie, jakby przyroda ożywiona nie mogła pogodzić z sobą dwóch sprzecznych tendencji, do indywidualności i do masowości. Wszystko w przyrodzie ożywionej dzieje się na wielką skalę, jakby powiedział zagłoba, kupą mości panowie. A z drugiej strony wszystko jest indywidualne. Jeden przedstawiciel świata ożywionego jest różny od drugiego. Może dlatego jednostki tak łatwo łączą się we wspólnoty. Indywidualność jednostkowa zostaje przekształcona w indywidualność grupową. W świadomości człowieka już wyraźnie walczą dwie sprzeczne tendencje do zachowania własnej indywidualności i do scalenia się z grupą. Człowiek chce być sobą, buntuje się. Gdy łamie się jego wolność decyzji, gdy zmusza się go do naginania do woli innych. Z drugiej jednak strony nie chce być samotny. Pragnie być razem z innymi, czuć tak, jak inni czują i temu podobna. Kompromisowym wyjściem między obu sprzecznymi tendencjami jest wspólna grupa. W grupie człowiek może wyrazić pewne swoje indywidualne tendencje, których nie miałby odwagi wyrazić w pojedynkę. A jednocześnie grupa broni go przed całkowitą utratą własnej indywidualności, do której by doszło, gdyby miał się zespolić z całym ludzkim społeczeństwem. Trudno nawet sobie wyobrazić ogólnoludzkie społeczeństwo nierozbite na różnorodne grupy. Historia ludzkości poucza nas aż nazbyt nieraz dobitnie o tym, do jakich antagonizmów nieraz okrutnych i bezsensownych prowadzi rozbicie ludzkiej wspólnoty na różnorakie grupy i tworzenie się granic między grupami. Ale możliwe, że właśnie to jest jedyny sposób wyjścia ze sprzeczności między indywidualnością a zbiorowością. Na granicy wzrasta pogotowie urojeniowe, gdyż poza nią ludzie są inni, nieznani, nie wiadomo, co w nich się czai. W obrębie tej samej grupy duch wspólnoty zwycięża nad nieufnością. Dlatego też, gdy tolerujemy pogotowie urojeniowe jako zjawisko normalne między członkami różnych grup społecznych, Traktujemy je jako zjawisko patologiczne w obrębie tej samej grupy społecznej. Norma socjologiczna staje się patologią indywidualną. Pogotowie urojeniowe nie jest wartością stałą ani w życiu społecznym, ani w indywidualnym. Ci sami ludzie, którzy w okresie wojny obdarzeni są najgorszymi cechami charakteru i którzy czyhają na nasze życie na każdym kroku, w okresie pokoju, stają się nieraz miłymi i atrakcyjnymi sąsiadami. W życiu indywidualnym pogotowie urojeniowe narasta z niewiadomych nieraz powodów i ten sam człowiek, do którego mieliśmy wczoraj pełne zaufanie, nagle w naszych oczach staje się tym, który przeciw nam spiskuje, który chce nas zniszczyć i temu podobne. Jak się to dzieje, że ludzie, którzy nas otaczają, zmieniają tak swe oblicza, wczoraj ich twarze były przychylne i przyjacielskie, a dziś są wrogie. Wczoraj im wierzyliśmy, a dziś nie mamy do nich zaufania! To, co wczoraj wydawało nam się ich prawdziwym obliczem, dziś jest maską, pod którą ukrywają oni swe niecne w stosunku do nas zamiary. Świat społeczny jest naszym głównym środowiskiem, powinien więc mieć względnie stabilną strukturę. Gdzie tu jest prawda? Gdzie konsekwencja? Jak się tu przedstawia nasz rachunek prawdopodobieństwa? Trudno byłoby nam żyć, gdybyśmy nie byli pewni, że jutro będzie świecić słońce, że ziemia nie będzie drgać pod naszymi stopami, że będziemy mieli zapewniony dopływ powietrza i temu podobne. A tu, gdy chodzi o ludzi, z którymi żyjemy, nie wiemy, co jest prawdą, a co fałszem, co oni naprawdę o nas myślą, jakie są ich prawdziwe w stosunku do nas intencje, czy nie udają tylko naszych przyjaciół, czy ich życzliwość nie jest. Tylko maską, czy nas nie zdradzają, zachowując pozory miłości i temu podobna. Nasz rachunek prawdopodobieństwa zawodzi nie wiemy, na co liczyć, czego się trzymać. Jesteśmy skazani na stałą niepewność. Jest to jeden z paradoksów życia ludzkiego, że ten sektor. Otaczającego świata, z którym najwięcej się stykamy, od którego najbardziej jesteśmy uzależnieni, to jest sektor społeczny, jest jednocześnie sektorem najmniej pewnym, sektorem, co do którego najtrudniej stworzyć sobie rachunek prawdopodobieństwa. I przysłowiowa beczka soli nieraz nie wystarczy, by drugiego człowieka poznać. Dlatego, gdy inne relacje ze światem otaczającym ulegają w wielu sektorach automatyzacji, Człowiek nie zastanawia się nad tym, jak ma chodzić i wykonywać szereg codziennych prostych czynności, to jego stosunki z drugim człowiekiem są zawsze niepewne, znajdują się zawsze w centrum świadomości, nie ulegają automatyzacji, gdyż rachunek prawdopodobieństwa nie jest tu nigdy pewny. Możliwe, że człowiek jest panem stworzenia i może swoją postawę nad realizować w różnych odcinkach otaczającego świata. Może doprowadzić do tego, że w tych odcinkach szanse nieprzewidzianego stają się minimalne. Ale nigdy nie jest on panem stworzenia w stosunku do drugiego człowieka. Tu dwóch panów styka się z sobą i nigdy nie wiadomo, co z tego spotkania wyniknie. Wszelki rachunek prawdopodobieństwa zawodzi, a jest to sektor życia, który nas najbardziej emocjonalnie angażuje. Nasze uczucia pozytywne i negatywne bowiem koncentrują się głównie wokół tych ludzi. To też nie wpływa korzystnie na tworzenie się rachunku prawdopodobieństwa. Rachunek musi być zawsze jak najmniej uczuciowy, uczucia bowiem łatwo zmieniają znak rachunku z dodatniego na ujemne i odwrotnie. To, co wczoraj było czarne, dziś jest białe. Dlatego w stosunkach z ludźmi skazani jesteśmy na ciągłą improwizację, na stałe niespodzianki. Rachuby nasze są tak często płonne. Zmienia się zarówno nasz stosunek uczuciowy do nich, jak i ich do nas. Może to jest klęską człowieka, że gdzie on ma najwięcej kontaktów ze światem otaczającym, to jest z innymi ludźmi, tam porusza się najmniej pewnie. A nie pewność, jest zawsze bodźcem do tworzenia fikcyjnych obrazów rzeczywistości. Drugi człowiek może nam pomóc, uratować nas z nieszczęścia, ale może nas też zniszczyć, zagrażać bezpośrednio lub pośrednio naszemu życiu, może ograniczyć naszą wolność i swobodę działania. Nigdy nie jesteśmy pewni, co nas spotka, nawet od stosunkowo najbliższej nam osoby. Może wyjątkiem. Są tu postacie rodziców, gdyż jako dzieci żyjemy w przeświadczeniu macierzyńskości środowiska i nie bierzemy w rachubę możliwości krzywdy ze strony najbliższych. Choć i takie się zdarzają. Szybko jednak gromadzą się urazy ze strony otoczenia społecznego. Pierwsze pojawiają się w przedszkolu, szkole, ze strony rówieśników. Wiadomo, jak dzieci potrafią być okrutne. Stopniowo nawet rodzice stają się krzywdzicielami. Im człowiek wchodzi bardziej w życie, tym bardziej wzrasta liczba urazów ze strony otoczenia społecznego. Jak już wspomniano, dwie postawy są specjalnie narażone na tego rodzaju urazy. Postawa zbytniej ufności, a więc zachowanie dziecięcej koncepcji środowiska macierzyńskiego, i postawa nieufności, gdy w każdym węszy się wroga. W pierwszym wypadku człowiek wystawia się na urazy gdyż życie nie pieści. W drugim wypadku natomiast rachunek ten jest zbyt pesymistyczny, wskutek czego człowiek jakby ściąga na siebie nieszczęścia, których się spodziewa. Zadaniem różnego rodzaju urządzeń społecznych jest wzmocnienie rachunku prawdopodobieństwa w stosunkach między ludźmi. Już w najbardziej pierwotnych grupach społecznych powstają różnego rodzaju kodeksy moralne. Ludzie są zobowiązani do ich przestrzegania i dzięki temu Zachowanie otoczenia społecznego jest bardziej przewidywalne. Niepewność w stosunku do drugiego człowieka koncentruje się na sektorze moralnym jego zachowania, gdyż właśnie w tym sektorze ludzkiej działalności najłatwiej doznać krzywdy i niesprawiedliwości. Niepewność jest źródłem pogotowia lękowego. W stosunkach z naszym otoczeniem społecznym musimy z miejsca zdecydować się na przyjęcie określonej postawy do lub od. Gdy wybierzemy postawę do, Wówczas zawsze pozostaje cień niepewności. Na pewno nie wiemy, jaki ten człowiek w przyszłości naprawdę się okaże. Musimy być czujni, nie możemy pozwolić sobie na to, by nasze stosunki z ludźmi uległy automatyzacji, jak to się dzieje w innych sektorach życia. Gdy wybierzemy postawę od, to z góry zakładamy, że coś złego ze strony innych ludzi spotkać nas może i odpowiednio się zachowujemy. W większości wypadków, kontaktując się z innymi ludźmi, nie mamy pojęcia, z kim mamy do czynienia. Poznanie bowiem drugiego człowieka należy do najtrudniejszych zadań poznawczych i prawdopodobnie nigdy nie możemy go w pełni osiągnąć. Gdy stworzymy sobie jakikolwiek system urojeniowy, to znaczy, gdy niewiadome zapełnimy własnymi strukturami, przede wszystkim własną projekcją uczuciową, wówczas nasza niepewność maleje. Już wiemy, z kim mamy do czynienia, choć nasza wiedza jest urojona. Należy się dziwić, jak łatwo wydajemy kategoryczne sądy o innych ludziach na podstawie najbłahszych przesłanek. Wystarczy plotka, zasłyszana i niesprawdzona opinia pierwsze wrażenie słowo lub gesty danego człowieka, by już o nim robić sobie zdanie nierzadko dla niego krzywdzące. Im stosunki uczuciowe w grupie są gorsze to znaczy, im bardziej dominują w niej negatywne uczucia nad pozytywnymi, tym łatwiej opinie stają się krzywdzące. Decydującym bowiem momentem w formowaniu obrazu drugiego człowieka jest własne nastawienie uczuciowe do niego. Pogotowie urojeniowe jest między zjawiskiem normalnym w życiu indywidualnym i zbiorowym. W wypadku osobowości czy psychopatii paranoidalnej, granice normalności zostają przekroczone. Pogotowie urojeniowe staje się tak silne, że utrudnia normalne współżycie z ludźmi. Obraz świata społecznego ulega tak znacznemu wypaczeniu, że nie może już być akceptowany przez otoczenie. Człowiek taki widzi wokół siebie tylko spiski, machinacje, złowrogie manipulacje. Świat społeczny staje się skomplikowaną maszyną, urzędem, który zmierza do jego zniszczenia. Obraz świata społecznego traci swą najbardziej charakterystyczną cechę, mianowicie koloryt emocjonalne. Staje się bezduszny, bezwzględny, zmierza różnymi krętymi drogami do swego celu. Jak wspomniano, dla paranoików dominacja celu jest cechą charakterystyczną. Dla wyznawanej przez siebie idei gotowi są nieraz wszystko poświęcić. Otóż widać tu wyraźnie, jak swą własną cechę osobowości rzutują oni na otoczenie społeczne. To nie oni, ale otoczenie społeczne dąży bezwzględnie do celu i traktuje innych ludzi jak marionetki, które trzeba odpowiednio za pomocą różnych sznurków poruszać. Dla histeryka życie społeczne ma też coś z teatru marionetek. Bardzo, jak opisano, lubi on za sznurki pociągać, manipulować ludźmi, ale robi to głównie dla zabawy, w celu zwrócenia uwagi na siebie. Paranoik. Całą sprawę teatru życia traktuje znacznie poważniej. Dla niego nie jest to zabawa, ale rzeczywistość, która mu zagraża. Czuje się, oplatany nićmi różnych intryg, ale nie jest w stanie temu przeciwdziałać. Świat społeczny go sacza i nim manipuluje. U histeryka to manipulacyjne podejście do otoczenia społecznego wynika przede wszystkim z płytkości związków uczuciowych z otoczeniem. Można bowiem spokojnie manipulować tym, do czego nie żywi się silniejszych uczuć. Manipulacja stosuje się przede wszystkim do przedmiotów martwych, z którymi powiązania uczuciowe są zwykle słabsze niż z istotami żywymi, a zwłaszcza z innymi ludźmi. U paranoików uczucia są na ogół bardzo silne, ale często sprzeczne, ambiwalentne. Zwykle nie może on sobie z nimi poradzić, ale również nie może on sobie poradzić z życiem uczuciowym innych ludzi. W obronie przed jego tajemnicą przyjmuje on obraz świata społecznego polegający głównie na działaniach, machinacjach i manipulacjach. Neguje on w ten sposób istnienie tego, co jemu najbardziej dokucza i z czym zarówno u siebie, jak i u otoczenia nie może sobie poradzić, mianowicie życia uczuciowego. Obraz urojeniowy nie tworzy się wówczas, gdy staramy się zrozumieć życie uczuciowe drugiego człowieka. Wtedy jego czyny i sposoby zachowania się stają się na jaśniejsze, pogotowie urojeniowe maleje. U histeryka fikcyjny obraz rzeczywistości społecznej wynika z płytkości uczuć, u paranoika z ich zbytniej dynamiki. Dynamika uczuć powoduje, że obraz społecznej rzeczywistości ulega zazwyczaj silnemu wypaczeniu. Im silniejszemu, tym uczucia są bardziej dynamiczne histerii uczucia są słabe, i wypaczenie rzeczywistości też na ogół niewielkie. Także przez otoczenie nie jest ono zazwyczaj traktowane jako uryjniowe. Dlatego poznanie samego siebie jest szczególnie ważnym momentem w leczeniu ludzi zarówno z kręgu historycznego, jak i paranoidalnego. Musi to być jednak poznanie szczere, prawdziwe, w którym człowiek rzeczywiście dąży do prawdy, a nie do jej namiastki. Najlepiej, jeśli można w historii życia pacjenta uchwycić moment, gdy po raz pierwszy zaczyna on fałszować obraz rzeczywistości. Wówczas wyłaniają się zazwyczaj emocjonalne problemy, które do tego sfałszowania doprowadziły. Niestety jednak nie zawsze się to udaje. Paranoik wierzy w swój system wartości i nieraz gotów dla niego wszystko poświęcić. Historyk patrzy na niego trochę z przemrużeniem oka, i dlatego łatwo swoje prawdy zmienia. Prawda urojeniowa ma charakter niezwykle trwały, nic jej zmienić nie potrafi. Dochodzimy tu do problemu bardzo trudnego, mianowicie prawdziwości naszego obrazu świata. Dlaczego raz oceniamy go jako prawdziwy, a raz jako fałszywy? Wiemy, jak bardzo zmienia się on w zależności od naszych nastrojów i uczuć, jak silnie wpływa na niego opinia otoczenia. Właściwie zmienność jest jego cechą najbardziej charakterystyczną, a prawda przecież powinna być niezmienna. Paranoik razi nas swoim przekonaniem, że prawdę tę znalazł i że uparcie się jej trzyma. Żadne perswazje nie pomagają, gdyż normalnie nigdy nie jesteśmy w stanie prawdę osiągnąć, tylko do niej się zbliżamy, jest ona celem, do którego dążymy. Ale nigdy naszą własnością. Gdy nam się wydaje, żeśmy ją osiągnęli, powinniśmy być bardzo ostrożni, ponieważ właśnie to przeświadczenie może być pierwszą oznaką urojenia. Nasze widzenie otaczającego świata i nasz samych z natury rzeczy jest problematyczne. Wciąż nowe stwarzamy modele rzeczywistości zarówno własnej, jak i otaczającego świata i zmieniamy je. Gdy są one wyraźnie z tą rzeczywistością niezgodne, a także pod wpływem naszych uczuć, nastrojów i sądów otoczenia, im układ nerwowy dysponuje większymi możliwościami tworzenia struktur czynnościowych, tym więcej modeli może on wytwarzać i tym większe istnieją szanse, że modele te dokładnie oddają rzeczywistość. Prawdopodobnie dlatego obraz świata człowieka jest prawdziwszy niż obraz świata zwierzęcia. Nigdy jednak nie jest on całkowicie prawdziwy. Prawda odgrywa rolę asymptoty, do której się zbliżamy, ale nigdy jej osiągnąć nie możemy. Patologia urojeniowego myślenia polega na tym, że probabilistyczne podejście do rzeczywistości zostaje zastąpione pewnością, co może być swoistą reakcją na uczucie niepewności, swoistą hiperintegracją. Jest to w zasadzie zaprzeczenie śmierci, która stanowi istotny element życia. Jedne struktury giną, by w ich miejsce powstały nowe. Stare modele rzeczywistości skazane są na zniszczenie, bo inaczej w ich miejscu nie mogłyby powstać nowe. W zespołach urejeniowych i w osobowościach typu rejeniowego zostaje zakłócony ten typowy dla życia rytm śmierci i zmartwychwstania. Paranoik boi się śmierci swoich modeli rzeczywistości. Kurczowo się ich trzyma, wskutek czego nie mogą powstać nowe modele. Pozorna pewność zastępuje prawdopodobieństwo, w tym kurczowym trzymaniu się jednego modelu rzeczywistości można się dopatrzeć lęku przed nią. Podobnie w górach człowiek kurczowo trzyma się wyznaczonej ścieżki, gdyż poza nią widzi swoją zgubę. Im sytuacja jest mniej pewna, tym usilniej człowiek trzyma się utartej drogi. Klasycznym przykładem jest twarde obstawanie przy dogmatach i rytuałach w tej dziedzinie życia której ludzka pewność jest najmniejsza, bo dotyczącej absolutu. Dla paranoików charakterystyczną cechą jest lęk przed światem społecznym. Nie czują się oni w nim pewnie i ich utarta droga prawdy jest obroną przed poczuciem niepewności i zagrożenia. Głównym środowiskiem człowieka, jak podkreślono, jest jego środowisko społeczne. Ono zabezpiecza jego życie, zwłaszcza we wczesnych okresach rozwoju, środowisko macierzyńskie. Ale ono też jest potencjalnym źródłem największych zagrożeń. Żadne bowiem inne środowisko nie jest tak groźne jak środowisko ludzkie. W nim kryją się zło, okrucieństwo, tendencja do pozbawienia wolności i temu podobne. Człowiek nigdy więc nie może być pewny tego, co ze strony drugiego człowieka go spotka. Żadne środowisko nie jest tak niepewne jak środowisko ludzkie. Może otoczyć ono człowieka opieką i troską, ale może też ono go całkowicie zniszczyć. Widzieliśmy, że jak histeryk, na różne sposoby stara się zdobyć przychylność tego środowiska. Paranoik boi się go i dlatego tak uporczywie trzyma się swojej urojonej prawdy. Ekspansja w świat otaczający wymaga pewnego kredytu zaufania. Człowiek musi wierzyć, że świat otaczający go nie zniszczy, że będzie mógł w nim wypróbować swoje potencjalne struktury czynnościowe. Dzięki temu wypróbowaniu coraz bardziej zbliża się on do poznania świata. Gdy jednak nastawiony jest do świata lękowo, wówczas lęk paraliżuje swobodę i spontaniczność jego aktywności. Kurczowo trzyma się on swojej prawdy, boi się wypróbować inne modele rzeczywistości. Rozmawiając czy obcując z paranoikami, odnosimy wrażenie, że ich spojrzenie na świat jest bardzo zwężone, nie dostrzegają oni niczego poza swoją prawdą. Natomiast to, co jest w zasięgu ich prawdy, widzą oni niesłychanie ostro. Znana jest ich zadziwiająca pamięć i spostrzegawczość, gdy chodzi o tematykę związaną z ich urojeniowym systemem. Natomiast to, co znajduje się poza granicami ich prawdy, nie dociera często do ich świadomości. Wyraźnie odczuwa się tu wspomnianą atmosferę procesu sądowego, w którym też wszystko koncentruje się na sprawie. Inne rzeczy są nieważne, sędzia przerywa, gdy świadek zacznie o nich mówić, to nie dotyczy sprawy. Reflektor świadomości sądowej koncentruje się na sprawie. To samo u paranoika, koncentruje się on wokół swej urojonej prawdy. Na ogół wszystkie sprawy o silnym podbarwieniu uczuciowym mają zdolność skupiania na sobie całego pola świadomości. Na tym polega świadomy kompleks, gdyż w wypadku kompleksu nieświadomego jego treść nie dociera do świadomości. Przynajmniej w formie jawnej. To więc zogliskowanie świadomości na prawdzie urojeniowej świadczy o jej niezwykłym ładunku emocjonalnym. Dlatego w psychoterapii paranoików bezcelowe jest przekonywanie chorego, że nie ma on racji. Natomiast celowe jest zanalizowanie sytuacji emocjonalnej, która leży u podłoża jego prawdy. Zależnie od utrwalenia się patogennej postawy uczuciowej, nastawienie urojeniowe może być mniej, więcej, stałe lub wybuchać wówczas, gdy chory wejdzie w sytuację analogiczną do tej, która po raz pierwszy wyzwoliła nastawienie lękowe do świata społecznego i spowodowała skrystalizowanie się urojenia. Nastawienie urojeniowe mogą więc być zwiewne lub utrwalone i rozbudowane w systemy. W wypadku osobowości i psychopatii urojeniowych mamy przeważnie do czynienia z okresowymi nastawieniami urojeniowymi, wynikającymi z przejściowego nagromadzenia uczuć negatywnych. Stałe jest natomiast pogotowie urojeniowe, to znaczy gotowość do reagowania nastawieniem urojeniowym w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Zdarza się wprawdzie, że na tle tegoż pogotowia rozwinie się z czasem utrwalony system urojeniowy. Mówimy wówczas o urojeniowym rozwoju osobowości, ale wypadki tego typu nie są częste, przynajmniej w porównaniu z częstością występowania pogotowia urojeniowego. Pogotowie urojeniowe to jakby stała postawa obronno-zaczepna wobec świata społecznego, który zawsze może okazać swe groźne oblicze. Nie ma, jak się zdaje, człowieka, który by nigdy nie miał nastawień urojeniowych w stosunku do swego otoczenia. Teren życia społecznego jest niepewny i ta niepewność prowokuje do nastawień urojeniowych. Człowiek, na którego przełożony spojrzy złym okiem, przynajmniej tak mu się wydaje, łatwo fakt ten interpretuje w sposób urojeniowy. Doszukuje się przyczyn rzekomego złego nastawienia przełożonego, w czym niemało pomocne jest własne poczucie winy. Również w stosunku do naszych podwładnych łatwo nastawiamy się urojeniowo. Tu też ważnym czynnikiem aktywującym jest poczucie winy. Płaszczyzna pochyła kontaktów z otoczeniem społecznym, specjalnie predysponuje do nastawień urojeniowych, co jest zrozumiałe, gdyż poznanie drugiego człowieka w tej płaszczyźnie jest ograniczone na skutek wypaczenia proporcji. Zbytnie oddalenie od drugiego człowieka również sprzyja urojeniowym zniekształceniom. Wiadomo! Ile urojeniowych koncepcji tkwi w poglądach na ludzi, których nie mieliśmy okazji bezpośrednio poznać, a więc na wrogów politycznych, narodowych, religijnych, ideologicznych i temu podobne. Nieraz po bliższym poznaniu dziwimy się, że w ten sposób ich ocenialiśmy. Zbyt bliski dystans też niekiedy wyzwala nastawienie urojeniowe. Klasycznym przykładem są to urojenia zazdrości. Przyzwyczajeni jesteśmy do pewnego dystansu w stosunku do ludzi. Gdy dystans ten zostanie przekroczony, jak w stosunkach erotycznych, często tracimy możliwość względnie obiektywnego spojrzenia na drugiego człowieka. Nie widzimy go w całości, tak jak nie widzimy całości obrazu, gdy zbyt blisko niego stajemy. Poza tym związek erotyczny wyzwala szereg uczuć negatywnych obok pozytywnych. Niepewność własnej roli seksualnej, lęk przed płcią przeciwną, częstszy u mężczyzn niż u kobiet. Urazy od ojca czy od matki rzutują na nasz stosunek do partnera seksualnego i mogą prowadzić do urojeniowych nastawień. Często nastawienia te tłumione są w normalnym życiu, a zostają wyzwolone pod wpływem alkoholu lub silnych napięć emocjonalnych. W osobowości paranoidalnej skłonność do reagowania nastawieniami urojeniowymi jest większa niż w przeciętnej populacji, a u psychopatów paranoidalnych występuje ona jako cecha dominująca. Objawy urojeniowe traktuje się tu na ogół jako świadczące o psychozie. Nawet popularne powiedzenie, że ktoś mówi od rzeczy, co może oznaczać, że mówi w sposób nielogiczny, rozkajażony, lub że produkuje urojenia, jest częstym dowodem choroby psychicznej, to jest psychozy. Człowiekowi nie wolno bezkarnie wyjść z określonego porządku metabolizmu informacyjnego. Jego obraz świata, choć znacznie różny u każdego człowieka, musi się trzymać określonych rygorów społecznych. Jedne z nich są ponadczasowe i ponadprzestrzenne, obowiązują w różnych epokach i kręgach kulturowych, inne tylko w danej grupie społecznej. Poglądy członków innych kręgów kulturowych mogą więc wydawać się nam urojeniowe, mimo że w danym kręgu za takie nie są uważane. O tym fakcie powszechności nastawień urojeniowych nie powinniśmy zapominać w naszych kontaktach z paranoikami. Niezależnie od tego, czy będą to ustalone i usystematyzowane urojenia jak w zespołach urojeniowych, czy mniej lub bardziej zwiewne nastawienie urojeniowe, jakie zdarzają się u psychopatów paranoidalnych i w paranoidalnych typach osobowości. Chory powinien czuć, że jego urojeniowe poglądy nie są traktowane jako śmieszne dziwactwo, ale jako jeden, choć rzadki sposób widzenia rzeczywistości. Musimy zrozumieć, że urojenie dla chorego jest zwykle najwyższą prawdą. Gdy tę prawdę z miejsca przekreślimy, tracimy tym samym kontakt z chorym. Oczywiście błędem jest przyznawanie racji choremu. Zresztą zwykle wyczuje on od razu fałsz naszego stanowiska. Najlepiej trzymać się probabilistycznego sposobu widzenia rzeczywistości. Urojeniowy sposób jej widzenia ma też swoje choć nikłe prawdopodobieństwo. Paranoik, jak wspomniano, nie trzyma się zasady prawdopodobieństwa, ale zasady pewności. Jeśli uda się nam zmienić pewność, w prawdopodobieństwo, mniej zacięcie broni on swego urojeniowego spojrzenia na rzeczywistość. Drugim krokiem w psychoterapii paranoików jest dojście do genezy ich nastawień. Zwykle kryje się pod nimi lęk społeczny. Wynikający z nagromadzenia uczuć negatywnych do środowiska społecznego i z niemożności zrozumienia zbyt wielu społecznych sytuacji. Zmniejszenie lęku zwykle ułatwia zrozumienie sytuacji, dzięki czemu urojeniowe nastawienie słabnie. Charakterystyczną cechą paranoików, niezależnie od tego, czy wykazują oni utrwalone zespoły urojeniowe, czy tylko urojeniowe nastawienia, jak w psychopatiach paranoidalnych i w paranoidalnych typach osobowości, jest utrata zaufania do ludzi. Odbudowa tego zaufania jest najwyższym zadaniem terapeutycznym. Psychiatra musi tu działać przez samego siebie. Chory przede wszystkim musi do niego nabrać zaufania. Z paranoikiem należy postępować szczerze, nie okłamywać go, szanować jego urejeniowe poglądy, ale jednocześnie zachowywać własne, nie posługiwać się maską. Gdyż jej fałsz paranoik z miejsca odkryje. Paranoik odsmania przed nami inny sposób widzenia rzeczywistości, nieraz niezwykły i oryginalny. Dzięki temu psychiatra nie powinien być ograniczony w widzeniu rzeczywistości. Od swoich pacjentów uczy się on, że rzeczywistość może mieć różne oblicza. Można też stać na stanowisku, że rozmowy z paranoikami nic nie dają, że są stratą czasu, że jedynie warto stosować somatyczne metody leczenia, więc przede wszystkim leki obniżające napięcie lękowe. Rzeczywiście, leki te dają nieraz dramatyczne efekty w ostrych zespołach urojeniowych. Ale tam, gdzie mamy przede wszystkim do czynienia ze wzrostem pogotowia urojeniowego, i to trwającym od młodych lat życia pacjenta, Efektywność farmakologii nie jest duża. W psychopatiach i osobowościach paranoidalnych psychoterapia jest metodą wyboru. Objawy z grupy paranoidalnej stawiają nas wobec wielu interesujących zagadnień. Przede wszystkim charakter metabolizmu informacyjnego jest społeczny w sensie ogólnoludzkim, jak też mniejszych grup odniesienia. Wyłamanie się spod jego społecznego charakteru zawsze grozi powstaniem urojeń. W naszym widzeniu otaczającego świata, zwłaszcza świata społecznego, nie możemy być zbyt pewni. Nasza prawda o świecie jest problematyczna. Gdy odejdziemy od rachunku prawdopodobieństwa i coś uznamy za prawdę bezwzględną, łatwo możemy zostać posądzeni o urojenie. Lęk społeczny często znajduje się u podłoża nastawień i systemów urojeniowych. Życie społeczne jest źródłem różnego rodzaju lęków. Mają one swe pozytywne znaczenie, gdyż dzięki nim człowiek uczy się respektować normy społeczne. Dawka lęku społecznego nie może być jednak zbyt duża, gdyż hamuje to ekspansję w świat otaczający i prowadzi do znacznego nieraz wypaczenia obrazu rzeczywistości. W nastawieniach i zespołach urojeniowych człowiek nierzadko odkrywa swój cel życia, swoje charyzma, i jest mu wierny, ale jest to najczęściej cel fałszywy i fikcyjny. Niekiedy uchwycenie się celu urejeniowego jest rekompensatą za niemożność znalezienia w życiu celu rzeczywistego. Wskazuje to na to, jak ważne w życiu jest posiadanie celu. Ludzie o cechach osobowości paranoidalnej i paranoidalni psychopaci na ogół nie demonstrują wyraźnych celów i systemów paranoidalnych, ale żyją w stałym pogotowiu paranoidalnym. Świat otaczający czyha na nich i coś przeciw nim stale spiskuje. Objawy urojeniowe są, jak się zdaje, lepiej zrozumiałe, gdy traktuje się je jako kontinuum od normy do wyraźnej patologii. W najszerszym ujęciu urojeniem jest wszystko to, co nie odpowiada rzeczywistości. Niestety, nie ma człowieka, którego obraz świata i własnej osoby byłby bez reszty prawdziwy. Obraz ten zawsze jest w mniejszym lub większym stopniu wypaczony. Ważne jest, by umieć to wypaczenie pod wpływem środowiska społecznego skorygować, by nie trzymać się go uparcie, a upór jest cechą paranoików. Istotną sprawą w leczeniu ludzi z osobowością paranoidalną, psychopatów paranoidalnych, a nawet tych, którzy demonstrują wyraźne zespoły rojeniowe, nie jest wykazanie im nieprawidłowości ich poglądów, ale zwiększenie ich zaufania do otoczenia społecznego, a tym samym zmniejszenie lęku społecznego który stanowi podłoże paranoidalnych objawów i nastawień. Jak już wspomniano, postawa wobec paranoika powinna być szczera, bezpośrednia. Nie należy wyśmiewać jego urojeniowych nastawień i koncepcji, tylko traktować je jako prawdy indywidualne, nie odpowiadając powszechnym mniemaniom. Nie należy też zapominać, że zespół urojeniowy stwarza swoisty, choć nieprawdziwy porządek. W wielu wypadkach broni on przed chaosem i lękiem dezintegracyjnym, dlatego też nie jest dobrze w pierwszej linii go atakować. Lepiej wyjść od zrozumienia uczuć, które do tego zespołu doprowadziły, starać się je ujawnić i stopniowo rozładować. Dojście do tego, skąd wziął się lęk przed ludźmi, gdyż on najłatwiej doprowadza do urojeniowych reakcji, nie jest zadaniem łatwym. Samo już wszakże dochodzenie do źródła tego lęku zmniejsza zazwyczaj nastawienie urejeniowe, zwiększając jednocześnie ufność do otoczenia. Przedstawione tu uwagi nie wyczerpują bogactwa tematyki nastawień i objawów urejeniowych. Część problemów została omówiona w książce poświęconej schizofrenii. Antoni Kępiński i psychopatię. Typ sadystyczno-masochistyczny. Psychopata sadystyczno-masochistyczny należy do tych ludzi, którzy czerpią przyjemność z zadawania cierpienia sobie lub i innym ludziom. Mamy więc tu do czynienia z zaburzeniem istotnego systemu wartości, mianowicie odczuwania przyjemności i przykrości. Przyjemne staje się to, co dla większości ludzi, a także zwierząt, jest przykre. Freud wywodził to przekształcenie systemu wartości z tego okresu dzieciństwa, w którym po raz pierwszy obok przyjemności biologicznej pojawia się przyjemność społeczna. Obie często idą na przekór sobie. Na przykład dziecku może być przyjemniej oddawać mocz czy stolec do pieluszek. Ale tego typu zachowania Wywołuje nieprzyjemność społeczną, potępienie ze strony rodziców. Po raz pierwszy dochodzi do zderzenia między normami biologicznymi a społecznymi. Walka ta prowadzi do zadawania cierpień zarówno sobie, jak i otoczeniu. Otoczenie, przez narzucenie norm i zakazów, staje się nienawistne. Zadaniem mu cierpienia, staje się przyjemnością. Ponieważ normy te hamują zazwyczaj odruchy ciała, więc i własne ciało staje się nienawistne. Postawa sadystyczno-masochistyczna występuje najwyraźniej w stosunkach seksualnych, które teoretycznie sprawę traktując powinny być największym źródłem przyjemności. Tu jednak uczucia negatywne, nagromadzone wokół seksu i własnego ciała, powodują, że zadowolenie czerpie się nie z cielesnych przyjemności, Lecz z zadawania cierpienia własnemu ciału lub ciału partnera. Zadawanie cierpienia nie musi odnosić się wyłącznie do sfery cielesnej, może ono polegać na zadawaniu cierpień psychicznych. Tę skłonność do cierpiętnictwa własnego i cudzego można również nieraz obserwować w innych postaciach psychopatii, jak na przykład anankastycznej, psychastenicznej. Paranoidalnej. Są to psychopatie, w których przeważa postawa od otoczenia i sam ten fakt powoduje, iż zasada przyjemności jest często zastąpiona zasadą przykrości. Zamiast szukać przyjemności, człowiek szuka przykrości. Znajduje ją żyjąc w ogrodzie udręczeń. Przyjemność dla ludzi ma zawsze coś z zatrutego źródła. Dopiero gdy jest skażony cierpieniem. Ma. Zostaje uwolniony od brzemienia grzechu. W czystej postaci psychopatia, sadystyczno-masochistyczna, występuje raczej rzadko. Natomiast często stanowi ona domieszkę do innych typów osobowości. Zakłóca ona normalny przedział między przyjemnym a przykrym i sprawia, że radość życia staje się nieraz udręką. Ludzie tacy nie potrafią się z niczego naprawdę cieszyć, bo nawet radość z cierpienia cudzego i własnego. Jest zwykle obarczona u nich poczuciem wina. Wskażenie przyjemności przykrością, która w skrajnych wypadkach przybiera formę odwrócenia znaków, przyjemność mianowicie ma tutaj znak ujemna, a przykrość dodatni, świadczyć może o dużym zakłóceniu relacji ze światem społecznym. Pewna doza sadyzmu i masochizmu tkwi w samych zakazach i nakazach społecznych. Człowiek musi niejednokrotnie rezygnować z własnego szczęścia dla dobra ogółu. A gdy jest w pozycji wyższej, wymaga tego od swoich podwładnych. Życie społeczne zmusza do cierpienia, im bardziej jest rygorystyczne i mniej tolerancyjne, tym więcej będzie tego cierpienia zadawać jednostkom. Aprobata otoczenia staje się nieraz większą przyjemnością od bardziej pierwotnej biologicznej przyjemności. Dlatego problem sadyzmu i masochizmu. Występuje po raz pierwszy w dzieciństwie, gdy dochodzi do pierwszego i zwykle silnego starcia między potrzebami biologicznymi a społecznymi. Człowieka nie da się zamknąć w hierarchii wartości, przyjemności i przykrości biologicznej. Może one są najważniejsze, ale często przerasta je nadbudowa innych wartości o charakterze społecznym i kulturowym. Może dojść do tego, że pierwotna skala wartości Zostaje przeinaczona na wtórną i wówczas biologiczna przyjemność staje się przykrością, a jej zwalczanie przyjemnością. Ten wypaczony system wartości łatwo rzutuje się na otoczenie i wówczas zadawanie cierpienia otoczeniu staje się źródłem rozkoszy. Nie bez znaczenia jest tu stosunek uczuciowy do otoczenia społecznego. Gdy jest on negatywny, łatwiej przenieść na otoczenie społeczne swój. Przeistoczony system wartości. Zadawanie cierpienia innym staje się przyjemnością. Zjawisko to występuje wyraźnie w klasycznym sadomasochizmie. Dotyczy związków erotycznych. Pod warstwą seksualnego pożądania znaleźć tam można wiele uczuć o znaku negatywnym nienawiści do siebie i do partnera. Leczenie tego typu zboczeń osobowości. Polegających na wywróceniu zasadniczej hierarchii wartości, przyjemne-przykre, nie jest zadaniem łatwym. Ludzie ci w końcu tracą rozeznanie w tym, co dla nich jest przyjemne i przykre. A jest to kategoria zasadnicza w życiu zarówno zwierzęcym, jak i ludzkim. Są to ludzie, u których normalny przedział między przykrością a przyjemnością uległ zatarciu, możliwe, że pod wpływem zbyt silnego naporu norm społecznych w dzieciństwie. W rozmowach z takimi chorymi należy bardzo ostrożnie przeprowadzać analizę ich konstrukcji, przeżyć przyjemnych i przykrych. Stopniowo można dojść do ich zasadniczego, to jest biologicznego przedziału, który się zadarł i przeinaczył pod wpływem różnorodnych bodźców środowiskowych. W ten sposób stopniowo dochodzą oni sami do odróżnienia biologicznej bazy od nadbudowy, która tę bazę zniekształciła. Nadbudowa staje się mniej ważna i mogą oni wrócić do zasadniczego rozróżnienia między przykrym a przyjemnym, co stanowi rdzenie życia. Bieguny przyjemności i przykrości są przeciwstawnymi biegunami subiektywnego aspektu życia. Sadomasochizm wykazuje, że ta przeciwstawność nie jest tak absolutna, że cierpienie własne jak i cudze może być źródłem przyjemności. Zdarza się to szczególnie tam. Gdzie uczucia są silne i ambiwalentne, a więc przede wszystkim w związkach erotycznych. Może nawet dojść do tego, że do pełnego orgazmu potrzebne jest złączenie obu zasadniczych postaw emocjonalnych. Do i od, jak to się dzieje w mordzie z lubieżności lust mord. W życiu codziennym częściej spotykamy się z namiastkami postawy sadystyczno-masochistycznej. Są to ludzie, którzy mają talent do zadręczania siebie i otoczenia i w tym udręczeniu znajdują przyjemność. W psychoterapii dążymy do przywrócenia normalnej dialektyki przyjemności i przykrości. Staramy się wyrwać chorego z jego ogrodu udręczeń. Nie wiadomo, w jakim stopniu tendencje sadystyczne i masochistyczne tkwią w każdym człowieku przeważnie w ukryciu, a wyzwalają się w sytuacjach, w których ich społeczne potępienie nie jest tak silne np. w czasie wojen, rewolucji, walk o władzę, w instytucjach penitencjalnych. A do niedawna w szpitalach psychiatrycznych i temu podobne. Niestety, agresja w stosunku do słabszego często nabiera cech sadystycznych. Można by się nieraz zastanawiać, czy sadyzm nie jest cechą głęboko tkwiącą w człowieku, a masochizm nieraz idzie z nią w parze. Patrząc na historię ludzkości, łatwo możemy ulec przerażeniu, że bardzo wiele w człowieku od najwcześniejszych okresów rozwoju Ukrywa się okrucieństwa, sadyzmu, skłonności do znęcania się nad słabszym. Ludzka wymyślność w wyszukiwaniu tortur wydaje się nieograniczona. Współczesna historia ludzkości ostatnich wojen raczej nie wskazuje na to, jakoby to ludzkie okrucieństwo w miarę rozwoju cywilizacji malało. Dzieci bywają nieraz okrutne. Sny mają często charakter sadystyczno-masochistyczny. U zwierząt drapieżnych z reguły występują tendencje sadystyczne. Typowym przykładem jest zabawa kota z myszą. Nie osiągają one jednak tego apogeum, co u człowieka. Czerpanie zadowolenia, nierzadko o podbarwieniu seksualnym, z zadawania cierpienia innym stworzeniom, wydaje się człowiekowi czymś ohydnym i bezsensownym, a jednak, gdy się jest wobec siebie absolutnie szczerym. Co nie jest tak łatwe, to nie tak trudno odkryć w samym sobie gdzieś głęboko ukryte pokłady sadyzmu i masochizmu. Bo jak agresja idzie w parze z autagresją, tak sadyzm z masochizmem. Rozważając genezę uczuć pozytywnych i negatywnych, wysunięto koncepcję, że uczucia negatywne wywodzą się z pierwotnego prawa biologicznego, a pozytywne z drugiego. Są w życiu piękno i miłość, ale też brzydota, sadyzm, nienawiść, chęć niszczenia. Może sadomasochizm jest wyrazem tych głęboko tkwiących w człowieku tendencji. Hamulce społeczne na ogół, z wyjątkiem niektórych okresów historii, tłumią tkwiące w człowieku sadystyczne skłonności. Tylko w wyjątkowych okresach historii mogą one swobodnie na wierzch się wydobyć. Sadomasochizm nie zawsze zresztą przybiera formę fizycznego znęcania się. Jego formy mogą być bardziej subtelne i na pierwszy rzut oka niedostrzegalne. Można kogoś niszczyć psychicznie pogardą, poniżeniem, wynajdowaniem tortur moralnych i temu podobne. Jednocześnie można siebie w różny sposób moralnie zadręczać. Psychiatra nierzadko może spotykać się z takimi układami, zwłaszcza w związkach erotycznych. Odnosi się nieraz wrażenie, że ludzie ci związani są specjalnymi sadomasochistycznymi więzami i fakt, że mogą się wzajemnie zadręczać, jest tym czynnikiem, który ich najbardziej łączy. Uczucia przyjemne łączą nas ze światem otaczającym, a uczucia przykre związek ten przerywają. Przedział między przyjemnym a przykrym nie zawsze jest jednak ostry. Ból może mieć przyjemne odcienia, rozkosz, odcień bolesny. Możliwe, że u niektórych ludzi to zachodzenie pola przyjemnego na pole cierpienia jest wyraźniejsze i może właśnie ci ludzie największą satysfakcję z kontaktów ze światem otaczającym ma uzyskują w relacjach sadystyczno-masochistycznych. Wiele spraw zasadniczych dla ludzkiego życia osłania wciąż dla nas tajemnica. Typowym przykładem jest dobór naturalny o którym niewiele potrafimy powiedzieć. Do takich spraw należy też odczucie bólu i cierpienia i przeciwstawne mu odczucie przyjemności i rozkoszy. Odczucie przyjemności i przykrości u każdego człowieka inaczej się kształtuje, inną ma dynamikę, walory. Wartości kulturowo-społeczne wcześniej się tu mieszają z wartościami biologicznymi, także oddzielenie warstwy biologicznej od społeczno-kulturowej jest zazwyczaj niemożliwe. Przyjemne czy przykre, jest to może jedna z najważniejszych decyzji człowieka. Jest to decyzja rozgrywająca się przeważnie poniżej progu świadomości. Do świadomości dociera jej efekt końcowy. Należy ona do pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, w której kontakt z otaczającym światem i wnętrzem ustroju jest znacznie bardziej bezpośredni niż w fazie drugiej. Od decyzji tej zależy ogólny ton emocjonalny. Stosunek uczuciowy do otoczenia, a pośrednio też hierarchia wartości. Mimo, że życie nasze jest pasmem cierpień i radości, przykrości i przyjemności, bólów i rozkoszy, to jednak nie potrafimy uchwycić istoty zasady przyjemności i przykrości. Z codziennego doświadczenia wiemy, że pasmo przyjemności i przykrości różnie jest utkane: są rzeczywiście ludzie, u których i tego, i tamtego jest potrosze. Są tacy, u których wyraźnie więcej w ich paśmie życia przykrości niż przyjemności. Są wreszcie tacy, u których te podstawowe i już jakby się zdawało nie dające się rozbić elementy psychologiczne, jakimi są przyjemność i przykrość, ulegają dziwnym przeistoczeniom. To, co przykre, staje się przyjemne i na odwrót. Sadomasochizm jest zaburzeniem trafiającym w podstawowe. Subiektywny przedział życia, który zapewne istnieje nawet na najwyższych szczeblach rozwoju filogenetycznego. W przyrodzie ożywionej nie ma jednak ostrych przedziałów. Przyjemność miesza się z przykrością, ból z rozkoszą. Człowiek, zamiast uciekać przed cierpieniem, nieraz go szuka. Znajduje swoistą przyjemność w udręczaniu siebie, nie mówiąc już o udręczaniu swoich bliźnich. Tendencja do zadawania cierpienia innym i samemu sobie jest jedną z najdziwniejszych cech ludzkich. Godzi ona w jakąś zasadniczą logikę natury, i właściwie trudno znaleźć dla tej tendencji jakieś wytłumaczenie. Psychopatia sadystyczno-masochistyczna należy do skrajnych wypadków, dość rzadko spotykanych. Interesujące jest to, że koncentruje się ona wokół zachowania i przeżyć seksualnych. A więc tych, które normalnie powinny być źródłem rozkoszy. Tu jednak przeżycie rozkoszy seksualnej ulega dziwnemu wypaczeniu jest ono jałowe, bez domieszki cierpienia zadawanego drugiej osobie lub sobie samemu. Prawo zachowania gatunku stanowi niezwykłą siłę w przyrodzie. Istoty żywe są tu wprowadzone w akt twórczy którego istoty i znaczenia nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni zrozumieć. Burza afektywna, pomieszanie sprzecznych nieraz uczuć, reakcje nieprzewidziane i temu podobne towarzyszą temu bezpośredniemu zetknięciu się z twórczymi siłami przyrody. U każdego człowieka jednak istnieją jakby ślady sadystyczna i masochistyczne, które mogą wyzwalać się pod wpływem sprzyjających okoliczności. Na przykład lęku wywołanego zagrożeniem życia lub poczucia władzy. W pierwszym wypadku życie redukuje się do pierwszego prawa biologicznego – zniszczę lub zostanę zniszczone, co wyzwala nieraz rozpaczliwą tendencję do niszczenia wszystkiego, co by mogło rzekomo naszemu życiu zagrażać. W wypadku dążenia do władzy oporotoczenia, które naszej władzy poddać się nie chce – Budzi w nas wściekłość, chęć zniszczenia i okrutnej zemsty nad nieposłusznym. Tym nieposłusznym może być własna osoba, wtedy nie można jej podporządkować własnym planom i ideom. Człowiek wówczas znęca się nad samym sobą. Tendencje sadystyczno-masochistyczne należą do cech ocenianych najbardziej negatywnie. Wprawdzie w każdym kręgu kulturowym istnieją swoiste wentyle dla sadyzmu i masochizmu, polegające na częściowym przynajmniej wyładowaniu tłumionych tendencji sadystyczno-masochistycznych. Takimi okresami wyładowania są z reguły wojny, ale i w czasach pokoju istnieje niemało sytuacji, w których można tendencje te wyładować. Tendencje sadystyczno-masochistyczne mogą być wyładowane biernie, np. przez Przyglądanie się scenom tego typu, popularność pewnych widowisk, np. meczów bokserskich, walki byków, walki kogutów, niektórych widowisk cyrkowych, można tłumaczyć m.in. skłonnością do wyładowania tłumionych uczuć sadystyczno-masochistycznych. W leczeniu ludzi z tendencjami sadystyczno-masochistycznymi ważne jest dojście do genezy tych trudności. Najczęściej ma się do czynienia z pozostałościami sadomasochizmu dziecięcego, który można uznać za zjawisko normalne. W takich wypadkach nie znikają dziecięce sposoby przeżywania i reagowania, ale stają się trwalonymi cechami osobowości. Często sadomasochizm idzie w parze z drugą cechą dzieciństwa, to jest despotyzmem. Sadomasochizm byłby więc objawem pewnej niedojrzałości emocjonalnej, infantylizmu. Znacznie rzadszą grupę stanowi sadomasochizm wynikły z deformacji drugiego prawa biologicznego, o czym już była mowa. Tutaj problem terapeutyczny jest znacznie trudniejszy, gdyż maksymalne przeżywanie przyjemności uzależnione jest od obecności w przeżyciach elementów sadystyczno-masochistycznych, a zasadniczy stereotyp dynamiczny, przyjemne, przykre, jest trudny do odkształcenia, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy erotycznej strony życia. W sadomasochizmie infantylnym nieraz wystarczy wzmocnienie hamulców społecznych, przeniesienie tendencji sadystyczno-masochistycznych na płaszczyznę słowną. Człowiek swobodnie może wygadać swoje okrucieństwa, dzięki czemu zmniejsza się jego wewnętrzne napięcie. Rozwój środków masowego przekazu sprawił, że człowiek współczesny od najmłodszych lat styka się z różnymi objawami sadyzmu i okrucieństwa. Raczej należy wątpić, czy wpływa to korzystnie na rozwój jego osobowości. Z drugiej strony jednak, w różnorodnych epokach i kręgach kulturowych popyt na widowiska sadystyczne był zawsze duży i już od dziecka ludzie z nimi się stykali może to miało być swoistym przygotowaniem do walki o życie należy wszakże zaznaczyć że różnego rodzaju próby wychowania młodych ludzi na sadystów choćby z okresu hitlerowskich Niemiec kończyły się nogu fiaskiem antoni kampiński psychopatię refleksje końcowe jak już wspomniano pojęcia niedojrzałej osobowości niedojrzałości uczuciowej Infantylizmu emocjonalnego stały się modne we współczesnej psychiatrii i psychologii. Wpłynęło na to, jak się zdaje, wiele czynników natury społeczno-kulturowej. Nie wiemy, wprawdzie, jak określić osobowość dojrzałą, ale na ogół przyjmuje się za kryteria dojrzałości zdolność wzięcia odpowiedzialności za siebie i swych najbliższych, zdolność eksternalizacji swoich tendencji twórczych. Przewagę dawania uczuć nad ich braniem. Współczesne warunki naszej cywilizacji utrudniają przyjęcie odpowiedzialności za siebie i za otoczenie. Utrudniają też wyładowanie tendencji twórczych. Postawa konsumpcyjna wyraźnie przeważa nad postawą twórczą. Wreszcie, negatywny nieraz stosunek uczuciowy do otaczającego świata powoduje, że biorę, przeważa nad daję. Człowiek nie jest skłonny do obdarzania uczuciami pozytywnymi świata, który jest mu obojętny, a nawet wrogi. Jedną z cech wczesnodziecięcego zachowania się jest despotyzm. Rozkazy małego dziecka muszą być natychmiast spełnione, inaczej reagują ono płaczem lub złością, a gdy te wybuchy emocjonalne nie pomogą, wpada w marazm, dość często obserwowane w żłobkach. Cechy despotyczne na ogół dość szybko znikają, na co w dużej mierze wpływa kontakt z rówieśnikami. W zabawie raz się jest na górze, a raz na dole. Rządzę i jestem rządzone. U jedynaków i u dzieci pozbawionych kontaktów zabawowych, cechy despotyczne utrzymują się dłużej i mogą stać się utrwalonymi cechami osobowości. Despotyzm występuje w innych grupach psychopatycznych. Jak na przykład wanankastycznej i eliptoidalnej. Wówczas nie tyle wywodzi się on z infantylnych cech osobowości, co z charakterystycznego dla tych typów psychopatii uporu. Upór, jak już wspomniano, jest cechą ważną w utrzymaniu życia. W życiu codziennym despoci są uciążliwi zarówno dla siebie, jak i otoczenia. Dla siebie gdyż na skutek swego despotyzmu stale muszą zwalczać opór otoczenia. Niekiedy konieczność stałej walki z otoczeniem prowadzi do zbytniego obciążenia układu krążenia. Miażdżyca naczyń mózgowych i wieńcowych jest, jak się zdaje, częstym zjawiskiem u typów despotycznych. W leczeniu psychopatów despotycznych istotnym momentem jest większe uelastycznienie osobowości. Stopniowo można psychopatę despotycznego nauczyć zrezygnowania z własnego stanowiska i nie traktowania każdej frustracji w osiągnięciu wytkniętego sobie celu jako życiowej klęski. Stykając się z człowiekiem, staramy się uchwycić jego całość, stworzyć sobie w jak najkrótszym czasie jego jakby portret czy karykaturę. Takie całościowe spojrzenie, Ułatwia nam orientację w stosunku do danego człowieka. Przyjęcie postawy do lub od ułatwia nam też przewidywanie jego reakcji. Nie jesteśmy postawieni wobec niewiadomego. Nasz rachunek prawdopodobieństwa jest tym pewniejszy, im nasza charakterystyka danego człowieka jest trafniejsza. Typologia ludzka tworzyła się spontanicznie ze wzajemnego poznawania się ludzi. Każdy człowiek obdarzony jest swoistym zmysłem psychologicznym, który rozwija się w kontaktach z ludźmi i w miarę nabierania doświadczenia życiowego. Klasyfikacje naukowe są tu zjawiskiem jakby wtórnym, utwierdzają one lub modyfikują to, co człowiek zdobywa dzięki swemu osobistemu doświadczeniu. Świat ludzkich przeżyć i sposobów zachowania się jest niezwykle bogaty i zasadniczo nie da się go ująć w jakieś formy klasyfikacyjne. Gdyż zawsze człowiek może zaskoczyć czymś nowym i niezwykłym i wszelkie podziały klasyfikacyjne są dla niego za ciasne. Poza tym istotnym zagadnieniem jest dialektyka zmienności i niezmienności człowieka. Wszelka klasyfikacja opiera się na zasadzie niezmienności, a tym samym. Niezgodna jest z naturą rzeczywistości, której istotą jest zmienność i niezmienność. Dlatego typy osobowości czy psychopatii należy traktować nie tyle jako wierne obrazy pewnych grup ludzkich, ale jako tendencje rozwojowe, które mogą rozwinąć się lub zostać stłumione. U jednego człowieka występują na ogół tendencje z różnych typów osobowości czy psychopatii pod wpływem przeżyć linia rozwojowa może ulec różnego rodzaju zmianom. Osobowość takiego człowieka zmienia się. Niezmienność jest charakterystyczną cechą psychopatii. Jeśli by wykonać film z całego życia człowieka, to byśmy widzieli, jak wszystko w nim się zmienia, zarówno formy morfologiczne, jak i funkcjonalne. Psychopatia na takim filmowym ujęciu życia człowieka przedstawiałaby się jako zatrzymanie zmienności. Pewne cechy nie uległyby zmianie, mimo że wszystko inne zmienić się już zdążyło. To utrwalenie się w jakiejś charakterystycznej formie zachowania się czy przeżywania przeszkadza w procesie adaptacji, który właśnie wymaga stałej zmienności. Trudno odpowiedzieć na pytanie: dlaczego pewne cechy nie ulegają zmianie? Znając daną osobę na dłuższej przestrzeni czasu, Widzimy, że występowały już one w dzieciństwie. Natomiast inne cechy osobowości, z wiekiem i przeżyciami, wyraźnie ulegają przekształceniom. Każde utwierdzenie jest zubożeniem. Z wielu możliwych sposobów zachowania się i przeżywania zostaje wybrany ten, który ma już utorowaną drogę. W organicznych uszkodzeniach układu nerwowego często można obserwować uporczywe trzymanie się pewnych stereotypów zachowania się i przeżywania. Stereotypy te powtarzają się nieraz niezależnie od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, ustroju, perseveracja. Ta stereotypowość zachowania się i przeżywania wynika z ubóstwa struktur czynnościowych. Z uszkodzeniem układu nerwowego idzie w parze z ubożeniem w możliwościach tworzenia nowych form przeżywania i zachowania się. Udoskonalenie metod badawczych, zwłaszcza elektroencefalografii i pneumoencefalografii, pozwala nam w wielu wypadkach psychopatii wykryć dyskretne zmiany organiczno-układu nerwowego. Trudno nam na razie powiedzieć, w jakim stopniu zmiany te warunkują cechy psychopatyczne. Można jednak przypuszczać, że te dyskretne zmiany organiczne mogą przyczyniać się do łatwiejszego utrwalania się pewnych stereotypów zachowania i przeżywania. Kontakt ze światem otaczającym pobudza człowieka, jak zresztą też inne żywe istoty, do wypróbowania różnych form aktywności, struktur czynnościowych, Normalnie struktury te powinny wciąż się zmieniać, zależnie od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej ustroju. Szczególnie u człowieka, u którego możliwości tworzenia struktur czynnościowych są prawie nieograniczone, zmienność ta jest cechą charakterystyczną. Niemniej jednak w pewnych sektorach życia człowiek jakby boi się wypróbowywania nowych struktur czynnościowych i z uporem trzyma się starych. Czując się w nich pewniejsze i bezpieczniejsze. Ważnym czynnikiem hamującym tworzenie się nowych struktur czynnościowych jest silne pobudzenie emocjonalne. Silne uczucia, zwłaszcza o znaku ujemnym, gdyż ich dynamika jest większa, z reguły paraliżują, a w każdym razie osłabiają tworzenie się nowych struktur czynnościowych. W genezie psychopatii nierzadko można doszukać się silnych i utrwalonych, negatywnych postaw emocjonalnych. One jakby wypaczają drogę rozwoju danego człowieka, hamują swobodę tworzenia struktur czynnościowych, sprawiają, że trzyma się on uparcie starych dróg zamiast szukać nowych. Na psychopatię można spojrzeć całościowo. Staramy się wówczas scharakteryzować sylwetkę danego człowieka lub fragmentarycznie. W tym wypadku staramy się uchwycić zasadniczy konflikt, kompleks danego człowieka. Który przypuszczalnie spowodował skrzywienie linii rozwojowej. Rodzajów kompleksów utrwalonych negatywnych postaw uczuciowych jest bardzo wiele, i u każdego psychopaty zespół czynników emocjonalnych inaczej się kształtuje. Jeden odczuwa przez całe życie pustkę uczuciową, która otaczała go w dzieciństwie. Wypacza to jego stosunek do ludzi, izoluje się on od nich, staje się zimny lub przez całe życie szuka ciepła środowiska rodzinnego, którego nie zaznał w dzieciństwie i czuje się pokrzywdzony, gdyż go zazwyczaj nie znajduje. Inny od najmłodszych lat nastawia się na walkę i rywalizację, chce być zawsze najlepszy. Przez całe życie zżerają go ambicje. U innego znów nastawienie negatywne do otoczenia przybiera formę stałego popadania z nim w konflikty, nieprzestrzegania norm społecznych i temu podobne. Jest to jakby utrwalona postawa młodzieńczego buntu. Nieśmiałość dość częsta w wieku młodzieńczym może ulec utrwaleniu. Człowiek taki przez całe życie jest niepewny siebie i nieśmiały. Konflikty z rodzicami, z rodzeństwem mogą rzutować na dalsze koleje życia, stać się psychopatycznym modelem pewnych układów społecznych. Stosunek konfliktowy do matki często rzutuje na stosunek uczuciowy do kobiet, z którymi zostały nawiązane związki erotyczne, a stosunek konfliktowy do ojca, na osoby od których człowiek jest zależny i temu podobne. Antoni Kępiński Psychopatię koniec książki.